Rozdział 14. Dalszy ciąg tejże samej historii. W dwa tygodnie niespełna renegat już miał kupione czółno, w które trzydzieści osób wygodnie pomieścić się mogło. Chcąc lepiej upozorować i odwrócić wszelkie podejrzenia, umyślił odbyć i odbył rzeczywiście wyprawę do kraju zwanego Sargel, o dwadzieścia mil od Algieru ku Oranowi Odległego, z którym prowadzi się tu znaczny handel suchymi figami. Jeździł sam umyślnie, coś ze cztery razy z Tagarynem, którego przypuścił do spółki. Tagarynami nazywają w Berberii Maurów, przybyłych z Aragonii, tak jak mudeksaresami nazywają Maurów z Grenady. W państwie Tezu mudeksaresów tych zowią Elhasami. Ich to król używa głównie do służby wojskowej. W wycieczkach tych Renegat wstępował zwykle do małej Zatoki, tuż pod ogrodem Agi Morato. Wysiadał z majtkami na ląd, odbywał z nimi nabożeństwo i inne obrzędy, wschodnim żeglarzom właściwe. A to wszystko dlatego, ażeby sobie wykonanie zamiaru na przyszłość ułatwić. Zachodził do ogrodu Zoraidy, prosząc o owoce. Aga Morato, chociaż go nie znał, dawał mu je chętnie. Chciał koniecznie widzieć się z Zoraidą sam na sam i powiedzieć jej, że jest wybranym przeze mnie do uwiezienia jej i że może całkiem mu zaufać. Ale mimo wszelkich usiłowań nie mógł tego dokazać, bo kobiety mauretańskie nie dają się nigdy widzieć ani Maurom, ani Turkom. Chyba na wyraźny rozkaz ojca lub męża, co się tyczy niewolników chrześcijańskich, to z tymi żadnych sobie nie robią ceremonii i podobno aż za bardzo poufale z nimi sobie postępują. Ja bym także nie bardzo był rad, żeby on mówił z Zoraidą, bo pewnie by się przestraszyła, że los jej powierzyłem w ręce Renegata, któremu oni mniej jeszcze niż Maurowi wierzą. Ale Bóg to sam odwrócił. Widząc Renegat, że mu tak łatwo idzie, że może przybijać do lądu, gdzie mu się tylko podoba, że wspólnik jego tagaryn zupełnie mu ufa, i że nareszcie ja już wykupiony jestem, oświadczył mi. Że teraz trzeba postarać się tylko o wioślarzy i tych, których mam zabrać z sobą, uprzedzić, ażeby na piątek do odjazdu byli gotowi. Dzień ten zastanowczy termin oznaczając. Nie tracąc czasu, nająłem zaraz dwunastu Hiszpanów, dzielnych na morze, którym najłatwiej było wydalić się z miasta. Szczęśliwym trafem dało się ich tylu zebrać, bo właśnie tylko co wyruszyło dwadzieścia galer sportu, Zabrawszy z miasta wszystkich prawie wioślarzy. Szczęściem dla nas, Pan tych ludzi nie wysyłał ich tego roku na morze, bo miał na warsztacie dopiero nową galerę. Hiszpanom moim poleciłem tedy, żeby w piątek wieczorem wyszli z miasta pojedynczo i czekali na mnie pod ogrodem Agi Murata. Każdemu z osobna powtórzyłem to polecenie, przestrzegając o ostrożności. Przykazałem, ażeby na wypadek, jeżeli spotkają tam jakich chrześcijan, nie mówili im nic więcej, tylko że ja ich tam przysłałem. Teraz pozostała mi rzecz najgłówniejsza do załatwienia. A mianowicie uwiadomić Zoraidę, ażeby się miała na pogotowiu i nie przeraziła się nagłym przybyciem moim. Postanowiłem przeto dostać się do ogrodu i koniecznie się z nią rozmówić. Na dwa dni przed odjazdem Zakradłem się istotnie pod pozorem zbierania ziół. Ale zaraz przy wejściu spotkałem się oko w oko z jej ojcem. Przemówił do mnie językiem, którym w całej Berberii, a nawet w Konstantynopolu mówią Turcy i chrześcijanie, a który nie jest ani tureckim, ani hiszpańskim, ani żadnym na świecie znanym, tylko pstrą mieszaniną wszystkich razem. Tym tedy językiem zapytał mnie Aga Murat. Co robię w jego ogrodzie i czyj jestem? Odpowiedziałem mu, że jestem niewolnikiem Arnaty Mami, bo nie wiedziałem, że to jego przyjaciel, i że przyszedłem tu nazbierać ziół dla mojego pana. Wypytywał mnie się także, czy myślę wykupić się z niewoli i wiele mój pan żąda ode mnie. W czasie tej rozmowy, Zoraida, która mnie zaraz spostrzegła i poznała, wyszła do ogrodu. I bez żadnej ceremonii, bo z chrześcijanami nie robią ich, jakem to już powiedział, zbliżyła się do ojca, który ją nawet sam przywołał. Nie jestem w stanie wypowiedzieć, co się w sercu moim działo, gdym z bliska ujrzał piękną Zoraidę. Wydała mi się tak cudownej urody, iż do zapamiętania olśniony byłem doskonałością jej wdzięków i okazałością stroju. Powiem tylko, że na szyi, przy uszach i w splotach włosów, Perę miała więcej niż samych włosów na głowie. Na nogach na pół bosych, zwyczajem krajowym, miała sandały ze złotymi spinkami sadzonymi w diamenty, które ojciec jej, jak mi później powiedziała, cenił wyżej dziesięciu tysięcy dublonów. Manele na ręku drugie tyle warte były. Perły nie mniej były kosztowne. Stanowią one bowiem najwyższą ozdobę mauretanek we wszystkich krajach razem zapewne tyle ich nie znajdzie, co między nimi. Ojciec Zoraidy słynął z tego, że posiadał najpiękniejsze perły w całym Algierze, a przy tych klejnotach dwakroć sto tysięcy czerwonych złotych hiszpańskich oddawał całkiem do jej rozporządzenia. Wyobraźcie sobie, jak musiała być piękna w tym wspaniałym stroju, przy wspanialszych wdziękach, którymi natura ją uposażyła, a których ani utrapienia, ani niewczasy nie uszkodziły. Dla mnie wspaniałość jej stroju niczym nie była przy tej urodzie. Z sercem przejętym wdzięcznością za tyle doznanych od niej dobrodziejstw, patrzyłem na nią jak na zesłankę niebios, niosącą mi pomoc i szczęście życia całego. Jak tylko zbliżyła się do ojca, powiedział jej w swoim języku, że jestem niewolnikiem przyjaciela jego Arnauty. I że przyszedłem tu zebrać sałatę dla pana swojego. Ona odwróciła się ku mnie i zapytała mnie językiem franków uprzejmie, czy jestem szlachcicem. I czemu się dotąd nie wykupiłem? Odpowiedziałem jej, że już się wykupiłem i że pan mój przywiązywał do mnie cenę dość znaczną, kiedy za wolność moją żądał tysiąc pięćset sułtanów. Doprawdy, rzeknie Zoraida, gdybyś był niewolnikiem mojego ojca. Za dwa razy tyle nie dozwoliłabym ci się wykupić, bo wy, chrześcijanie, zawsze kłamiecie i udajecie ubogich, ażeby oszukać maurów Może inni tak postępują, seniora, odpowiedziałem, ale ja uczciwie wyszedłem z moim panem i z każdym zawsze uczciwie wychodzę. I kiedyż wyjeżdżasz? Podobno jutro, odpowiedziałem, bo okręt francuski ma jutro z portu wyruszyć, a ja chciałbym z tej sposobności korzystać. Czyby nie lepiej, rzecze Zoraida, zaczekać ci na okręt hiszpański, niż jechać z Francuzami, którzy nie są przyjaciółmi twojego narodu? Nie, seniora, odpowiedziałem. Gdyby wszakże, jak słyszę, miał tu przybyć okręt hiszpański, może bym zaczekał na niego. Wolałbym jednak dla pewności jutro już odjechać, bo tak mi tęskno za krajem moim i tymi, których kocham, że trudno by mi było ociągać się dla lepszej sposobności. Jesteś żonaty pewnie, rzecze Zoraida, i chciałbyś jak najprędzej ujrzeć swą małżonkę. Nie, seniora, żonaty nie jestem, ale dałem słowo, że się ożenię, jak tylko wrócę do kraju. A czy piękna ta, której dałeś słowo? O tak, piękna seniora, że chcąc ją pochwalić i o jej wdziękach dać ci wyobrażenie, powiedzieć tylko mogę, że do ciebie podobna. Agamurat uśmiechnął się na te słowa i rzekł. Na Allaha, mój chrześcijaninie, toś ty nie ladasz szczęśliwy, jeżeli narzyczona twoja podobna jest do mojej córki, która w całym państwie nie ma sobie równej. Przypatrz jej się dobrze, a poznasz, że prawdę mówię. W czasie tej rozmowy ojciec Zoraidy służył nam niejako za tłumacza, gdyż mówił daleko bieglej od córki językiem franków. Ona jakkolwiek rozumiała ten język dość upowszechniony w kraju, Więcej jednak gestami niż słowy wyrażała co chciała. Kiedy tak rozmawiamy, przypada służący i biegnąc woła, że czterech Turków przesadziwszy mur ogrodu zrywa owoce, chociaż jeszcze niedojrzałe. Przelękli się tą wiadomością aga murat i córka jego. Maurowie bowiem boją się niezmiernie Turków, a szczególnie żołnierzy, którzy zuchwalstwo swoje posuwają do tego, że traktują ich z góry jak niewolników. Córko moja, rzekł Agamurat: Wracaj do domu i sieć zamknięta w pokoju, dopóki się nie rozprawię z tymi psami. A ty, chrześcijaninie, mówił do mnie: Nazbieraj sałaty ile chcesz i wracaj zdrów do ojczyzny. Niech cię Bóg prowadzi. Skłoniłem mu się nisko, a on odszedł do Turków, zostawiając mnie samego z Zoraidą. Zrazu udała ona, że wraca do domu, jak jej ojciec kazał. Ale gdy znikł za krzakami, przybiegła na powrót do mnie i ze łzami w oczach zawołała Tamej Cystiano, Tamej? Co znaczy? Odjeżdżasz, chrześcijaninie? Odjeżdżasz. Tak, signora, odjeżdżam, ale nie pojadę bez ciebie. Wszystko gotowe na piątek. Błagam cię, pani, czekaj na nas i nie przerażaj się naszym przybyciem. Ręczę ci słowem moim, że cię dowiozę do krajów chrześcijańskich. Tłumaczyłem się w ten sposób że zrozumiała mowę moją i wsparłszy się drżąca na moich ramionach, skierowała kroki ku domowi. Nieszczęśliwym trafem, który bardzo źle mógłby dla nas wypaść, gdyby niebo samo nami się nie opiekowało, idąc tak oboje, spotkaliśmy się wręcz z jej ojcem, wracającym po rozprawie z Turkami. Wiedzieliśmy dobrze, że widział nas w tej postawie. Ja drżałem już o los drogiej Mizoraidy. Ale ona, przytomniejsza ode mnie, zamiast usunąć mi rękę z szyi, przycisnęła się jeszcze bardziej do mnie i, skłaniając głowę na piersi moje, pochyliła się całym ciałem, jakby zemdlona. A ja udawałem, że podpieram ją mimo woli, aby ją uchronić od upadku. Agamurat przybiegł co żywo do nas, a widząc córkę w tym stanie, pytał, co jej jest. Gdy mu na zapytanie nie odpowiedziała, rzekł. Biedaczka zapewne zemdlała ze strachu, co jej te psy narobiły i wziął ją w swoje objęcia. Zoraida wtedy głęboko westchnęła i unosząc ku mnie oczy łez pełne, przemówiła — idź, chrześcijaninie, idź już. A ojciec jej pytał — dlaczego żądasz, córko, ażeby on odszedł? Wszakże nic złego ci nie zrobił. A Turków już wypędziłem. Nie bój się niczego. Nikt ci tu już nie może zrobić przykrości. To ci Turcy tak ją przestraszyli, rzekłem do Agi Murata, ale kiedy żąda, ażebym odszedł, nie będę jej natrętnym. Wrócę tu jeszcze nie raz, jeżeli na to pozwolicie, zbierać sałatę dla mego Pana, bo stąd mu najlepiej smakuje. Przychodź ile razy chcesz. Zbieraj wiele ci się podoba, odrzekł Agamurat. Nie bierz wyrazów córki mojej do siebie, ani do chrześcijan. Ona je do Turków stosowała, i w pomieszaniu widać, wzięła cię za Turka, albo może chciała ci dać do zrozumienia, że czas już, ażebyś się wziął do zbierania sałaty. Pożegnałem się z Agą Muratem i Zoraidą, która widocznie okazywała, jak ciężko jej ze mną się rozstawać. Przebiegłem ogród we wszystkich kierunkach, splądrowałem wszystkie zakąty i wyjścia. Słowem, wszystko przejrzałem. Co tylko do spełnienia zamiaru mogło być potrzebne, i pobiegłem co żywo uwiadomić o tym towarzyszów moich i renegata. Wyznać muszę, że pożerała mnie niecierpliwość straszliwa, ażeby jak najprędzej posiadać spokojnie i całkowicie serce pięknej Zoraidy. Ale i to prawda, że czuła jej przyjaźń tak głęboką wdzięcznością duszę mą przejęła, iż wolność moją ceniłem tylko o tyle, o ile ją na usługi jej ofiarować mogłem, i że wolałbym całe życie pozostać w niewoli, niż rozstać się z nią swobodny. Nadszedł nareszcie dzień pożądany, i plan nasz jak najpiękniej się powiódł. Renegat nad wieczorem przybił pod ogrodem agi Murata, a Hiszpanie najęci, poukrywani w rozmaitych zakątkach naokoło, czekali niecierpliwie przybycia mojego, wyglądając chciwie rozkazu, ażeby się rzucić na okręt, który widzieli przed sobą. Bo nieświadomi naszych zamiarów, ani się domyślając, że renegat z nami trzyma, sądzili, że rzecz idzie o to, aby napaść na Maurów, podusić ich, zabrać czółno i uciec. Po chwili przybyłem i ja z towarzyszami. A oni, jak tylko nas zobaczyli, przybiegli. Na szczęście bramy miasta już pozamykano i żywej duszy nie było widać naokoło. Kiedyśmy się wszyscy zebrali, zaczęliśmy radzić, jak będzie lepiej. Czy pierwej porwać Zoraidę, czy też zabezpieczyć się względem Maurów na łodzi. Wśród tej narady przybiega do nas renegat i woła, że czas już jąć się dzieła, że Maurowie śpią prawie wszyscy w łodzi bezbronni i że o nich w przód niż o Zoraidzie pomyśleć trzeba. Poprowadził nas zaraz, a zdobytym mieczem, wskoczywszy do czółna, zawołał. Komu życie miłe, niech mi się ani ruszyć nie waży. Maurowie, ludzie serca zajęczego, słysząc taką mowę swego pana, ani pomyśleli kwapić się do broni, której zresztą mało co mieli pod ręką. Pokuto ich bez trudu w łańcuchy, zapowiedziawszy śmierć niechybną każdemu, co by krzyknąć się ważył. Zostawiliśmy kilku naszych do pilnowania ich, a sami z renegatem na czele pobiegliśmy do ogrodu Agi Murata otworzyliśmy furtkę i podeszliśmy cichutko do domu przez nikogo niedostrzeżeni. Zoraida czekała na nas w oknie i spostrzegłszy nadchodzących, zapytała: czy jesteśmy chrześcijanie. Odpowiedziałem, że tak jest. I prosiłem, ażeby zeszła. Poznawszy głos mój, uczyniła to natychmiast i ukazała nam się tak piękna i wspaniale przybrana, że nie wiem, do czego by ją przyrównać. Chyba do Bogini pochwyciłem ją za rękę i serdecznie ucałowałem. Renegat uczynił to samo, a zanim towarzysze nasi i wszyscy obecni poszli za danym przykładem, sądząc iż dziękujemy jej za wolność, którą nas udarowała. Renegat zapytał jej, czy ojciec jest tu w ogrodzie. Trzeba go zbudzić, rzekł i zabrać z sobą, a nadto uwieść wszystko, co się da najkosztowniejszego. Nie, nie, rzekła Zoraida. Ojca mego ani tknąć żadną miarą nie pozwolę. Sama zabiorę, co tylko jest najlepszego w domu. A tego będzie aż nadto, ażeby was wszystkich wzbogacić. Weszła na powrót do mieszkania, zalecając milczenie i zapewniając, że wróci natychmiast. Zaledwie miałem czas uprosić Renegata, ażeby nic nie czynił przeciw woli Zoraidy, gdyśmy ujrzeli ją wracającą ze skrzynią pełną złota tak ciężką, iż dźwignąć jej prawie nie mogła. Aga Murat tymczasem zbudził się ze snu, a słysząc hałas w ogrodzie, poskoczył do okna i poznawszy nas chrześcijan, z całej siły krzyczeć zaczął. — Złodzieje! Rozbójnicy! Chrześcijanie! Ratunku! Krzyk ten zmieszał nas i niemal całkiem odwagę nam odebrał. Ale renegat, sztuka dzielna, widząc, co się święci, i że chcąc ujść niebezpieczeństwa, trzeba koniecznie dzieła dokonać, nim kto na pomoc zdąży, rzucił się piorunem na czele kilku towarzyszy do komnaty agi murata, a ja zostałem sam z zemdloną w ramionach moich Zoraidą. Uwinęli się tak żwawo, że w mgnieniu oka wrócili, prowadząc maura związanego i z ustami chustką zatkanymi. Zoraida widząc to, zasłoniła oczy rękoma. On zaś widząc ją zdumiał, że się w ręku naszym znajduje, bo nic jeszcze nie wiedział, że sama się nam oddała. Tak skrępowanego poprowadziliśmy do czółna, gdzie oczekiwali nas ludzie przejęci strachem, czy nas co złego nie zaskoczyło. Była godzina blisko druga po północy, gdyśmy weszli na czółno, gdzie Agemurata murata spęd i chustki oswobodzono. Renegat zagroził mu śmiercią, jeżeli usta otworzy. Poczciwy starzec, patrząc na córkę, wzdychał głęboko, ale nie mógł wyjść ze zdumienia, gdy zobaczył, że ją czule przyciskam do serca, a ona mi najmniejszego nie stawia oporu. Nieopisana złość nim miotała. Chciał jej czynić wyrzuty, ale pomny na groźby renegata musiał milczeć biedny. Zoraida, spostrzegłszy, że odbijamy od brzegu, prosiła renegata, ażeby mi powiedział, że największą łaskę jej wyświadczę, jeżeli wrócę wolność ojcu jej i małrom pokutym w łańcuchy, i że woli raczej rzucić się w morze niż dozwolić, ażeby więziono jej ojca, co ją kocha tak serdecznie i którego ona miłuje całą duszą. Ja zgodziłem się bez namysłu na wszystkie żądania, ale renegat wystawił mi, że niepodobna uwalniać ludzi, którzy natychmiast po wypuszczeniu. Przyzywaliby pomoc i wysłaliby w pogoń za nami kilka lekkich fregat z miasta, a te niechybnie by nas dościgły. Zgodziliśmy się przeto wszyscy i Zoraida z nami, gdy mi jej wystawił te następstwa, że maurów uwolnić nie można, aż dopiero za przybyciem do krajów chrześcijańskich. Tak tedy, poleciwszy się Bogu, płynęliśmy wesoło przy pomocy dzielnych naszych wioślarzy, sterując ku wyspie Majorce najbliższej chrześcijan osadzie. Ale los nam nie sprzyjał. Zerwał się gwałtowny wiatr północny. Morze się wzburzyło i nie byliśmy w stanie utrzymać kierunku naszego. Musieliśmy radzi, nie radzi, trzymać się tuż przy wybrzeżach Oranu, wśród najdolegliwszej obawy, ażeby nas kto nie dojrzał z miasta Sargiel, o sześćdziesiąt mil z tej strony od Algieru oddalonego lub żeby nie spotkać się z jaką galiotą ładowną z Tetuanu wracającą. Chociaż prawdę powiedziawszy, każdy z nas prawie w głębi serca wzdychał, tak dla własnego, jak i ogólnego dobra, żeby się dało zdybać, jaki okręt kupiecki, byle tylko nie korsarski, który by można przy sile naszej opanować i bezpiecznej na nim żeglugi dokonać. Przez cały ten czas Zoraida wsparta na moim ramieniu, Tuliła głowę do rąk moich, żeby ojca nie widzieć. I słyszałem, jak gorąco modliła się do Lelli Maryi o skuteczną dla nas pomoc. Ujechaliśmy ze trzydzieści mil prawie, kiedy świtać zaczęło. I mogliśmy się przekonać, że oddaleni jesteśmy o trzy strzały od brzegu, ale nikt nas dotąd nie spostrzegł. Widząc, że burza się nieco uspokoiła, puściliśmy się na szerokie morze, a odpłynąwszy ze dwie mile od lądu, kazaliśmy Hiszpanom zwolnić ruch wioseł, żeby się można posilić. Odpowiedzieli, że nie można w tej chwili ustawać i że jeść mogą wiosłując. Jakoż w istocie zerwał się wiatr silny, założyliśmy żagle i skierowali się ku Oranowi, robiąc osiem mil na godzinę. A niczego się już nie obawiając, tylko żeby nie spotkać korsarzy. Dano jeść maurom, których renegat pocieszał. Zapewniając ich, że wkrótce będą wolni. Zaręczał to samo i ojcu Zoraidy, ale ten odpowiedział: Chrześcijaninie, nie mnie to gadajcie. Wiem ja, że wolności od was spodziewać się nie mogę. Nie myślcie, ażebym był tyle prostoduszny i uwierzył wam, iż naraziwszy się na tyle niebezpieczeństw, ażeby mnie uwięzić, zechcecie mnie tak łatwo i prędko wolnością udarować. Wiecie, jaki jestem bogaty, jak drogo okupić się mogę. Jeżeli Wam zatem idzie o cenę, chętnie ofiaruję Wam zaraz co tylko chcecie za siebie i biedną córkę moją, albo za nią samą, bo droższa mi jest nad życie. Poczciwy starzec mówiąc to zalał się łzami i tak rzewnie utyskiwał, że wszystkim nam serca poruszył. Zoraida, widząc rozpacz ojca, rzuciła mu się na szyję, i oboje tak żałośnie płakali, że i myśmy prawie wszyscy łzami się zaleli. Agamurat, ukoiwszy się nieco, spostrzegł, że Zoraida tak bogato jest ubrana i tylu klejnotami obsypana, jak gdyby na jakieś święto się wystroiła. Co to ma znaczyć, rzekł córko moja, żeś tak wspaniale przybrana? Wczorajszego wieczora, kiedyśmy byli szczęśliwi i spokojni, miałaś suknię zwyczajną, a dziś. Kiedy tak wielkie spada na nas nieszczęście, widzę cię przybraną we wszystkie klejnoty i bogactwa, które przez cały ciąg życia zbierałem. Proszę cię, wytłumacz mi, co to ma znaczyć. Bo dziwi mnie to i trapi więcej, niż ta niedola, co mnie dogniata. Zoraida zakłopotana nie wiedziała, co mu odpowiedzieć. On zaś spostrzegłszy w końcu czuł na szkatułkę z klejnotami, którą zostawił w Algierze. Zdziwiony jeszcze bardziej, pytał jej znów, jakim sposobem dostała się ta szkatułka w ręce nasze i co w sobie zawiera. Renegat wtedy, wyręczając Zoraidę, odpowiedział Maurowi. Kochany Agomuracie, nie dręcz córki swej tylu naraz pytaniami. Ja ci krótko rzecz wyjaśnię. Zoraida jest chrześcijanką i z jej to łaski wszyscy wolność otrzymali. Z własnej woli pojechała z nami. I czuję się szczęśliwa, że przyjęła religię pełną tylu prawd, ile w waszej błędu. Czyż to być może, córko moja, zapytał Maur? Tak jest, ojcze, odpowiedziała Zoraida. Co? Tyś chrześcijanką. I tyś to ojca własnego oddała w niewolę wrogom. Jestem chrześcijanką, odrzecze Zoraida. Ale w niewolę cię nie oddawałam. Nigdy nie myślałam porzucać cię. Nigdy najmniejszym urazić cię strapieniem. Szukałam tylko szczęścia, którego między maurami znaleźć nie mogłam. Jakież to szczęście, córko moja? zapytał starzec. Sam o nie pytaj Lelli Maryi ona ci odpowie ona ci je lepiej niż ja da poznać. Usłyszawszy taką odpowiedź córki, Maur ani słowa nie odrzekł, tylko w jednym mgnieniu oka rzucił się na głowę w morze. I byłby niezawodnie utonął, gdyby szerokie suknie nie utrzymały go przez chwilę na powierzchni, a nam nie dozwoliły wyciągnąć go na pół żywego. Zoraida, w uniesieniu boleści, rzuciła się na martwe prawie ciało ojca i tak rozpaczliwe zawodziła jęki, jak gdyby już był nieżywy. We dwie godziny dopiero, po usilnych staraniach naszych, wrócił do przytomności. Wiatr się w tej chwili zmienił. Zwróciliśmy przeto sterku lądowi, bojąc się, ażeby nas bałwany na nie rzuciły i opierając się z całych sił wiosłami. Szczęście wszakże nad wszelkie spodziewanie sprzyjało i dało nam przybić w zatoce obok małego przylądka, który maurowie nazywają kawarumia, co znaczy zła kobieta chrześcijańska. Podanie ich bowiem niesie, że córka hrabiego Juliana, która zgubiła Hiszpanię, tam jest pochowana. Utrzymuje się między nimi przesąd, że miejsce to jest złowrogie i że nieszczęście czeka każdego, kto się tam zatrzyma. Nie stają tu więc nigdy, chyba konieczną potrzebą zmuszeni. Dla nas kawa Rumia stała się portem ocalenia, chroniąc nas przed grożącą burzą. Rozstawiliśmy natychmiast czaty na lądzie, i nie wypuszczając z rąk wioseł, wzięliśmy się do posiłku, a Boga błagaliśmy gorąco, żeby tak pomyślnie rozpoczętego dzieła ocalenia szczęśliwie dał nam dokonać. Serce Zoraidy bolało niezmiernie nad losem ojca i ziomków, których w okowach przed sobą widziała. Usilnie błagała nas, ażebyśmy ich na ląd wysadzili. Przyrzekliśmy jej, że uczynimy to przed odjazdem. Wiedzieliśmy bowiem, że w miejscu tak pustym bać się czego nie było. Bóg wysłuchał modłów naszych. Wiatr się zmienił i może uspokoiło. Rozkuliśmy maurów nad ich spodziewanie i puściliśmy ich na ląd wolnych. Gdy chcieliśmy wysadzić ojca Zoraidy, całkiem już zdrowego, rzekł nam: Czy myślicie, chrześcijanie, że ta odrodna istota pragnie szczerze widzieć mnie wolnym? Nie sądźcie, ażeby z miłości lub miłosierdzia tego żądała. Nie, nie. Wstyd jej tylko, ażebym ja był świadkiem niecnych jej czynów. Nie myślcie, że zmieniła religię z przekonania, że wasza jest lepsza od naszej. Nie, zmieniła ją, bo wie, że u was kobiety więcej mają wolności niż u Maurów. Niegodna, mówił zwracając się do Zoraidy, gdyśmy go we dwóch trzymali, bojąc się jakiego gwałtu. Córko wyrodna i przeklęta, czego szukasz? Gdzie dążysz? Zaślepiona, czyż nie widzisz, że rzucasz się w ręce najzaciętszych wrogów naszych, idź nędzna. O przeklęta niech będzie godzina, w której ci życie dałem, przeklęte starania, które około Ciebie podejmowałem. Widząc, że Maur nie przestaje złożeczyć i coraz bardziej się unosi, kazałem go jak najprędzej na ląd wysadzić. A on stamtąd jeszcze miotał przekleństwa z tą samą zapalczywością. Wzywając Mahometa, aby wyjednał u Boga śmierć dla nas w przepaściach morskich. Kiedy już widział, że słowa jego uszu naszych nie dochodzą, bo czułno kawał od brzegu już odpłynęło, rwał sobie włosy z brody i głowy. Tarzał się po ziemi i tak strasznej rozpaczy dawał oznaki, żeśmy wszyscy się lękali, aby życia sobie nie odebrał. Miłość rodzicielska wszakże wzięła górę. I ukoiwszy nieco umysł jego zbłąkany, wszelkich środków próbować mu kazała. Wołać więc zaczął z całych sił: Wróć do mnie, córko droga, wróć dziecię najukochańsze, wszystko ci przebaczam, zostaw tym złoczyńcom wszystkie bogactwa, które nam wydarli, a wróć pocieszać starego ojca, który cię tak kocha i umrze na tej pustyni, jeśli go odstąpisz. Zoraida słyszała te wołania. Serce jej się krajało, we łzach tonęła, a słowa wymówić nie była w stanie. Przemogła się nareszcie i na te słów kilka zdobyła: Ojcze lelli Maryi, co mnie na chrześcijankę powołała, błagać będę o zesłanie ci pociechy. Allah mi świadkiem, że nie mogłam się oprzeć temu, com uczyniła. Chrześcijanie nie zmuszali wcale. Lella Maria tylko skłoniła mnie dokonać tego, com rozpoczęła. Przysięgam ci, ojcze najdroższy, żem dobrze zrobiła i żeś postępku mego żałować nie powinien. Gdy Zoraida wyrazy te mówiła, ojca już widać nie było. Bezpieczni teraz żeglowaliśmy swobodnie, z pomyślnym wiatrem, ciesząc się, że ze wschodem słońca u brzegów Hiszpanii staniemy. Ale radość nasza nie trwała długo. Może przekleństwa Maura złowrogi skutek wywarły. Około godziny trzeciej w nocy. Kiedy w najlepsze pędzimy silnym popychani wiatrem, tuż obok zjawia się nagle okręt, całą siłą żagli na przełaj ku nam gnający. Musieliśmy się zwinąć, żeby w nas nie uderzył i przy świetle księżyca widzieliśmy, jak na okręcie całą mocą ster przyparto, żeby pęd wstrzymać. Zapytano się nas zaraz, kto jesteśmy, skąd i dokąd płyniemy. Pytania te czyniono po francusku. Renegat przeto zakazał na nie odpowiadać, zapewniając, że to są korsarze francuscy, którzy zarówno swoich, jak i nie swoich obdzierają. Przelecieliśmy mimo okrętu ani się odezwawszy. Pozostał w tyle. Ale ku wielkiemu strachowi naszemu, wypalono do nas dwa razy z armat nabitych, jak się zdaje, łańcuchami. Za pierwszym razem strzał ściął nam w połowie maszt wielki i z żaglem w morze wrzucił. Drugi strzał ugodził w czółno po boku i na wskroś je przeszył, nikogo wszakże nie raniwszy. Czuliśmy, że idziemy do dna. Nie było rady. Trzeba było wołać o pomoc do okrętu i prosić, żeby nas zabrali, bo śmierć niechybna nam groziła. Spuścili zaraz bat z okrętu i przypłynęło do nas dwunastu Francuzów z muszkietami i lątem zapalonym, widząc, że łódź nasza tonie, zabrali nas sobą i wymawiali nam, że sami na siebie biedę ściągnęliśmy, nie odpowiadając na pytania. Jak tylko weszliśmy na okręt, korsarze, wypytawszy o wszystko, co wiedzieć chcieli, złupili nas do szczętu, jakby najzawziętszych wrogów. Zabrali nam wszystko, wyjąwszy jednej szkatułki z klejnotami, którą renegat wrzucił w morze tak, że nikt nie widział. Zoraidę obdarli z drogich kamieni i złota, które na sobie miała. I przyznam się szczerze, że strach mnie brał nie żartem, ażeby się przypadkiem do gorszych jeszcze gwałtów nie posunęli. Szczęściem atoli gawieć ta, jakkolwiek całkiem zezwierzęcona, głównie dba tylko o łupy. I tak ich jest chciwa, że byliby nam i odzienie nasze niewolnicze zabrali, gdyby im się tylko na co przydać mogło. Najgorszy strach był o to, że się już naradzać zaczęli, czy nas zawinąć w starą żaglownię i wrzucić w morze, czy nie. Mieli bowiem zamiar prowadzić handel w portach hiszpańskich pod banderą angielską i lękali się, ażebyśmy ich nie zdradzili i kary na nich nie ściągnęli. Większa część rozbójników była za tym, ażeby nas potopić. Ale kapitan okrętu, któremu dostały się w podziale klejnoty drogiej mojej Zoraidy, Oświadczył, że zadowolony jest swoim kęskiem i że idzie mu tylko o to, żeby nocą przemknąć się przez cieśninę gibraltarską i dostać się jak najprędzej do roszela, skąd wypłynął. Wszyscy się na to zgodzili. I nazajutrz dano nam szalupę zaopatrzoną w nieco żywności. Wybrzeża Hiszpanii były już niedaleko. Widok ich taką nas przejął radością, żeśmy o wszystkich biedach naszych zapomnieli. Południe już było prawie, kiedy nas wsadzili na szalupę, dawszy dwie baryłki wody i kilkanaście sucharów. Kapitan okrętu, tknięty jakimś dziwnym współczuciem dla Zoraidy, dał jej na drogę czterdzieści sztuk złota i zabronił żołdactwu zdzierać z niej suknie, które też dotąd ma na sobie. Pożegnaliśmy się z nimi, dziękując, że nas żywo puścili. Oni skierowali się ku cieśninie. A my, co sił dążyli do lądu, który przy zachodzie słońca widzieliśmy tak blisko, że przed nocą moglibyśmy stanąć na rodzinnej ziemi. Ale że księżyc nie świecił, niebo było mocno zachmurzone i nikt z nas nie znał tych okolic. Nie śmieliśmy przeto docierać do brzegu. Chociaż większa część była tego zdania, i słusznie, że lepiej wpaść gdzie na skałę, niż narażać się znów na spotkanie z korsarzami tetuańskimi nocą zawsze tu plądrującymi. Z dwóch tych zdań przeciwnych utworzyło się trzecie i stanęło na tym, żeśmy po trochu ku lądowi zmierzali i wysiąść postanowili, jak tylko sposobność się zdarzy i może pozwoli. Wiosłując krzepko, przybyliśmy na wprost góry i wysiedliśmy na piasek. Wszyscy całowali ziemię i łzami radości ją zlewali, dziękując Bogu za tak szczęśliwą podróż. Potem wyładowaliśmy żywność z szalupy i nie wierząc jeszcze sobie, żebyśmy byli na ziemi chrześcijańskiej i bezpiecznej, podążyliśmy na górę ile mógł kto zdążyć. Skoro dzień nadszedł, przebraliśmy się na sam szczyt skały, chcąc dopatrzyć wsi albo jakiej rybackiej chaty. Nie dojrzawszy wszakże ani domu, ani drogi, ani drożyny najmniejszej, jak okiem zasięgnąć. Ruszyliśmy dalej w głąb kraju ufni, iż przecież spotkamy kogoś, co nam powie, gdzie jesteśmy. Najbardziej bolało mnie to, że najukochańsza moja Zoraida iść musiała pieszo po tak przykrej drodze. Bo choć ją brałem czasami na ręce, nie pozwalała się nieść długo, nie chcąc mnie trudzić. I wolała iść pieszo wsparta na moim ramieniu. Uszedłszy z ćwierć mili drogi, Usłyszeliśmy odgłos klekotek, oznajmiający nam, że gdzieś w bliskości trzoda bydła się znajduje. Oglądając się na wszystkie strony, spostrzegliśmy pasterza, siedzącego pod wiązem i kij sobie strugającego. Zawołaliśmy na niego. Powstał zaraz i obróciwszy głowę, jak tylko spostrzegł, o czym później dowiedzieliśmy się, Renegata i Zoraidę, po ubranych, drapnął natychmiast co tylko mógł wyskoczyć do lasu. A myśląc, że cała potęga berberyjska wali na niego, wrzeszczał jak opętany. Do broni, do broni, maury idą, maury! Zakłopotało to nas trochę. Ale zważywszy, że całą okolicę poburzy niebawem hasło pasterza i że jazda graniczna wystąpi, renegatowi kazaliśmy zrzucić długą suknię, a przybrawszy go w kaftan jednego z niewolników, który został w koszuli, i poleciwszy się Bogu, szliśmy w ślad za pasterzem, gotowi na wystąpienie jazdy. Nie minęło dwie godziny, a wszystko się stało, jakieśmy powiedzieli. Tylko co wyszliśmy z zarośli na pole, ujrzeliśmy zaraz kilkudziesięciu konnych żołnierzy, kłusem ku nam zmierzających. Czekaliśmy na nich, nie ruszając się z miejsca. Zdziwili się niemało, kiedy przybywszy. Poznali w nas zamiast Maurów garstkę obdartych i zbiedzonych chrześcijan. Pytali nas, czy to my narobiliśmy tego rozruchu. Odpowiedziałem, że my. I chciałem mówić więcej, kiedy jeden z towarzyszów przerwał mi nagle wołając. Ach, Bogu Najwyższemu niechaj będą dzięki, że nas tu w łasce swojej raczył obrócić. Bo jeżeli się nie mylę, znajdujemy się w prowincji Veles de Malaga, a ty, panie jezdny, jeżeli niewola pamięci mi nie odebrała, jesteś Piotr de Bustamante. Słysząc to jeździec, zeskoczył natychmiast z konia i czule uściskał młodzieńca. A, tak jest, tak, synowcze mój drogi, mój jedyny, mówił, jać to sam jestem. O jakże myśmy ciebie już to opłakali z matką twoją i rodziną. Myśleliśmy, że już nie żyjesz. Co to będzie za radość? Dowiedzieliśmy się nareszcie, że jesteśmy w Algierze, a teraz z ubioru twego i twoich towarzyszów domyślam się, że umknęliście jakimś cudownym sposobem. Nie inaczej odpowiedział młodzieniec. Da Bóg, to ci to opowiem. Jak tylko dowiedzieli się żołnierze, że jesteśmy chrześcijanami, ofiarowali nam zaraz konie swoje, a sami piechotą doprowadzili nas do Valles de Malaga, odległego stąd o półtorej mili. Inni wzięli czółno na barki, niektórzy znów posadzili na koniach za sobą, a kapitan Bustamante wziął Zoraide z sobą na siodło. Tym porządkiem odbyliśmy wjazd do miasta, którego mieszkańcy, dowiedziawszy się o wszystkim, wyszli naprzeciw nas i witali z radością. Nie dziwili się wcale widząc niewolników wolnymi, a maurów niewolnikami, bo tu każdy przywykł do podobnych rzeczy. Ale zdumieli się pięknością Zoraidy, której lica utrudzenie i radość ze znajdowania się między chrześcijanami tak żywym pokryły rumieńcem, iż bez pochlebstwa i przesady rzec mogę, że w życiu moim tak pięknej nie widziałem dziewicy. Wszyscy jak w obraz w nią patrzyli i cześć jej oddawali. Cały tłum ludu odprowadzał nas do kościoła, gdzieśmy prosto się udali złożyć Bogu dziękczynienia za łaski. Jakimi nas obdarzył. Pamiętam, że Zoraida, jak tylko weszła do kościoła, z radością wołała, że widzi tam twarze podobne do Lelli Maryi. Powiedzieliśmy jej, że to są właśnie jej wizerunki. A renegat wytłumaczył jej, jak mógł, dlaczego się tam znajdują, ażeby razem z chrześcijanami pokłon im oddała. Bystry umysł dziewicy pojął łatwo słowa renegata. I prosto, a serdecznie korząc się przed obrazem bóstwa, tak szczerą dla niego okazywała pobożność, że wszyscy patrzący aż płakali z radości. Gdyśmy wyszli z kościoła, rozlokowano nas w różnych częściach miasta, a młody towarzysz nasz, synowiec bustamanta, poprowadził nas, renegata, mnie i Zoraidę, do domu ojca swojego, człowieka dość zamożnego. Który wszystkich nas podejmował z prawdziwie rodzicielską serdecznością. Zabawiwszy przez cały tydzień w Wenes i załatwiwszy się z interesami, renegat poszedł do Grenady, celem przejścia na łono Kościoła za pośrednictwem świętej inkwizycji. Wszyscy inni zaś rozeszli się każdy w swoją drogę. Ja tylko jeden z Zoraidą zostałem tu. Utrzymując się z pieniędzy, które jej dał na drogę szczodrobliwy korsarz francuski. Część ich obróciłem na kupienie muła, żeby ją podróż nie utrudzała. I służąc jej razem za pośrednika i ojca, dążymy teraz, ażeby się dostać do rodzica mego i dowiedzieć się, czy żyje jeszcze, lub czy któremu z braci moich szczęście nie dopisało lepiej niż mnie. Chociaż nie skarże się na swój los. Bo udarował mnie sercem Zoraidy, której piękność i cnoty cenię nad wszystkie bogactwa świata. Ale dla jej miłości radbym z duszy przynieść jej pociechę za straty, które poniosła. I zmniejszyć jej żal po tylu bogactwach i tak kochającym ojcu, którego dla mnie biedaka porzuciła. O, bo godną prawdziwie jest uwielbienia za tyle cierpliwości w znoszeniu trudów i przygód naszych. A nade wszystko godną jest uwielbienia za to gorące pragnienie, by zostać już chrześcijanką. To też chociażbym jej nie zawdzięczał tylu dobrodziejstw, czciłbym ją i uwielbiał za jej cnoty wspaniałe i całe życie służyć bym jej pragnął. Mimo tej radości wszakże, że serce jej do mnie należy, trapię się niepewnością, czy znajdę dla niej w ojczyźnie mojej kątek spokojny, gdziebym ją osadził. Bo ojciec mój zapewne już umarł, a bracia moi, rozproszeni gdzieś daleko od miejsca rodzinnego, może nie lepszej ode mnie, używają doli. Oto, panowie, cała historia moja. Z serca chciałbym ją był opowiedzieć wam tak dokładnie i zajmująco, jak pełna jest dziwnych wydarzeń. Ale nie mam daru do tego i długi czas przebywając w kraju obcym, gdzie cudzej mowy uczyć się musiałem, własnego prawie zapomniałem języka. Boję się, czym was nie zanudził za długim opowiadaniem. Nie byłem w stanie skrócić go więcej, chociaż wiele okoliczności zupełnie pominąłem. Rozdział piętnasty. O tym, co się wydarzyło w Gospodzie, i o wielu innych rzeczach godnych wspomnienia. Doprawdy, mości kapitanie. Rzekł Fernand do niewolnika. Opowiadanie twoje było równie miłe i zajmujące jak sama historia. Co do mnie, tyle w tym opisie przygód twoich tak nowych i zadziwiających znalazłem przyjemności, że chętnie słuchałbym go, a słuchał ciągle. Cardenio i wszyscy obecni obsypywali go takimiż grzecznościami, i tak uprzejmie i szczerze ofiarowali mu się z usługami swymi, że kapitan. Nie miał dość słów na dziękowanie im i Bogu składał hołdy, że mu tylu przyjaciół zesłał w nieszczęśliwej dobie. Don Fernand oświadczył mu nadto, że jeżeli zechce pójść z nim, to uprosi brata swego, margrabiego, aby był ojcem chrzestnym Zoraidy, a sam oporządzi go i postawi w możności powrócenia do kraju rodzinnego bez wstydu i odpowiednio zacności i zasługom jego. Niewolnik dziękował wszystkim serdecznie, ale się wzbraniał przyjąć ich uprzejmości. Dzień zaczynał się już chylić ku wieczorowi, a gdy noc nadeszła, zajechała przed gospodę kareta konwojowana przez kilku jezdnych, którzy zażądali tu dla niej noclegu. Odpowiedziano, że cała gospoda jest zajęta. Ale może się znajdzie chociaż kawałeczek miejsca dla jego mości pana audytora? Usłyszawszy ten tytuł, gospodyni zakłopotana odrzekła z uniżonością: To jest, proszę pana, ja chciałam powiedzieć, że łóżka wszystkie zajęte. Ale jeżeli jego miłość pan audytor ma własne z sobą, o czym nie wątpię, to mu swojej izby ustąpimy. Zaraz przeto wysiadł z karety człowiek poważny, po którego długiej sukni i zawiniętych rękawach poznać można było, że piastuje godność audytora. Prowadził za rękę młodą panienkę między piętnastoma a szesnastoma laty, po podróżnemu ubraną, ale tak zgrabną, tak ładną i miluchną, że wszyscy w gospodzie aż zdumieli i jednogłośnie okrzyknęli, że piękność jej w niczym nie ustępuje piękności Doroty, Lucindy i Zoraidy. Don Kiszot, jak tylko ujrzał wysiadającego audytora, zaraz doń przemówił: Mości panie! możesz śmiało wejść do tego zamku i przebywać jak ci się długo spodoba. Jest on może przyciasny i niedość w żywność zaopatrzony, ale niewygody są niczym dla rycerzów i ludzi uczonych. Mianowicie, gdy im, jak tobie, mości panie, towarzyszy piękna dziewica, dla której nie tylko zamków bramy stają otworem, ale skały nawet się rozstępują i nikną, a góry uniżają się, by im drogę torować. Wnić przeto, mości panie, do raju tego, gdzie znajdziesz gwiazdy godne słońca, które z sobą wiedziesz. Zastaniesz męstwo i rycerskość w całym ich blasku i piękność w najwyższym szczycie doskonałości. Audytor zdumiony przemową Don Kiszota zaczął mu się pilnie przypatrywać. Podziwiał postawę jego i ruchy. I miał już na nowo zwrócić nań swoje obserwacje, kiedy Lucinda, Dorota i Zoraida, uprzedzone przez gospodynię o przybyciu cudnie pięknej dziewicy, wyszły na jej spotkanie i obsypały ją tysiącem uprzejmych grzeczności. Don Fernand, Cardenio i Pleban składali jej również wytworne hołdy i audytora tak grzecznościami obładowali, że sam już nie wiedział, jak na świecie stoi. Ogłuszony, zmieszany, zafrasowany tylu naraz komplementami, wszedł do gospody, kłaniając się ciągle na prawo i na lewo, i nie wiedząc, co ma odpowiedzieć. Miarkował jednak, że muszą to być ludzie dobrego urodzenia. Ale twarz, postępowanie, ubiór i wzięcie się Don Kiszota tak go stropu zbiły, że w głowę biedak zachodził. Po wielu, a wielu grzecznościach obustronnych, Uradzono nareszcie wzajemnie, że damy wszystkie razem spać będą w jednej izbie, a mężczyźni, jako ich opiekunowie i obrońcy, nocować będą na dworze. Audytor zgodził się chętnie, aby córka jego, młoda panienka była jego córką, poszła z tymi damami. Ona też na to z całego serca przystała. Z kawałka gospodarskiego tapczana i połowy łóżka audytora, panie urządziły sobie posłanie, jak było można. Niewolnik nasz od pierwszej zaraz chwili, jak spojrzał na audytora, uczuł w sercu jakieś szeptanie, że to musi być brat jego. Podszedł więc do jednego z jezdnych, co mu towarzyszyli, a wdawszy się z nim w rozmowę, rozpytywał o nazwisko i miejsce urodzenia dygnitarza. Służbowiec odpowiedział: że się pan jego nazywa Juan Perez de Viedma. Jest licencjatem i pochodzi, jak słyszał, z miasta jakiegoś w górach Leonu. Słysząc to, niewolnik nasz utwierdził się jeszcze mocniej w przekonaniu, że Audytor musi być bratem jego, którego ojciec na drogę naukową przeznaczył. Uradowany takim zdarzeniem, wziął na bok Don Fernanda, Kardenia i Plebana i opowiedział im wszystko, zaręczając, że Audytor jest jego bratem. Służbowiec powiedział mu nadto, że jedzie do Meksyku na wysoki urząd, że panienka towarzysząca mu jest jego córką, a matka jej umarła, wydając ją na świat i zostawiła mężowi wielki majątek, którego jedyną dziedziczką jest córka. Radził się ich niewolnik, jakby wypróbować, czy go odepchnie, czy też przyciśnie do braterskiego serca, widząc go tak biednym. Czekajcie, czekajcie! Odezwał się pleban. Ja to biorę na siebie. Ja go wypróbuję. Mam jakoś nadzieję i po minie pana audytora widzę, że to człowiek nienadęty i niegardzący biednymi. Z tym wszystkim, odrzeknie niewolnik, nie chciałbym mu dać poznać od razu i tak wprost. Wolałbym to jakoś zręczniej zrobić. No, no, raz jeszcze ci powtarzam, kapitanie, rzecze pleban. Zostaw tę rzecz mojej głowie. A obaczysz, że wszystko ślicznie ułożę W tej chwili podano wieczerze Wszyscy zasiedli do stołu Nie było tylko kapitana, bo nie chciał przyjść I dam, które wieczerzały w swoim pokoju W czasie wieczerzy pleban, zwracając się do audytora Tak mówić zaczął Mości audytorze, jakem był w Konstantynopolu Gdzie parę lat w ciężkiej przesiedziałem niewoli Miałem tam towarzysza tego samego nazwiska, co wasza dostojność. Był to dzielny żołnierz, jeden z najtęższych oficerów hiszpańskich, ale ile dzielny i szlachetny, tyle też był nieszczęśliwy. A jakże się nazywał ten oficer? – zapytał audytor. Nazywał się Rui Perez de Viedma, a pochodził z jakiegoś miasta w górach Leonu. Opowiadał mi dziwne rzeczy – co mu się wydarzyły z ojcem i braćmi tak dziwne że gdyby mi to kto inny mówił to bym tę historię policzył do bajek które baby plotą przy kądzieli. mówił mi że ojciec jego bojąc się żeby nie roztrwonił fortuny bo był człowiekiem bardzo szczodrego serca rozdzielił ją między trzech jego braci i niego dając im rady godne katona towarzysz mój obrał sobie zawód wojskowy i w krótkim czasie tak się w nim odznaczył, że własną zasługą i męstwem jedynie doszedł do stopnia kapitana piechoty. A pierwszy wakans na regimentarstwo patrzył już na niego. Ale w tej właśnie stanowczej dla siebie chwili, kiedy najwięcej sobie szczęścia rokował, ono najstraszniej odwróciło się od niego. Krótko mówiąc, stracił całą karierę razem z wolnością w pamiętny dzień bitwy pod Lepanto. Gdzie tylu niewolników wolność odzyskało. Ja zostałem jeńcem Pod Golet. I potem po różnych kolejach znaleźliśmy się razem u jednego pana w Konstantynopolu. Stamtąd on poszedł do Algieru, gdzie przechodził przygody tak zadziwiające i tak niesłychane, że doprawdy cudownymi można by je nazwać. Tu pleban opowiedział pokrótce historię kapitana i Zoraidy. Całemu temu opowiadaniu. Audytor przysłuchiwał się z taką pilnością, że nigdy w życiu lepszym nie był audytorem. Historię tę wszakże urwał pleban w punkcie, kiedy korsarze francuscy złupili co do nitki biednego kapitana i biedną mauretankę. Co się potem z nimi stało, powiedział, że nie słyszał i że nie wie, czy się dostali do Hiszpanii, czy też korsarze zabrali ich z sobą do Francji. Kapitan, ukryty tuż obok, Słyszał każde słowo plebana i śledził pilnie wrażenia, jakie sprawiało na jego bracie. Ten zaś, widząc, że ksiądz skończył opowiadanie, westchnął głęboko i ze łzami w oczach zawołał: O Panie, gdybyś ty wiedział, jak ważna dla mnie jest wiadomość, którą mi udzieliłeś, i jak ona blisko serca mego dotyka. Za najlepszy dowód niech Ci służą te łzy. Które mi z oczu wyciska. Mnie, com tak z powołania zahartowany do powagi i roztropnej obojętności. Ten dzielny kapitan, o którym mówiłeś, to rodzony brat mój starszy, który idąc za popędem duszy szlachetnej i umysłu męskiego, obrał zaraz chwalebny zawód żołnierza. Jak ci to sam opowiadał, ojciec nam rozmaite powołania do wyboru zalecał. On, dzielniejszy sercem ode mnie i młodszego brata, pełen ducha wzniosłego, obrał drogę najcięższą, ale najchlubniejszą. Ja poszedłem drogą nauki, na której Bóg, praca moja i usilność doprowadziły mnie do godności, którą teraz piastuję. Młodszy brat osiadł w Peru i tak się tam wzbogacił, że nie tylko zwrócił ojcu i mnie udział, który wziął z majątku. Ale przysłał nam tyle pieniędzy, że ojciec miał ich aż nadto do zadowolenia wrodzonej sobie szczodroty, a ja z łatwością przy ich pomocy odbyłem nauki i bez trudu zyskałem sobie pozycję, którą dziś posiadam. Poczciwy ojciec nasz żyje jeszcze dotąd i modli się bezustannie do Boga, ażeby mu dozwolił raz jeszcze przed śmiercią widzieć ukochanego syna starszego. I dziwna rzecz do prawdy, że człowiek tak rozumny i dzielny, jak brat mój starszy, od chwili jak wyszedł z wojskiem, nic a nic dotąd o swoim losie nam nie doniósł i o los rodziny ani się zapytał. Mój Boże, gdybyśmy wiedzieli o jego niedoli, to pewno by nie był potrzebował tej cudownej łaski, co mu wolność wróciła. Ale jakże się lękam... Czy jej znów nie utracił przez tych niegodziwych korsarzy? Kto wie, może podli ci ludzie zgładzili go, żeby sobie łup zapewnić i na zasłużoną karę się nie narazić. O, myśl ta wszelką radość zabija w mym sercu na zawsze. O drogi bracie, gdybym się tylko mógł dowiedzieć, gdzie ty jesteś, nie szczędziłbym niczego, ażeby ci iść w pomoc w nieszczęściu. O któż powie staremu Ojcu naszemu, że ty jeszcze żyjesz, a choćbyś jęczał w najgłębszych lochach w Berberii, jego bogactwa razem z mymi i brata młodszego musiałyby cię stamtąd wydobyć? A ty piękna i szlachetna Zoraido, czemuż nie mogę Ci się wywdzięczyć za dobrodziejstwa, bratu memu świadczone? Czemuż nie mogę być świadkiem świętego duszy Twej odrodzenia? O jakże byłbym szczęśliwy? Gdybym cię mógł do ślubnego poprowadzić ołtarza i oddać w małżeństwo temu, któremu, jak i nam, tyle szczęścia zgotowałaś. Audytor wymówił te wyrazy z tak przejmującym uczuciem boleści i rozrzewnienia, że wszyscy obecni do żywego nimi wzruszeni zostali. Pleban, widząc, że mu się tak powiodło, nie chciał dłużej wytrzymywać audytora. Wstał od stołu, poszedł po Zoraidę, i wziąwszy ją za rękę, a za nią poszły zaraz Dorota, Lucinda i córka audytora, poprowadził ją do kapitana. I tego zabrawszy z sobą, z obojgiem zbliżył się do audytora. Otrzyj łzy swoje, zacny panie, rzekł. Oto przyprowadzam ci twego brata ukochanego, i tę bratową, którą widzieć tak pragnąłeś. Oto kapitan Wiedma, a to piękna Mauretanka, której tyle zawdzięcza. Widzisz, do jak smutnego stanu doprowadzili ich rozbójnicy francuscy. Ale Bóg to dopuścił, aby otworzyć pole twojej szlachetności. Kapitan rzucił się natychmiast w objęcia brata. A ten, popatrzywszy nań chwilę i poznawszy w nim brata, objął go za szyję i ściskali się tak serdecznie, tak obfite łzy radości Leli że całe towarzystwo wstrzymać się od płaczu nie mogło. Niepodobna powtórzyć, co do siebie dwaj bracia mówili. Trzeba sobie wyobrazić, co ludzie uczciwi, a kochający się szczerze, mogą czuć w podobnej chwili. Opowiadali sobie na przemian i prędko rozmaite koleje i przygody życia. A za każdym słowem powtarzali sobie zapewnienia przyjaźni i uczuć braterskich. Audytor porzucał brata, a zwracał się do Zoraidy. Całował ją w uniesieniu, oddawał jej cały majątek, prowadził do córki i jej całować ją kazał. To znów piękna dziewica chrześcijańska i nadobna mauretanka nie mogły się wyrwać z objęć wzajemnych. I widokiem nieopisanego rozrzewnienia łzy znów całemu towarzystwu wyciskały. Don Kiszot ze swej strony patrzył na wszystko uważnie, ani słowa nie wyrzekł. I wszystkie te wypadki przypisywał chimerom błędnej rycerskości swojej. Dwaj bracia, wyściskawszy się i wycałowawszy do woli, przepraszali towarzystwo, które znów ze współczuciem swoim się oświadczało. Po skończonych grzecznościach stron obu audytor z kapitanem uradzili, że pierwszy odprowadzi ostatniego do Sewilli, a tymczasem dadzą znać ojcu o jego powrocie. A żeby jak najprędzej zjechał na chrzest i ślub Zoraidy. Audytor bowiem musiał się spieszyć, żeby się zabrać z flotą wyjeżdżającą do Indii. Wszyscy podzielali niewysłowioną radość kapitana ze szczęśliwego spotkania brata, i słów im nie stawało, żeby mu to wypowiedzieć. Ale że już było późno, rozeszli się nareszcie wszyscy, chcąc użyć spoczynku przez resztę nocy. Don Kiszot ofiarował się, że będzie strzegł zamku, żeby go nie napadł jaki Olbrzym lub inny tego kalibru rozbójnik wiedziony rządzą posiadania wielkiego skarbu piękności, które się tam znajdowały. Znajomi dziękowali mu za to bardzo i opowiedzieli audytorowi, kto jest kawaler Posępnego oblicza, z czego wielce był uradowany i wypalił piękny komplement Don Kiszotowi za siebie i za córkę. Jeden tylko Sancho wśród powszechnej radości rozpaczał, że panowie tak długo spać się nie kładą. Gdy nareszcie dostał pozwolenie od pana na spanie, legł sobie wygodnie i lepiej od innych na kulbacę osła swego. Co też drogo, przypłacił nie za długo, jak to wnet zobaczymy. Damy poszły do siebie. Mężczyźni rozkwaterowali się gdzie i jak kto mógł, a Don Kiszot... Wyszedł z gospody na stróżowanie koło zamku, jak to przyobiecał. Głęboka cisza panowała wokoło, kiedy nad samym rankiem damy zbudzone zostały prześlicznym śpiewem. Wszystkie przysłuchiwały się w uniesieniu, ale szczególniej Dorota, która już czas jakiś nie spała, kiedy Klara Wiedma, córka audytora, w jednym z nią łóżku leżąca, spała jak najęta za dwie. Śliczny głos. Odzywał się raz z podwórza, to znów z innej strony. Panie były bardzo ciekawe, kto to mógł tak śpiewać. I kiedy koniecznie dowiedzieć się chciały, Kardenio zapukał we drzwi do nich i zawołał: Panie, jeśli nie śpicie, posłuchajcie cudnego śpiewu młodego mulnika. O, słuchamy go dawno, odpowiedziała Dorota i unosimy się nad jego głosem. Chłopak, co skończył piosnkę to nową zawodził. Dorota nadstawiła pilnie ucha i podchwyciła śpiewkę. Jestem miłości żeglarzem i na głębokich jej toniach płynę bez nadziei steru, nie widząc portu żadnego. Płynę za gwiazdy promieniem, którą postrzegam w oddali. Ona świetniejsze ma blaski od każdej z gwiazd sanitura. Nie wiem, dokąd mnie prowadzi. Choć niepewną płynę drogą i cała dusza w mym oku bez troski pogląda na nią. Ostrożność tchnąca przeszkodą i uczciwości przesada, są chmurami, które kryją tę gwiazdę przed moim wzrokiem. O Klaro, gwiazdo błyszcząca, choć mnie twój promień pożera, lecz gdy zagaśniesz na niebie, duch mój zagaśnie na ziemi. Dorota która dotąd nie budziła pięknej Klary, w tym miejscu piosenki chciała z nią podzielić tę prawdziwą przyjemność. Trąciwszy więc z lekka parę razy i zbudziwszy ją, rzekła, przebacz mi, moje miłe dziecię, że ci w śnie przeszkadzam, ale czynię to dlatego, żebyś miała przyjemność usłyszenia tak pięknego głosu, jakiego pewnie w swoim życiu nigdy nie słyszałaś. Klara jeszcze rozespana, nie rozumiała słów Doroty i prosząc, żeby je powtórzyła, zaczęła słuchać. Lecz jak tylko głos doszedł jej uszu, doznała tak gwałtownego trzęsienia, jak gdyby ją opanował silny napad febry i tuląc się do Doroty, rzekła: Ach pani, dlaczegoż mnie obudziłaś? Daleko byłoby lepiej dla mnie, żebym nie była słyszała tego nieszczęśliwego śpiewaka. Jak to moje życie? Czyż nie wiesz, że ten, co tak pięknie śpiewa, jest mulnikiem? Nie, nie, odrzekła Klara. Jest to człowiek wyższego stanu i urodzenia, który tu nie bez celu przybył. I wyznam ci pani szczerze, że obecność jego nabawia mnie jakiejś niespokojności. Dorota, mocno zdziwiona podobną mową młodej panienki, rzekła. Nic nie rozumiem, co mówisz, moja śliczna. Wytłumacz się jaśniej i opowiedz mi, kto to jest ten śpiewak nieszczęśliwy, co cię tyle kłopotu nabawił. O, zaczyna znów. Warto go słuchać. Później mi opowiesz. Kiedy tylko ci się podoba, odpowiedziała Klara i uszy sobie zatkała obu rękami, żeby nie słyszeć piosnki śpiewaka. A on śpiewał dalej. O słodka nadziejo moja, ty zwalczasz na mej drodze niepodobieństw tamy. Niech promienna droga twoja obejmie czucia moje w złote złudzenie ramy. Niech nie trwoży twego oka przepaść, jak grób otwarta i jak grób głęboka. Bo rzadko ludzie nie czuli po szlachetnych podbojach triumfem się wieńczą i nigdy szczęścia nie czuli ci, którzy zamroziwszy sobie krew młodzieńczą, nie staczając walki z losem, chcą iść w życiu za słabym nieczynności głosem bo miłości upory zwyciężyć mogą nawet niepodobne trudy więc i ja doczekam pory w której zwalczywszy szczęścia zwodnicze ułudy z ziemskiego cierpień kraju na szczyt czystych rozkoszy wedrę się do raju śpiewak nareszcie ucichł a klara znów żale rozwodzić zaczęła Dorota ciekawa do najwyższego stopnia przypomniała jej, że przyrzekła opowiedzieć historię śpiewaka. Przycisnąwszy się bliziuchno do Doroty i ustami ucha jej dotykając, żeby Lucinda w drugim łóżku leżąca nic nie słyszała, Klara zaczęła opowiadanie: Śpiewak ten jest synem magnata aragońskiego, który mieszka w Madrycie naprzeciw domu mojego ojca. Nie wiem, gdzie młodzian ten, będąc jeszcze studentem, mógł mnie zobaczyć. Czy to w kościele, czy na przechadzce, czy gdzie indziej. Bo u nas okna zawsze były zamknięte i żaluzjami zasłonięte. Koniec końców zakochał się we mnie i dał mi to poznać i zrozumieć, jak mógł przez okno, z którego tak czułymi gestami do mnie przemawiał. I tyle łez wylewał, że aż mnie litość brała. Przywykłam do niego, uwierzyłam mu i zaczęłam go nawet kochać, sama nie wiedząc, czego ode mnie żąda. Najczęściej, mówiąc do mnie na migi, kładł rękę na serce, dając mi do zrozumienia, że chce się ze mną ożenić. Ja także bardzo bym tego chciała, ale nie mając matki, sama jedna, nie wiedziałam, jak sobie z tym wszystkim począć. Zostawiłam więc rzecz, jak była. Sama najmniejszego kroku nie robiąc. Czasami tylko, jak ojca nie było w domu, podnosiłam trochę firanki i żaluzję i pokazywałam mu się cała. A on tak był z tego uradowany, iż zdawało się, że zwariuje. Nadszedł nareszcie rozkaz wyjazdu ojca mego. Dowiedział się o tym, ale nie ode mnie, bo ja nigdy z nim mówić nie mogłam. Tak się widać zmartwił, że mocno zachorował i w dzień odjazdu. Nie mogłam go widzieć ani pożegnać oczyma. Drugiego dnia podróży, kiedyśmy wjeżdżali do gospody w pobliskiej stąd wiosce, spostrzegłam go przed bramą, przebranego za mulnika, i tak dziwnie odmienionego, że nigdy bym go nie poznała, gdyby mi nie stał ciągle na myśli. Zdziwiłam się niezmiernie, widząc go, ale razem i ucieszyłam. On zawsze patrzy we mnie, jak w tęczę. Przed Ojcem tylko się kryje i udaje przy nim, że mnie wcale nie zna. Przyznam się pani, że wiedząc teraz, że za mną tak goni, i że z miłości piechotą drogę odbywa i tyle cierpień ponosi, ja ledwo nie skonam ze zmartwienia. I gdzie on tylko się obróci, ścigam za nim oczyma. Nie wiem, co on ma w tym, żeby tak za mną gonić. I nie pojmuję, jak mógł wyrwać się od Ojca który go szalenie kocha, bo jest jego jedynym dzieckiem, a do tego niezmiernie miły, co sama, widząc go, osądzić będziesz mogła. Wreszcie wszystko to, co śpiewa, jest jego własnym utworem. O, bo on ma wiele do wcipu i słyszałam nawet, że układa wiersze. Ale pani, muszę ci powiedzieć, że ilekroć go widzę lub słyszę śpiewającego, zawsze jestem w okropnym kłopocie żeby ojciec go nie poznał i nie wpadł na jakieś podejrzenie. Nigdy z tym biednym młodzieńcem nie mówiłam i dwóch słów. Przyznam się wszakże, że zdaje mi się, iż nie mogłabym żyć bez niego. Otóż, kochana pani, wszystko, co ci mogę o tym śpiewaku powiedzieć, którego głos tak cię zachwycił. Widzisz więc, że to nie jest Mulnik, ale jakem ci już powiedziała, syn magnata hiszpańskiego. Dość tego, moje dziecko, odrzekła Dorota, całując ją stokrotnie. Dość tego i nie troszcz się więcej, bo spodziewam się, że wszystko pójdzie dobrze. I tak czyste uczucia muszą być koniecznie szczęśliwym uwieńczone skutkiem. Niestety, pani, odpowie piękna Klara, jakiegoż skutku spodziewać się można, kiedy ojciec jego jest tak bogaty i na tak wysokim stanowisku. Że moje uważać będzie za zbyt niskie dla swojego syna. On nigdy nie zezwoli na ten związek, a bez jego wiedzy, ja bym znów za nic w świecie na to nie przystała. Tego tylko pragnę, żeby powrócił do domu. Może, nie widząc go więcej i oddalona tak wielką przestrzenią od niego, doznam ulgi w cierpieniu. Chociaż zdaje mi się, że i to lekarstwo nie będzie skuteczne. Nie wiem doprawdy. Co się to w tę sprawę wmieszało i co nas popchnęło na tę drogę? Nas, co jesteśmy tak młodzi, bo on nie ma jeszcze szesnastu lat, a ja, jak ojciec mówi, za kilka dopiero miesięcy skończę trzynaście. Dorota nie mogła się powstrzymać od uśmiechu, widząc taką prostotę w biednej dziewczynce i tak miły dziecinny sposób wyrażania się. -Śpijmy jeszcze trochę, moje dziecko, rzekła. Dzień nie za długo zabłyśnie, a Bogu zostawmy o tym wszystkim staranie. Usnęły niebawem i wszystko znów pogrążyło się w milczeniu, oprócz córki gospodyni i Marii Trony, które znając dziwactwo Don Kiszota, umyśliły mu wypłatać jaką sztuczkę, podczas gdy nasz rycerz, uzbrojony od stóp do głów i na koniu, zajęty był gorliwie strażą zamku. W całym domu nie było okna, które by wychodziło na zewnątrz, była tylko dziura w murze, którędy słomę do stajni wrzucano. Z tego to punktu córka gospodarza i Maritrona spostrzegły Don Kiszota na koniu, wspartego niedbale na swojej kopii i wydającego co chwila głębokie i bolesne westchnienia, jak gdyby był bliski wyzionięcia ducha. — O Dulcineo Stobozo! — mówił tonem cierpienia i miłości. Królowo wdzięków, nieprzebrany zbiorze względności i rozumu, skarbie rozkoszy i powabów, święty składzie wszelkich cnót, przykładzie i prototypie wszystkiego, co jest piękne, użyteczne i przyjemne na świecie. Co byś też myślała o niewolniku swoich wdzięków, gdybyś go zobaczyła w tej chwili z takim zapałem na tyle wystawiającego się niebezpieczeństw. O ty, luminarzu niestałości, bogini o trzech obliczach, daj mi wiadomość o damie moich myśli. Wystawiam sobie, że w tej może chwili spozierasz na nią z zawiścią, jak się przechadza w bogatych krużgankach jednego ze swych przepysznych pałaców. Albo gdy oparta o złocisty ganek, Rozmyśla jak powrócić spokój mojej utrapionej duszy, jak położyć kres moim cierpieniom i dać spocząć zbolałemu sercu. Nareszcie jakim sposobem wyrwać mnie śmierci, a otworzyć lube, błogie życie i nagrodzić moją miłość i zasługi. A ty, słońce, co przyspieszasz swój bieg nie dlatego, żeby dniem darzyć śmiertelnych ale żeby prędzej widzieć to arcydzieło cudów. Zanieś jej ode mnie moje pozdrowienie, proszę cię, skoro ją tylko ujrzysz, ale strzeż się, ukraść jej pocałunek, bo upewniam cię, że jest niewypowiedzianie skromna i nie mniej byś ją obraził, jak niegdyś, gdy doznałeś wzgardy od tej płochej i niewdzięcznej, za którą w pocie goniłeś po obszarach Tesalii. Czy też na pobrzeżach penejskich? Doprawdy, że nie pamiętam, gdzie to było. Miał dalej ciągnąć Don Kiszot górną tą przemowę, gdy mu ją przerwała córka gospodyni, wołając nań z cicha i ręką kiwając. Pójdźcie no tu bliżej, mości rycerzu, mówiła. Proszę. Usłyszawszy głos ten, rozkochany rycerz zwrócił głowę a widząc przy księżycu, że ktoś woła na niego z dymnika na strychu, który wziął już co najmniej za okno złotą warowne kratą, a zwykle o zamkach wyobraźnie jego napełniających, wyobraził sobie natychmiast, że to być musi córka pana zamku, miłością ku niemu płonąca. I że, oceniając tak wielkie zasługi, błaga go, żeby położył kres swemu męczeństwu. Opanowany tym urojeniem, a nie chcąc się wydać dzikim i niegrzecznym, podszedł do okna i widząc w nim dwie młodziuchne twarzyczki. — O niestety! — zawołał. — Jakże boleje, nadobna dziewico, żeś nieszczęśliwie skierowała uczucia sercem twoim władnące. Nie przepisuj w tym winy biednemu rycerzowi błędnemu, że nie jest już panem swojej woli i że miłość przykuła go na wieki od chwili, jak inna dziewica stała się wszechwładną panią jego duszy. Wybacz mi, błagam cię raz jeszcze o piękna, to co nie z mojej winy pochodzi. Wróć proszę do swej komnaty i nie powiększaj niewdzięczności mojej łask swoich szczodrobliwością. Ale jeżeli za miłość, którą ku mnie pałasz, czego innego ode mnie żądasz niż miłości, rzeknij tylko. A przysięgam na cudne oczy słodkiej tyranki, której jestem niewolnikiem, że wypełnię natychmiast wszystko, czego żądasz. Choćbyś zachciała splotów włosów straszliwej głowy Meduzy, złotego runa albo promieni słońca samego. Nie tego żąda od ciebie, mości rycerzu, pani moja. A czegóż żąda pani twoja, cna powiernico, rzecze Don Kiszot. Żąda tylko żebyś jej choć podał piękną rękę swoją, mówiła Maritrona. A tym sposobem, choć w części ugasił płomień serca, co ją tu do tej strażnicy przywiódł, mimo tylu niebezpieczeństw, mimo narażania się na straszny gniew dostojnego ojca, który gdyby się o tym dowiedział, na drobne kawałeczki by ją posiekał. O, nie doczekałby tego, zawołał Don Kiszot. Uchowaj go, panie żeby śmiał coś podobnego nawet pomyśleć, jeżeli nie chce zginąć najstraszniejszą i najhaniebniejszą śmiercią, jaką kiedy bądź zginął zbyt surowy ojciec, co ważył się podnieść z uchwałą rękę na pieszczone członki córki zakochanej. Maritrona, nie wątpiąc, iż Don Kiszot po tak uroczystym zaklęciu poda rękę, i myśląc o swojej psocie, Pobiegła co żywo po postronek z uździenicy sanczowego osła i wnet wróciwszy, zastała wytwornego rycerza. Juk stał już nogami na kulbace swego rumaka, wyciągając się jak długi, żeby dosięgnąć okna, z którego wyglądała dziewica, zachwycona jego rycerskimi przymioty i ujmującą postawą. Wyprężył rękę z sił całych i uprzejmie przemówił. Oto masz, pani, rękę, której żądałaś. Masz, podaję ci tę krwawą plagę na niegodziwych, co świat niecnymi burzą gwałtami. Podaję ci, powtarzam, tę rękę, której dotąd żadna niewiasta nie miała szczęścia dotknąć. Nawet ta, co samowładnie ciałem moim i duszą włada. Podaję ci ją nie dlatego, ażebyś ją ucałowała, ale dlatego. Ażebyś przypatrzyła się jej nerwom, zawięzłości i krzepkości muskułów, potędze żył i ze składu tej dłoni wnieść mogła, jakie musi być ramię, do którego ona należy. Zobaczymy to zaraz. Rzecze Maritrona i, zadzierzgnąwszy jeden koniec powroza za rygiel u drzwi, drugi zarzuciła na rękę Don Kiszota. Kawaler nasz, uczuwszy szorstkość grubego powroza, który mu ścisnął dłoń jak w kleszczach, nie wiedział, co począć. Ale ułagodziwszy się natychmiast, zdaje mi się, piękna moja damo, miluchnym rzekł głosem, że masz raczej ochotę okaleczyć mi rękę, niżeli ją ściskać. Miej litość nad nią. Daruj jej, błagam cię, uprzejmie. Ona w niczym nie przyczyniła się do ucisku, który serce twe przygniata. I nie godzi się, abyś zemstę swą Wywierała na cząstce tak niewinnej. Jeżeli dusza Twa tak udręczona, nie powinnaś zemsty ograniczać do jednego członka, a wywrzeć ją na całej mojej istocie, którą ci ryczałtem na ofiarę oddaję. Wisząc w powietrzu, Don Kiszot prawił na wiatr tę przesadną galanterię. Bo jak tylko Maritrona zobaczyła, że biedak tak dobrze się zadzierzgnął i się nie wymknie łatwo. Obydwie dziewczyny uciekły zaraz z dymnika, boki zrywając od śmiechu. Rycerz nasz, nieboraczysko, stał na kulbace, wspierając się na palcach, z ręką na pół w dymnik wsuniętą, a za dłoń mocno skrępowany, i drżał ze strachu, ażeby rosynantowi nie zachciało się skręcić w którą stronę, bo gdyby się ruszył, zostawiłby go na męczeńskiej prawdziwie torturze. Sam więc ani drgnął. I tak cichutko się sprawował, że oddechu nawet nie śmiał dobrze wciągnąć, bojąc się jakim ruchem zniecierpliwić Rosynanta, którego znał dobrze i wiedział, że sam z siebie, choćby sto lat, stać będzie nieporuszony. Widząc nareszcie, że dam już nie ma i że go zdradliwie uwiązano, poczciwy Don Kiszot uroił sobie zaraz, że to muszą być czary. Jak i zeszłym razem, kiedy w tym zamku mauretański mulnik tak potężnie mu skórę wygarbował. Klął więc, na czym świat stoi swoją nierozwagę, że się dał znów złapać, i powtórnie wszedł do tego zamku, gdzie los raz już tak mu nie dopisał. Boć to rzecz wiadoma między rycerzami błędnymi, że kiedy im się jedna próba nie powiedzie, to już znak niezawodny, że przygoda taka nie dla nich przeznaczona. Dlatego wolni są już od obowiązku powtórnego jej jeszcze próbowania. Ściągał jednak jak mógł rękę, próbując, czy się nie da z łapki wydobyć, ale wszystkie usiłowania były daremne. Tym więcej, że bał się szarpnąć, ażeby Rosynant jakiego ruchu nie zrobił. Nie było rady. Musiał wspięty na palcach stać na kulbace, bo żeby usiąść, na co miał wielką ochotę, Trzeba było chyba rękę sobie oberwać. O ileż razy w tym smutnym zawieszeniu wzdychał do owej cudownej szabli Amidesa, co wszystkie czary niweczyła. Jakże zapamiętale przeklinał swój los nieszczęśliwy, co pozbawiając ziemię jego dzielnego ramienia, dopóki tak zaklętym obłędzie pozbawiał go zarazem sławy, jaką przez ten czas sobie zdobył. Ileż razy wzywał słodkiego imienia Dulcynej Stoboso. Jakże rozpaczliwie przywoływał giermka swojego, zacnego Sancho Panse, który, rozciągnięty na oślej kulbace, spał w najlepsze jak zabity, nie wiedząc nawet, czy żyje. Ileż razy, na koniec domagał się pomocy od mądrego Lirgandea albo Alkifa, lub też pociechy od drogiej przyjaciółki swojej Urgany. Świtać nareszcie zaczęło. I dzień go zastał w tym stanie i takiej rozpaczy, że ryczał jak byk. Święcie był przekonany, że to siła czarnoksięskiego zaklęcia taką sztukę mu spłatała. W mniemaniu tym utwierdzała go jeszcze bardziej kamienna nieruchomość Rosynanta. Ani wątpił już, że przez długie wieki w tym stanie pozostać musi, razem z rumakiem, nie jedząc, nie pijąc i nie śpiąc, dopóki z zaklęcia nie ustąpi, a mędrszy, jaki czarownik, nie zdejmie z niego uroku. Słońce tymczasem się ukazało, gdy czterej rycerze, od stóp do głów uzbrojeni w piękne rynsztunki, zajechali przed gospodę i do drzwi zapukali. Don Kiszot, dopełniając obowiązku pilnego czatownika, przemówił do nich dumnie i zuchwale. Rycerze albo giermkowie, ktokolwiek bądź jesteście, nie macie po co pukać do bram tego zamku. Czyż nie widzicie, że o tej godzinie wszyscy spoczywają pogrążeni w śnie, i że nie ma zwyczaju otwierać fortecy wcześniej, jak po wschodzie słońca? Odstąpcie i czekajcie, aż dzień będzie dobry, a potem zobaczymy, czy można otworzyć, lub nie. Hola! odrzekł jeden z jezdnych. Jakiż tu jest u diabła zamek czy forteca? Żeby nas znaglać do tych ceregieli Jeżeli jesteś gospodarzem, każ nam otworzyć w tej chwili Bo bardzo nam pilno Chcemy tylko popaść nasze konie i dalej wyruszyć w drogę Ości kawalerze, odparł Don Kiszot Mamże ja minę gospodarza? Nie wiem jaką masz minę, odpowiedział inny Ale to wiem, że ci się śni, że się znajdujesz w zamku Tak jest, w zamku i to w jednym ze znaczniejszych w całej okolicy, odrzekł znów Don Kiszot, w którym obecnie zamieszkuje osoba, co była niegdyś w posiadaniu berła i korony. Chętnie gotów jestem temu uwierzyć, rzekł jezdny, bo wystawiam sobie, że znajduje się tu trupa komendiantów, a ci na scenie przedstawiają się jako królowie. I pewno, że do takiej chałupy nikt inny nie zajedzie, tak tu ponuro i głucho jak w grobie. O, małoś jeszcze rzeczy poznał na świecie, rzeknie don Kiszot. Kiedy nie wiesz jeszcze, jakie cuda zdarzają się w błędnym rycerstwie? Znudziła nareszcie ta rozmowa przybyszów i zaczęli łomotać z całych sił do bramy. A na ten gwałt wszyscy się pobudzili i gospodarz wyszedł otworzyć. Zdarzyło się tymczasem, że klacz jednego z przybyłych zbliżywszy się do Rosynanta zaczęła go obwąchiwać. Konisko nie z drzewa, choć tak wyglądał. Chciał też ze swej strony odpłacić się uprzejmością grzecznej klaczce i pobawić się z nią bliżej. Wiadomo, że póki stał ze zwieszoną głową i uszami spuszczonymi, służył za nieruchomy piedestał wyprężonemu jak cięciwa panu swojemu. Teraz zaś, kiedy zgrzany galanterią, ruszył się z miejsca i ledwie krok zrobił, Obsunęły się nogi nieszczęśliwemu Don Kiszotowi i runąłby ciężko na ziemię, gdyby tak krzepko za rękę nie był przywiązany. Straszne męki przecierpiał biedny nasz wojak. Ból ogniem przeszył mu całe ciało. Zdawało mu się, że na torturach pięść mu wyrywają. Gwałtowność upadku i ciężar ciała tak go wyciągnęły, że nogami prawie ziemi dostawał. To powiększało jeszcze jego męczarnie bo czując, że tak mało jeszcze mu brakuje, żeby stanąć na nogach, wyprężał się z całej siły i tym sposobem nieznośnego sobie udręczenia przyczyniał. Rozdział szesnasty Dalszy ciąg niesłyszanych przygód w gospodzie. Usłyszawszy straszne jęki Don Kiszota, przerażony gospodarz, co prędzej drzwi otworzył, i razem z przybyszami, których tam zastał, pobiegł obaczyć, co się dzieje. Maritrona, zbudzona tymi krzykami, i widząc, co się święci, skoczyła prędziutko na strych, a odczepiwszy powróz od rygla, oswobodziła zawieszonego rycerza. Gruchnął jak długi przed samym nosem przybyłych kawalerów i gospodarza. Oni go pytali, czego by tak wrzeszczał. A on, zerwawszy się co żywo, wskoczył na Rosynanta. Tarczę nasadził, z pisą się najeżył i sunąwszy kawał w pole, wrócił na powrót truchtem i zawołał. Ktokolwiek śmie twierdzić, że słusznemu uległem zaklęciu, kłamie bezczelnie i temu w oczy fałsz zadaje. A jeżeli dostojna księżniczka Miko Mikon zezwoli tylko, rzucam mu rękawice i wyzywam na rękę. Przybysze osłupieli ze zdumienia, słysząc tak prawiącego Don Kiszota. Ale kiedy gospodarz oświecił ich względem fantastycznego humoru błędnego wojaka, nie zwracali więcej na niego uwagi i zaczęli wypytywać się gospodarza, czy nie wstępował tu do niego młodzian, lat około piętnastu mający, przebrany za mulnika i opisali go zupełnie tak, jak wyglądał kochanek pięknej Klary. Tyle ludzi rozmaitych jest w gospodzie, odpowiedział, że Bóg tam wie, czy między nimi znajduje się taki, jak mówicie. Kto by tam na to zważał? Ale jeden z przybyszów, poznawszy woźnicę pana audytora, zawołał zaraz. Oho, musi on tu być, bo to woźnica od tej karety, za którą on goni. Jeden niechaj tu zostanie przy drzwiach, a my pójdziemy szukać go po domu. Trzeba nawet, żeby jeden z daleka pilnował, czy przez okno nie czmychnie. Jak rozporządził, tak się stało. Dzień już był dobry. Don Kiszot swoimi krzykami rozbudził gości. Wszyscy zabierali się do wstawania, a mianowicie Dorota i młodziuchna Klara, bo obydwu pilno było. Jednej, że tak blisko niej znajduje się kochanek, drugiej, że go widzieć koniecznie pragnęła. Don Kiszot tymczasem widząc, że przybysze nic sobie z niego nie robią i że ani spojrzeć nawet na niego nie raczą, wpadł w złość tak wielką, że gdyby nie honor kawalerski zmuszający go do dotrzymania słowa, którym się związał, byłby się niezawodnie rzucił na wszystkich czterech razem i zmusił ich do dotrzymania mu placu. Ale nie mogąc nic począć, dopóki nie powróci na tron księżniczki mikom i kon, rad nierad musiał się zdobyć na cierpliwość. Patrzył sobie spokojnie na obroty przybyłych zbrojnych, z których jeden znalazł szyszukanego młodziana, śpiącego obok jakiegoś mulnika, schwycił go za ramię i strofował tymi słowy. — A, do stu piorunów! Prześwietny don Ludwiku! Ślicznieś się wystroił! Prawdziwie godne to ciebie ubranie, a łoże, na którym noc przebyłeś, w sam raz odpowiada wytwornemu twemu wychowaniu. Młodzian — Dobrze jeszcze zaspany, przecierał sobie oczy, a przypatrzywszy się na leżycie ciągnącemu go drabowi, poznał w nim jednego ze sług ojcowskich. Tak się tym zmieszał i zdziwił, że długo ani słowa nie wymówił. Don Ludwiku, mówił dalej sługa: Nie ma co robić. Musisz się nam poddać i wrócić z nami do ojca, jeżeli go do grobu wpędzić nie chcesz. Tak go utraktowałeś tą ucieczką, że mało mu już do tego brakowało. Jak to? Odpowiedział Don Ludwik. A skądże ojciec się dowiedział, że poszedłem tą drogą i tak się przebrałem? Student, któremuś się zwierzył, widząc tak wielki smutek pana naszego, a ojca twego, wyjawił mu wszystko. Pan natychmiast wysłał w pogoni nas czterech, jak widzisz. I Bóg łaskaw, żeśmy cię szczęśliwie znaleźli. I niebawem będziemy mogli wrócić ojcu, który cię tak kocha. O, nie tak bardzo zuchwale odpowie don Ludwik. Zrobię co mi się podoba. A cóż tu panicza tak zatrzymywać może, rzecze sługa, że wrócić nie chce, choć ojciec w takiej rozpaczy. Mulnik, który obok don Ludwika spoczywał, wysłuchawszy całej tej rozmowy, doniósł o tym wypadku don Fernandowi i innym, którzy byli już ubrani, mówiąc im, że służący tytułował młodego człowieka z uniżonością, i że mimo jego woli chciał koniecznie zabrać go z sobą. Okoliczności te i piękny głos młodziana, o którym wszyscy wiedzieli, tak żywym całe towarzystwo przejął współczuciem, że nieodbicie chciano się dowiedzieć, kto on jest i dać mu pomoc, gdyby gwałtownie z nim postąpić chciano. W tym celu Wszyscy zeszli do stajni, gdzie zastali młodziana sprzeczającego się jeszcze ze zbrojnym posłańcem. Dorota wyszła także z pokoju i spotkawszy Kardenia, opowiedziała mu prędko co wiedziała o Klarze i śpiewaku. A on jej za to doniósł co zaszło między Ludwikiem a ludźmi jego ojca. Klara, idąc za Dorotą, podsłuchała całe opowiadanie Kardenia i tak się nim przeraziła, że mało co nie padła na wznak. Ale Dorota ją wstrzymała i odprowadziła do pokoju. A Kardenio przyrzekł jej solennie, że wszystkiemu zaradzi. Czterej zbrojni, wysłani pod Don Ludwika, stali około niego w gospodzie, siląc się go nakłonić, żeby jechał z nimi zaraz pocieszyć strapionego ojca. A kiedy im mówił, że wracać nie może, dopóki nie załatwi pewnej niezmiernie ważnej sprawy, nie tylko dla honoru i życia swego, ale nawet dla duszy zbawienia, oni po daremnym nastawaniu wyraźnie dali mu do zrozumienia, że bądź co bądź, uprowadzą go z sobą. Wszyscy goście bawiący w gospodzie przybiegli na ten hałas. Przybiegł przed innymi Cardenio, Don Fernand z całą swoją służbą, Audytor, Pleban, Balwiesz i Don Kiszot także, uznając, że w tej porze zamek straży nie potrzebuje. Cardenio, znając cały interes, zapytał wysłańców od ojca don Ludwika, jakie mają prawo chcieć go gwałtem z sobą zabierać i z jakiego powodu tak przy tym obstają, kiedy on żadnej z nimi jechać nie ma ochoty. Prawo mamy takie, odpowiedział jeden z nich, że idzie tu o przywrócenie życia panu naszemu, a ojcu tego panicza, który po jego ucieczce rozpacza. Nie o tym tu mowa, rzecze don Ludwik. To rzecz moja, a nie wasza. Wrócę, jak mi się spodoba, a żaden z was zmusić mnie do tego nie może. Rozum cię do tego zmusi, paniczu, odpowie sługa. A gdyby on nie wskurał nic na tobie, my dopełnimy swojej powinności. Trzeba by jednak rozpoznać należycie meritum tej sprawy, wtrącił audytor. Wtem jezdny, poznawszy go, nisko mu się skłonił i przemówił. Jak to wielmożny panie? Czyż nie poznajecie młodego panicza naszego, którego ojciec mieszkał tak długo naprzeciw waszego domu? Nawet nie ma się co dziwić. Któż by go poznał w tym ślicznym przebraniu? Audytor, słysząc to, popatrzył nań chwilę, a poznawszy go istotnie, rzekł, ściskając go. A. cóż to za figle, mości Don Ludwiku? Jakiż to powód ważny mógł was skłonić do tak niegodnego przebrania? Ale widząc, że Don Ludwikowi oczy łzami zachodzą i że słowa wymówić nie jest w stanie, polecił ludziom zatrzymać się. Wziął go na stronę i prosił, aby mu szczerze opowiedział przyczynę swego przybycia i przebrania. Kiedy audytor rozmawia z Don Ludwikiem, hałas wielki wszczyna się przy bramie gospody. Dwóch podróżnych, widząc, że wszyscy ludzie miejscowi zaprzątnięci jakąś awanturą, chcieli odjechać. Nie zapłaciwszy za nocleg. Ale gospodarz, pilnujący rachunków swoich, jak oka w głowie, zdybał ich wyjeżdżających z bramy i z błotem ich mieszając domagał się gniewnie zapłaty. Obrażeni wymyślaniem podróżni poczytali sobie za obowiązek na taką napaść odpowiedzieć pięściami i tak go nimi utraktowali, że nieborak musiał wołać o pomoc. Gospodyni i córka przybiegły najpierwsze, ale nie mogąc mu radzić, Córka poskoczyła co żywo do Don Kiszota, którego przechodząc widziała najmniej ze wszystkich zajętym i przemówiła doń prędko. Mości rycerzu, zaklinam cię na wysokie cnoty, którymi Pan Bóg cię zaszczycił. Pójdź na ratunek ojcu memu, którego dwaj niecni łotrowie mordują. Urodziwa damo, odpowie jej Don Kiszot poważnie i zimno. W tej chwili żadną miarą zadość uczynić nie mogę twojemu żądaniu. Bom dał słowo, że nie przedsię wezmę żadnej wyprawy, dopóki nie dokończę dzieła, do którego m się zobowiązał. To tylko teraz dla ciebie uczynić mogę, iż zdrową dam Ci radę. Bierz prędko do czcigodnego ojca swego i powiedz mu, żeby się bronił w walce, ile mu sił starczy. Żeby się nie dał pokonać nieprzyjaciołom, wytrzymywał ich jak najdłużej. A ja tymczasem pobiegnę do królowej Mikomikony prosić ją, aby mi pozwoliła dzielnym ramieniem wesprzeć ojca Twojego. I bądź pewna, że jak tylko otrzymam pozwolenie, żywego lub umarłego wydobędę z rąk napastników. E, do stupar diabłów! zawołała maritrona obecna tej rozmowie. Nim tam jegomość wykaraska się z tym pozwoleniem, to w moim Panu już i ducha nie zostanie. Darujcie mi piękne damy, ale ja inaczej postąpić nie mogę. Muszę mieć pozwolenie. Skoro je tylko otrzymam, pan zamku tego, żywy lub nieżywy, powtarzam, musi być w moim ręku, choćby sam Lucyper z całym piekłem przeciw mnie wystąpił. I taką na napastnikach wywrę pomstę, że niezawodnie będziecie, panie, zadowolone. Rzekłszy to? Rzucił się na kolana przed Dorotą i dobranymi wyrazami najwytworniejszego stylu rycerskiego pokornie błagał jej wysokość, aby mu dozwoliła pójść w pomoc władcy zamku tego ciężką przyciśniętemu potrzebą. Dała pozwolenie królewna, a dzielny rycerz, chwyciwszy miecz w rękę i tarczę zasadziwszy, pobiegł co mógł wyskoczyć ku bramie gospody, gdzie trwała jeszcze walka. A żar jej nieugaszony srodze dopiekał gospodarzowi. Ale gdy przybiegł na miejsce boju, zatrzymał się i stanął jak wryty. A chociaż maritrona i gospodyni z całych sił go podżegały, żeby ratował turbowanego karczmarza, ani ręką, ani nogą ruszyć nie chciał. Pytały go, czemu tak nieuczynny? Czemu? odpowiedział don Kiszot. Bo mi nie wolno dobywać miecza przeciw Hołocie. Ale zawołajcie tu Sancho Pansy, giermka mojego. To rzecz jego. Działo się to przed karczmą, gdzie guzy gęsto, a ciężko padały na skórę gospodarza, gdy gospodyni, jej córka i Maritrona wściekały się na Don Kiszota za jego oziębłość i tchórzem go nazywały. Ale zostawmy ich wszystkich, a zobaczmy, co Don Ludwik odpowiedział audytorowi, który chciał z niego wybadać przyczynę przybycia i przebrania się. Młodzieniec czule ściskał ręce audytora i rzewne łzy lejąc, rzekł: Panie, nie potrafię ci nic odpowiedzieć, jak tylko to, że od chwili, jak zamieszkałeś w naszym sąsiedztwie, zobaczywszy córkę twoją, pannę Klarę, pokochałem ją do szaleństwa. I jeżeli raczysz mnie uszczęśliwić, żebym został twoim synem, od dziś ona będzie moją żoną. To dla niej porzuciłem dom swojego ojca i tak się przebrałem. I gotów jestem pójść za nią na koniec świata, chociaż nie wie o mojej miłości. Domyślać się tylko może z moich łez, gdyż nigdy nie miałem szczęścia z nią mówić. Pan wiesz, kto jestem, jakie jest mienie mojego ojca, i że nie ma więcej dzieci, jak tylko mnie jednego. Jeżeli więc znajdziesz mnie pan godnym związku małżeńskiego z córką swoją, błagam cię. Nie odwlekaj szczęścia mego, a ja ci całe życie wdzięcznym, w szacunku i w służbach pozostanę. Jeżeli by zaś ojciec mój inne względem mnie miał zamysły, to czas i zacność mojego wyboru niezawodnie skłonią go nareszcie ku mnie. Zakochany młodzian, wypowiedziawszy to, zamilkł. Audytor zaś, zdziwiony niezmiernie i nie wiedząc, co począć w tak nagłym i nieprzewidzianym wypadku, Odpowiedział mu tylko, żeby był spokojny. Nie troszczył się o nic i byle się nie dał dzisiaj wziąć ludziom ojcowskim, to on całą tę rzecz załatwi. Don Ludwik schwycił go za ręce i, całując je z uniesieniem, choć audytor się wzdragał, rzęsistymi z tymi oblewał je łzami. Co tak rozczuliło poważnego prawnika, że całkowicie się już skłonił na stronę tego małżeństwa, myśląc sobie, że byłaby to wcale dobra partia dla córki, gdyby zezwolić chciał na nią ojciec Don Ludwika, o którym wiedział, że ma dla syna kupić znaczny urząd u dworu. Potyczka gospodarza z dwoma podróżnymi, sprzykrzywszy się obu walczącym stronom, skończyła się nareszcie. Oszuści musieli zapłacić, co byli winni, a Don Kiszotowi się zdawało, że to jego groźby sprawiły. Służba Don Ludwika. Czekała, aż panicz skończy rozmawiać z audytorem i cichutko się zachowywała. Słowem, wszystko było spokojne. Wszędzie panowała jakaś błoga cisza i byłaby pewnie długo trwała, gdyby diabli nie wnieśli, bo te czarty nigdy nie śpią, do gospody owego cyrulika, któremu Don Kiszot wydarł miedniczkę zamiast hełmu mambryna, a Sancho Pansa burkę z osłamu porwał. Golarz wprowadził osła swojego do stajni, a spostrzegłszy tam Sancza, zajętego kulbaczeniem swojego wierzchowca, postanowił zaraz wziąć się do niego. — A mam cię, panie złodzieju! — zawołał, rzucając się na niego. — Teraz mi się nie wymkniesz! Musisz zaraz oddać miedniczkę, siodło i cały porządek z osła, coś mi ukradł. Sancho, widząc się tak obcesowo napastowanym, i słysząc zelżywe na siebie wymysły, schwycił jedną ręką za siodło, do którego rwał się Cyrulik, a drugą pięścią tak go w samą gębę przywitał, że mu szczękę zupełnie zakrwawił. Ale wytrwały Cyrulik ani popuścił siodła i zaczął wrzeszczeć tak przeraźliwie, że co tylko żyło w gospodzie, wszyscy się na ten hałas zbiegli. Sprawiedliwości. W imieniu króla krzyczał. Sprawiedliwości. Ten zbójca chce mnie zamordować za to, że skradzioną własność moją mu odbieram. Łżesz ty wisielcze, odpowie Sancho, ja nie rozbójnik, a te łupy to pan Don Kiszot zdobył godziwie na wojnie. Don Kiszot patrzył na dzielność Sancha i wielce się radował, widząc, jak godny jego giernek umie żwawo nacierać i mądrze się bronić. Od tej chwili. Miał go już zawsze za bardzo walecznego żołnierza i przy pierwszej sposobności postanowił pasować go na rycerza, pewnym będąc, że świat i koło rycerskie nie mało na tym skorzystają. Balwierz bronił się bardziej językiem niż garścią i między innymi wykrzykiwał: Panowie, zlitujcie się, jak mi Bóg miły! To siodło jest moje, tak jak życie moje jest boskie. Poznaję je przecież. Jakbym je sam na świat urodził. Jeżeli nie wierzycie, najlepiej się to na ośle moim pokażę. Tylko je na niego przymierzyć, a kiedy nie będzie pasowało, jak ulał, to mnie nazwiecie ostatnim łajdakiem. Jeszcze to nie wszystko, bo tego samego dnia i godziny, kiedy mi te kulbakę skradziono, zabrano mi także nowiusieńką, koprową miedniczkę do mydła, ani razu jeszcze nie używaną. Za którą bitego talara zapłaciłem! W tym miejscu don Kiszot, nie mogąc już wytrzymać, rozbroił walczących, a kładąc kulbakę na ziemi, tak, żeby ją wszyscy dobrze widzieć mogli, przemówił: Mości panowie, jawnie i wyraźnie przekonać się możecie, w jak grubym błędzie zostaje ten giermek, kiedy miedniczką do mydła nazywa to, co było. Jest i będzie do skończenia świata nagłówkiem i hełmem mambryna, który zdobyłem na nim w boju uczciwie i należycie, i którego panem jestem niezaprzeczonym. Co się tycze kulbaki, nie mieszam się wcale do tego. Tyle tylko powiedzieć mogę, że giermek mój, sancho, prosił mnie, żebym pozwolił mu zdjąć rząd zwierzchowca tego nikczemnego tchórza. Ale jakim sposobem rząd ten na oślą kulbakę się zamienił, tego wcale nie rozumiem. Wiem tylko, że podobne rzeczy zdarzają się często w dziejach błędnych rycerzy. A na dowód tego, co mówię, sancho, mój kochaneczku, idź jeno zaraz i przynieś tu hełm, który ten ciura miedniczką nazywa. A dajcież pokój, wielmożny panie, rzecze sancho. Na diabła zda się taki dowód. Jak nie będzie lepszego, to pewno sprawę przegramy. Boć co prawda, to prawda, że co miedniczka, to nie hełm, a co kulbaka, to nie rząd. Choćby tam gadać nie wiem jak, oczy wszystko widzą. Rób, co ci każe? – krzyknie Don Kiszot. Przecież nie wszystko w tym zamku czarami się dzieje. Sancho przyniósł miedniczkę, a Don Kiszot, biorąc ją w rękę, patrzcie! rzekł. Mości panowie, jak ten człowiek bezczelnie śmie twierdzić, że to nie jest nagłówek od hełmu, Poprzysięgam na honor i wyznanie rycerstwa błędnego, którym się szczycę, iż to ten sam nagłówek, w niczym nie odmieniony, który od niego prawym bojem wygrałem. A tak jest, jako żywo, dodał Sancho, ten sam nie inny. I odkąd go mój Pan posiada, raz go tylko miał na sobie. Wtedy, kiedy odbił skajdan tych nędznych niewolników na galery przeznaczonych. I dalibóg przydał mu się wtedy, bo by mu pewno kamieniami głowę byli na miazgę roztłukli w tej diabelskiej bitwie, gdyby nim nie zasłonił czupryny. Rozdział 17 W którym ostatecznie usunięta zostaje wątpliwość co do Szyszaka i Kulbaki, i wykrywa się wiele nowych przygód w całej ich prawdziwości. No, patrzcie, panowie, wołał Cyrulik, co to są za ludzie, żeby w żywe oczy twierdzić, że to Heum, a nie Miedniczka. Ktokolwiek waży się twierdzić przeciwnie, rzekł Don Kiszot, pokaże mu, że zmyśla, jeżeli jest rycerzem, a jeżeli tylko giernkiem, to łże jak pies i zawsze ugać będzie. Majster Mikołaj, obecny tej rozprawie, Chcąc sobie zrobić zabawkę i rozrywki przyczynić przytomnym, zaczął popierać wariactwo Don Kiszota i odezwał się do cyrulika. Mości balwierzu, lub ktokolwiek jesteś, czy wiesz waść, że my oba z jednego cechu? Dwadzieścia lat już z górą, jak się wyzwoliłem na majstra balwierskiego i jak się znam na wszystkich naczyniach balwierskich od największego do najmniejszego. W młodości służyłem także wojskowo. I wiem dobrze, co to jest hełm, co szyszak, misiurka i zbroja. Znam się na wszystkich narzędziach wojennego rzemiosła. Osobliwie też na wszystkich porządkach żołnierskich. Owóż, nie urażając waści, twierdzę, że sztuka, którą trzyma w ręku dostojny kawaler, podobna do balwierskiej miedniczki jak pięść do nosa. I oczywiście widzę, że jest to nagłówek od hełmu, lubo niecałkowity. A już cić, niecałkowity, wtrąci Don Kiszot, bo brak mu obojczyka. A któż o tym wątpi, dorzuci pleban, zmiarkowawszy zamiar majstra Mikołaja. Przecież to rzecz widoczna. Cardenio, Don Fernand i jego drużyna przytwierdzili tak samo. Audytor, człowiek niezmiernie towarzyski, byłby niewątpliwie przyłożył także ręki do tej uciechy, gdyby go sprawa Don Ludwika mocno nie zaprzątała. Rozmyślał nad nią głęboko, jako nad rzeczą wielkiej wagi, i żarty wcale mu nie były w głowie. Boże mi odpuść, rzekł wtedy cyrulik, wzdychając, ale ani mi się mieści w głowie, jak tylu porządnych i statecznych ludzi może brać miedniczkę za nagłówek. Tali pan nie wiem, czyby na to cała mądrość najpierwszego uniwersytetu starczyła. A kiedy moja miedniczka ma być nagłówkiem, to może i kulbaka w waszych oczach jest rzędem końskim jak twierdzi jego mość pan rycerz. Co do mnie, rzeczy Don Kiszot, mnie się zdaje, że to kulbaka. I raz już powiedziałem, że się do tego nie mieszam, czy rząd, czy kulbaka. To mnie nic nie obchodzi. Mości Don Kiszocie, odezwie się pleban. Do ciebie to koniecznie należy rozstrzygnięcie tej sprawy. W rzeczach bowiem rycerstwa dotyczących i ja, i ci wszyscy panowie ustępujemy ci kroku całkowicie. I na sąd twój zupełnie się zdajemy. Zanadto czynicie mi honoru, odparł don Kiszot. Ale w tym zamku tak dziwne przytrafiły mi się już rzeczy dwa razy w życiu, że o niczym, co tu widzę, nie śmiem wyrażać się twierdząco, gdyż pewien jestem, że tu wszystko dzieje się czarami. Kiedym tu był pierwszy raz, zostałem ciężko poturbowany przez jakiegoś maura zaklętego. A sancho nie lepiej wyszedł z kilku tchórzami tego samego kalibru. Świeżo znów wczoraj wieczorem zawieszony zostałem za rękę i przeszło dwie godziny w tym stanie przebyłem, ani wiedząc, skąd mnie taka klęska spotyka. Byłoby zbytnią z mej strony zuchwałością brać się tu do rozstrzygania rzeczy tak zawiłej i trudnej. Objawiłem zdanie swoje co do nagłówka, ale co do kwestii kulbaki. Rozeznawać się jej nie podejmuje. Wasza to rzecz, mości panowie. Może nie będąc jak ja rycerzami, ujdziecie mocy czarów i zdrowo sądzić będziecie mogli o wszystkim, co się dzieje w tym zamku, bo czary zwodzić was nie będą, jak mnie. Dostojny rycerz słusznie mówi, rzekł Don Fernand. Nasza to rzecz, dać wyrok w tej sprawie, ale chcąc ją porządnie i należycie załatwić ja zaraz biorę się do zbierania zdań każdego z osobna, a większość głosów rzecz rozstrzygnie. Tych, co znali Don Kiszota, niewypowiedzianie bawiła ta komedia. Ale ludzie obcy, mianowicie służba Don Ludwika i trzej nowo przybyli łucznicy, pojąć nie mogli tej wariacji. Cyrulik wściekał się ze złości, że mu w żywe oczy skradzionej miedniczki zaparto i na hełm przeistoczono, i ani wątpił już, że ten sam los spotka i kulbakę. Wszyscy zresztą śmieli się, jak don Fernand z poważną miną, jak gdyby szło o rzecz największej wagi, zbierał głosy po kolei. Zebrawszy je od wszystkich, co znali don Kiszota, zwracając mowę do Cyrulika, rzekł głośno: Mój dobry człowieku, jużem się zmordował pytać zawsze o to samo i od wszystkich ciągle tęż samą słyszeć odpowiedź! Trzeba więc być wariatem, ażeby myśleć, że to kulbaka ośla, kiedy rzecz jest jak słońce jasna, że to rząd z konia i to z konia nie lada. Nie masz wtedy co gadać, ani osłem się swoim zastawiać. Bo to jest rząd koński i basta. Źleś sprawę popierał. Żadnych na swą stronę nie przedstawiłeś dowodów. Bodajem nigdy Królestwa Niebieskiego nie oglądał, zawołał biedny Cyrulik. Jeżeli wam tu wszystkim, jak tu jesteście, moi panowie, w oczach się nie dwoi. Bodajem nigdy Boga nie oglądał, bodajem spokojnej śmierci nie doczekał, jeżeli to nie jest moja kulbaka. Ale taka to sprawiedliwość. No, już nic nie mówię. Przecież nie pijany, nic w gębie jeszcze nie miałem. Wszyscy śmieli się z tych utyskiwań cyrulika i szaleństwa Don Kiszota, który na zapieczętowanie tak się odezwał. Kiedy tak. Niechże każdy zabierze, co do niego należy. I sięgnął po miedniczkę, A Sancho chwycił za kulbakę. Ale diabeł spałby chyba, ażeby sprawę tę tak łatwo przepuścił. Jeden ze sług don Ludwika chciał wtrącić do tej sprawy swoje trzy grosze, o którego nie pytano. Udając tedy przebiegłego, Jeżeli to nie figiel, odezwał się, to nie rozumiem, jak u diabła tylu ludzi rozumnych i znacznych może brać psa za kota. Już cisz, bez drwin niepodobna się tu mylić i z przeproszeniem panów, choćbyście nie wiem, co mówili, mimo uszanowania, jakie wam winienem, powiem zawsze, że to jest miedniczka, a tamto kulbaka z osła. Tylko się nie zaklina zaklinaj niebacznie, rzecze pleban, bo może z oślicy. To wszystko jedno, odpowie tamten, ale zawsze kulbaka. Jeden z łuczników nowo przybyłych... Wysłuchawszy całej sprzeczki, chciał także popisać się ze swoim zdaniem. Do stukatów, rzekł więc, mają się o co kłócić. A toć to kulbaka, jakem żywy człowiek, i ślepy by namacał. Kłamiesz hultaju, wrzasnął Don Kiszot. I podniósłszy spise, której z rąk nie wypuszczał, tak potężny cios nią wymierzył, że gdyby się łucznik nie umknął, byłby go o ziemię powalił. Spisa się połamała w kawałki od zamachu, a towarzysze łucznika, widząc, jak sobie z ich kolegą poczynano, zrobili wrzask wielki w imię świętej Hermandady, domagając się o siłę zbrojną. Usłyszawszy to wezwanie, gospodarz, który należał do tego zacnego stowarzyszenia, pobiegł prędko do siebie. Wziął szpadę i laskę urzędową i wróciwszy, stanął po stronie łuczników. Ludzie don Ludwika, Bojąc się, ażeby im się nie wymknął, otoczyli go kołem. A wydrwiony balwierz, widząc całą gospodę w takim rozgardjaszu, chciał korzystać z pory i capnął za kulbakę, kiedy tymczasem Sancho, stojąc opodal, z drugiej strony także za nią pochwycił. Dzielny Don Kiszot dobył miecza i natarł walecznie na łuczników. Don Ludwik, widząc naokoło taką bijatykę, w obawie, iżby go służba jego nie porwała, wołał na nią, ażeby szła na pomoc Don Kishotowi, Don Fernandowi i Kardeniowi, którzy się także wmieszali do bójki. Pleban wrzeszczał w niebogłosy, chcąc zwadę uśmierzyć, ale nikt go ani słyszał. Gospodyni ledwo gardło nie pękło od krzyku. Córka jej od łez się zanosiła, a Maritrona, jak wściekła wyjąc, biegała. Dorota i Lucinda w wielkim przestrachu nie wiedziały, do kogo się uciec. Młodziuchną Klarę z przerażenia dłości zdjęły. Balwierz, co się zmieściło, walił sancze a Sancho okładał, co miał sił, balwierza. Tuż obok znów Don Ludwik, gdy go jeden ze sług za kołnierz chciał ująć, bojąc się, ażeby nie czmychnął, zamalował go pałką tak potężnie, że go całego zakrwawił. Audytor. Widząc, że się biorą do zacnego młodzieńca, pobiegł mu na pomoc. Don Fernand tratował pod sobą jednego z łuczników. Cardenio sypał razy oburącz na prawo i na lewo, a gospodarz wrzeszczał z urzędu o pomoc do świętej Hermandady. Słowem, cała karczma zawichrzyła się istnym piekłem, że nic słychać ani widać nie było. Jeno krzyki, wrzaski, płacze jęki, klątwy, pięści, miecze, rozruch i popłoch ogólny. Śród tak straszliwego hałasu, Don Kiszot, zawsze różne rzeczy mający w żywej pamięci, przypomniał sobie Rokosz w obozie Agramanta, jak go opisują dzieje rycerstwa i huknął, piorunującym głosem, że się aż cała gospoda zatrzęsła. Stójcie, złóżcie miecze do pochew. I każdy niechaj mnie słucha, jeżeli mu życie miłe. Wszyscy stanęli jak wryci na głos Don Kiszota, a on im mówił dalej: Albożem wam nie powiedział, panowie, że ten zamek jest zaklęty i że w nim kwateruje cały pułk sprośnych czartów. Najlepszy macie tego dowód w tym, co oczy wasze teraz widzą: że niezgoda obozu Agramanta między nas się wkradła. Patrzcie. Jak tam się o miecz ognisty biją, a tam znów o konia skrzydlatego, tu inni o orła zaklętego, a tamci o szyszak zaczarowany. Czyż nie widzicie, że wszyscy walczymy z sobą, nie mogąc się porozumieć ani rozróżnić przyjaciół od nieprzyjaciół? Przystąpcież tu co prędzej, panie audytorze, i ty plebanie. Jeden z was niech będzie królem agramantem, a drugi królem Sobrynem i starajcie się zgodę między nami zaprowadzić, bo przebóg to hańba, ażeby ludzie takiego rodu i znamienitości jak my mordowali się wzajem dla tak błahych powodów. Łucznicy, nierozumiejący tych górnolotnych marzeń Don Kiszota, mając dobrze otrzepaną skórę od Kardenia i Don Fernanda, w żaden sposób bitwy zaprzestać nie chcieli. Nieborak Balwierz Usłyszawszy o zgodzie, był na to jak na lato, bo jego kulbaka poszła już w kawałki, a w brodzie ledwo parę włosów mu zostało. Sancho uciął bójkę, jak tylko głos pana go doszedł. Rad był wytchnąć sobie trochę i pot z twarzy ocierał. Służący don Ludwika uciszyli się także, gdyż niewiele by z bitwy wskurali. Jeden tylko gospodarz nie mógł się w złości pohamować. Upierał się koniecznie. Aby ukarać tego głupca, który co chwila w domu jego hałasy i burdy wszczynał. Nareszcie ukoiły się wszystkie zawziętości, a przynajmniej stanęło zawieszenie broni. Kulbaka pozostała rzędem, miedniczka nagłówkiem, a karczma uchodziła ciągle za zamek w gorącej wyobraźni Don Kiszota. Za staraniem audytora i plebana nastał pokój zupełny. A kiedy wszyscy przyjaźnie już się traktowali, lub też przyjaźń udawali, słudzy Don Ludwika zaczęli znów usilnie się domagać, ażeby zaraz z nimi jechał do ojca. On się z nimi korowodził, pragnąc zbyć się zręcznie, gdy tymczasem audytor, wziąwszy na bok don Fernanda, Kardenia i plebana, opowiedział im, jak się rzecz miała z Don Ludwikiem, i prosił, ażeby mu radzili, jak tu począć należy. Wszyscy razem uchwalili. Że don Fernand da się poznać sługom don Ludwika i powie, że go zabiera z sobą do Andaluzji, gdzie u brata jego, margrabiego, razem z należytym przyjęciem znajdzie dla siebie przyjaźń i szacunek. Don Ludwik bowiem oświadczył stanowczo, że nie pojedzie do ojca. Słudzy, dowiedziawszy się o znamienitości don Fernanda i postanowieniu don Ludwika, ułożyli rzecz tak, że trzech pojedzie do ojca donieść o wszystkim, a jeden zostanie do usług przy paniczu, czekając dalszych rozkazów. Tym sposobem powaga agramanta i roztropność króla Sobryna zakończyły wszystkie niesnaski i zniszczyły piekielną maszynę rozdwojenia i zatargów wzajemnych. Ale nieubłagany wróg pokoju nie mógł ścierpieć, aby go minął pożądany owoc tak pięknej siejby niezgód. I nowym pokuszeniem nowe wszczął rozruchy. Łucznicy, widząc, że mają do czynienia z ludźmi znamienitymi, od których tylko razy ich czekają, wynieśli się po cichutku. Ale jeden z nich, którego Don Fernand tak poturbował, przypomniawszy sobie, że między wyrokami sądowymi na chwytanie do aresztu przestępców, które miał przy sobie, znajduje się także wyrok na jakiegoś Don Kiszota, Skazanego przez świętą Herman Dadę za odbicie więźniów, chciał się przekonać, czy rysopis tego Don Quixota zgadza się z tym, którego miał przed oczami. Wyciągnął więc pergamin z kieszeni i sylabizując go powoli, bo czytać umiał nie tęgo, za każdą sylabą spoglądał spod oka na Don Quixota i porównywał rysy jego twarzy z rysopisem. Przyjrzawszy się dobrze, przekonał się, że jest ten sam i że na niego dekret wydany. Skoro tylko nabrał tego przekonania, trzymając dekret w lewej ręce, rzucił się zaraz na Don Kiszota. Schwycił go za gardło tak silnie, że ledwie nie zadusił, a wołał zarazem. Pomocy, panowie. Pomocy dajcie dla świętej Hermandady. I żeby nikt nie wątpił, że odzywam się w imię prawa, oto jest dekret, rozkazujący schwytać tego złoczyńcę i rozbójnika. Pleban wziął w rękę pergamin i przekonał się, że łucznik prawdę mówi. Ale rycerz, słysząc się mianowany rozbójnikiem przez człowieka tak podłego, wpadł w złość tak srogą, że aż mu kości w całym ciele zachrzęszczały. I choć go sługa rządowy tęgo ściskał, pochwycił go oburącz za gardło i byłby go niezawodnie udusił, gdyby mu towarzysze na pomoc nie przyszli. Gospodarz z urzędu przybiegł razem z innymi, a gospodyni, widząc męża do bójki wmieszanego, zaczęła na nowo wrzeszczeć jak opętana, w czym dopomagały jej z całego gardła Trona z córką, wzywając łaski niebios i pomocy wszystkich obecnych w gospodzie. Przez Boga żywego! krzyknął Sancho. Pan mój prawdę mówi, że ten zamek zaczarowany! Wszyscy diabli tu wojują, ani sposobów wyżyć godzinę spokojnie. Don Fernand rozerwał Don Kiszota z łucznikiem ku wielkiemu obu szczęściu, bo niezawodnie byliby się obydwaj podusili. Ale łucznicy dopominali się nie mniej o swego jeńca, żądając, aby go im wydano związanego, bo tu idzie o służbę króla i świętej Hermandady. W imieniu których polecone mieli schwytać tego niecnego zbójcę i łupieszce podróżnych. Don Kiszot śmiał się zrazu z ich mowy i odpowiadał im bez uniesienia: pójdźcie tu, nędznicy, podła i nikczemna hałastro. To wy łupieszcą nazywacie tego, co skutych uwalnia, więźniów wyswobadza, nieszczęśliwych wspiera i pognębionych osłania? O gawiedzi plugawa, co za niskość twej duszy i nędzę rozumu niebo uznało cię niegodną pojęcia cnót błędnego rycerstwa i na wieczne czasy w taką ciemnotę pogrążyło, że nigdy nie zrozumiesz, ile wielbić powinnaś nie tylko obecność, ale nawet najlichszego w świecie rycerza błędnego. Pójdźcie tu łotry najemne, a nie łuczniki. Wy złodzieje pod osłoną hermandady zostający, powiedzcie mi, co to za zuchwalec śmiał wydać dekret na rycerza takiego jak ja. Co to za gbur, co nie wie, że rycerze błędni to nie ptaszki do łowienia, że oni nie uznają nad sobą żadnych trybunałów ani sędziów, że nie mają innego prawa jak tylko miecz swój i odwagę i że własna ich wola zastępuje im wszelkie wyroki, ustawy i rozkazy. Co to za prostak nieokrzesany, który nie wie, że nie ma na świecie tytułów, co by tyle dawały prerogatyw, przywilejów i swobód, ile ich nabywa rycerz błędny z dniem pasowania. Jakiż krawiec żądał kiedy od nich zapłaty za suknię. Jakiż władca grodowy odmówił im kiedy wejścia do swego zamku, lub kazał płacić za pobyt. Gdzież jest król jaki, co by ich u stołu swego nie przyjmował? Gdzie jest dama, ażeby się ich zaletami nie zachwycała i pod opiekę ich się nie oddała? Gdzież jest nareszcie rycerz błędny we wszystkich wiekach upłynionych i tych, co przyjść jeszcze mają, który by nie miał dość siły i odwagi dać sam po pięćset batogów każdemu, z pięciuset nikczemnych łuczników, co by dość głupi byli, czekać na to. Rozdział osiemnasty o wielkim gniewie Don Kiszota i innych rzeczach przedziwnych. Podczas gdy Don Kiszot w ten sposób się rozwodził, pleban starał się wytłumaczyć łucznikom, że to jest człowiek, któremu piątej brakuje klepki jak to mogli z jego ruchów i sposobu mówienia sami najlepiej zmiarkować, i że za niepotrzebne uważał wdawać się dłużej z nim w rozmowę, a gdyby go aresztowali i uprowadzili z sobą, natychmiast uwolniono by go jako wariata. Posiadacz dekretu odpowiedział, że nie do niego należy oceniać stan umysłowy Don Kiszota, tylko wykonać rozkazy, jakie mu dano, i że skoro dopełni swojego obowiązku, i dostawi go raz, obojętne mu to będzie, jeżeli go pięćdziesiąt razy wypuszczą. Przecież na ten raz myślę, że tego nie dokażecie, bo zdaje mi się, że nie jest w humorze poddania się tak łacno. Jakoż pleban tak dobrze umiał rzecz wystawić, a don Kiszot tyle dziwactw zaczął wyprawiać, że ucznicy stokroć byliby od niego głupsi, gdyby nie poznali w nim skończonego wariata. Dali się tedy radzi nie radzi ułagodzić i wdali się w pośrednictwo zajścia Cyrulika z Sanczą, którzy patrzyli jeszcze na się z ukosa i każdej chwili można się było spodziewać, że się wezmą za czuby. Jako członkowie władzy wymierzającej sprawiedliwość, osądzili tę sprawę i to z zupełnym obu stron zadowoleniem, bo przemienili na powrót kulbaki, pozostawiając wszakże popręgi i uzdeczki. Co się zaś tyczy hełmu Mambryna, za ten pleban ze swojej kieszeni, lecz tak, ażeby Don Kiszot nie widział, zapłacił cyrulikowi osiem realów i wymógł przyrzeczenie, że roszczeń swoich odtąd zupełnie zaprzestanie. Gdy już te dwa ważne zajścia załatwiono, nie pozostawało jak dać odprawę służącym don Ludwika i zostawić jednego z nich do usług. W jego czasie podróży, którą z don Fernandem odbyć razem zamierzyli, ale że fortuna zaczęła być łaskawą dla kochanków i walecznych, którzy się znajdowali w gospodzie, chciała więc dokonać swojego dzieła. Służalcy don Ludwika przystali na wszystko, co żądał, a Klara, widząc go pozostającego przy niej, tak była uszczęśliwiona, że zdawało się, że szczęście to jeszcze bardziej wdzięki jej podniosło. Co zaś do Zoraidy, ta nie rozumiejąc zupełnie, co się dzieje, stosowała swój śmiech lub smutek do innych, a szczególniej do swego Hiszpana, na którego zawsze zwrócone miała oczy. Gospodarz, dostrzegłszy hojność, jaką okazał pleban dla Balwierza, chciał także przy tej sposobności co skorzystać i żeby pokazać, że jest rozgniewany, domagał się od Don Kiszota zapłaty za żywność i wino. Klnąc się, że nie wypuści Rosynanta, ani Sancha, ani osła, jeżeli co do grosza zaspokojonym nie zostanie. Pleban załagodził i to, a don Fernand zapłacił. Lubo i audytor ze szczodrobliwością swoją chciał pośpieszyć. A tak po drugi już raz błogi nastąpił pokój, i miasto niezgody obozu Agramanta doznawało, jak się wyraził don Kiszot, spokoju i słodyczy panowania Augusta. Wszyscy obecni w gospodzie przyznali jednomyślnie, że to było dziełem roztropności plebana i hojności Don Fernanda. Każdy im też za to zasłużone składał dzięki. Don Kiszot, widząc się wolnym i od wszelkich zwad, tak własnych, jak i koniuszego swego oswobodzonym, poczytał teraz zastosowne zająć się dokonaniem wielkiego dzieła, do którego był powodowanym. Tą myślą, zajęty, padł przed dorotą na kolana, a kiedy go podniosła, tak do niej przemówił. Stare to i powszechnie znane przysłowie, najdostojniejsza pani, że pilność jest matką pomyślności. Wieloliczne doświadczenie naucza, że wytrwałością i trudem najcięższych rzeczy dokonać można. Ale prawda tej zasady najjawniej okazuje się na wojnie. Gdzie wytrwałość i czujność w uprzedzaniu planów nieprzyjaciela, często nam nadspodziewany triumf zapewnia. Mówię to dlatego, najdostojniejsza księżniczko, że dalszy pobyt nasz w tym zamku uważam nie tylko za bezużyteczny, ale nawet za niebezpieczny dla nas. Kto wie, czy pan Dafilando nie wywiedział się przez tajnych szpiegów, że wybieram się na jego zagładę? I czy korzystając z czasu, który my tu tracimy, nie obwarował się w jakim zamku, o którego zdobycie, niepożyte ramię moje i cała usilność i biegłość moja, nadaremnie by się kusiły? Uprzećmy więc, jak to mówiłem, zamiary jego naszą pilnością, i racz pani zezwolić, abyśmy jak najprędzej stąd odjechali. Bo tylko mi się spotkać trzeba oko w oko z twoim wrogiem, pani, aby życzeniom twoim, Zadość się stało. Skończył mowę don Kiszot i poważnie oczekiwał na odpowiedź królewny. A ta, stosując się do usposobienia kawalera, tak mu odpowiedziała: Mocną ci obowiązana, niezwyciężony rycerzu, za gorącą chęć niesienia mi pomocy w utrapieniu. Godna to rzecz prawdziwego rycerza, którego powołaniem jest wspierać sieroty i strapionych. Daj Boże, by życzenia nasze się spełniły i bym dowieść ci mogła, że są na świecie kobiety wdzięcznymi być umiejące. Co do wyjazdu mojego, w każdej chwili jestem gotowa na Twoje zawołanie. Rozrządzaj więc mną, jak ci się podoba. Oddając w Twoje ręce osobę i sprawę swoją, jawnie okazałam światu, co trzymam o Twoim rozumie i jak nieskończoną ufność pokładam w Tobie. A więc idźmy w imię Boga! zawołał Don Kiszot. I kiedy tak dostojna księżniczka nie waha się uchylić czoła przede mną, spieszmy ją wynieść wysoko i na tron przywrócić. Idźmy natychmiast! Tak, pani, odwłoka sprowadza często niebezpieczeństwa. A przy tym radbym jak najprędzej w usługach twych dobić się sławy, która mnie czeka. Niebo dotąd nic nie stworzyło. Ani piekło nie wydało takiego, czego bym ja się uląkł. Siodłaj więc rosynanta Sancho, wyprowadzaj swego długo ucha i rumaka dla królewny. Żegnajmy władcę grodu tego i wszystkich jego rycerzy i ruszajmy co żywo. Ach, wielmożny panie, odezwie się Sancho, trzęsąc głową. Nie tak to wszystko gładko idzie, jak się komu myśli, bez obrazy pańskiej. A o cóż ci tam znów chodzi, ladaco? zapytał Don Kiszot. Cóż mnie iść może niegładko, kiedy niczego się w świecie nie boję i wszystko około siebie zgładzam. A kiedy się wielmożny pan tak gniewa, to już gęby nie otworzę, odparł Sancho. I nic o tym nie powiem, co, jak giermek i wierny sługa, myślałem, żem powinien panu powiedzieć. Gadaj, że co ci się tylko podoba, krzyknął Don Kiszot. Byleś nie myślał, że mnie czym zastraszysz, bo... Że ty znasz strach, toś się powinien z niego wyleczyć. Ale ja znam strach tylko na twarzach swoich nieprzyjaciół. E, do kaduka, komu tam to w głowie, tu nie o to idzie, rzekł Sancho. Ani się nawet do tego ochapiało. Ale w tym sęk, że ta pani, co to się udaje za królową Wielkiego Królestwa Mikomikon, to ona, jak mi Bóg miły, taka królowa, jak moja nieboszczka babka. Bo żeby ona była królowa, to przecież nie latałaby raz wraz cmoktać się w kącie z jednym z obecnych tupanów. Dorota zaczerwieniła się po uszy na te wyrazy Sancha. Bo prawdą była, że często się z Fernandem ściskała, z góry mu wypłacając zadatki przyjaźni. Sancho ich podpatrzył i zmiarkował, że to jakoś nie patrzy na cnotliwą księżniczkę. Tak więc Dorota zmieszała się i sama nie wiedząc, co odpowiedzieć, siliła się tylko, żeby po sobie zakłopotania nie okazać. A on z zimną krwią ciągnął dalej. — Ja to wam mówię, wielmożny panie. To rzecz prosta, boć jeżeli za nasze fatygi i znoje, za te wszystkie po nocach i licho wie niejakich miejscach turbacje, jakiś tam sowizdrzał wypachniony ma kiedyś zbierać owoce to po co mnie się spieszyć z siodłaniem rosynanta i wyprowadzaniem rumaka dla królowej, albo i wam, panie? Po co drzeć się po błotach i chrustach, z których kto inny wyłowi ptaki? Nie lepiej, że tu siedzieć spokojnie na miejscu? Niech każdy pilnuje swojej grzędy, a czyja wola, niech goni wiatr po świecie. Jakżeż potrafię tu odmalować wściekły gniew Don Kiszota, gdy usłyszał te zuchwałe wyrazy Giermka. Oczy mu krwią zaszły, ogniem buchały i jak sztyletami przeszyły biednego sancze. Głos w gardle mu zachrypł, a język jak opętany to się zacinał i połykał, to wartkim pędem przekleństwami miotał. A ty łotrze, obwiesiu, zuchwalcze, bezczelniku, nikczemna gadzino, ty bluźnierco, ohydny potwarco krzyczał. Jak śmiesz mi z podobnymi rzeczami się odzywać w mojej i tak znakomitych dam obecności? Jak śmiesz w głupiej głowie tak haniebne myśli płodzić? Skąd ci ta zuchwałość? Skąd tyle bezczelności? Idź mi precz z oczu przebrzydły potworze, kałużo kłamstwa, magazynie oszustwa, arsenale złości, furgonie wszeteczeństwa! Zapowietrzony składzie sprośności, zdradziecki wrogu honoru i uszanowania należnego osobom krwi dostojnej. Precz mi z oczu i ani mi się pokazuj, bo cię ze złości. Mówiąc to brwi najeżył, nozdrza wydął, wargi zacisnął, z oczu groźnie ciskał spojrzenia, a prawą nogą jak młotem w ziemię walił. Były to nieomylne znaki gniewu straszliwego. Co mu rozdzierał wnętrzności. Słysząc mowę tak okropną i widząc tak straszne miotania się pana, biedny Sancho takiego doznał strachu, że radby się był w ziemię schować, gdyby się chciała pod nim rozstąpić. A nie wiedząc już co robić, zakręcił się cichutko i usunął z oczu pana. Przebiegła Dorota, znając już dobrze Don Kiszota, przemówiła do niego, chcąc go ułagodzić. Nie unoś się takim gniewem, mości rycerzu posępnego oblicza. Głupie gadaniny prostaka giermka nie warte tego. Może też w sumieniu swoim nie jest tyle winny, jak się zdaje, boć doświadczona jego poczciwość nie pozwala przypuszczać, żeby bez powodu i rozmyślnie składał świadectwa, cudzą dobrą sławę krzywdzące. Sam to powiedziałeś, że w tym zamku wszystko czarami się dzieje. Nie ma więc wątpliwości, że Sancho za diabelską sprawą widział te rzeczy honorowi memu ubliżające, o których wspomniał. Ach, wielki Boże, Stworzycielu świata, panie, zawołał don Kiszot. A toż dopiero wielką prawdę wyrzekłaś, wasza dostojność. Jak kulą w płot, inaczej być nie mogło, szatańskie omamienie musiało zapruszyć oczy temu biedakowi. Czarnoksięska sztuka sprawić to tylko mogła, bo znam tego poczciwca i rzetelność jego i aż nadto wiem, że nigdy w życiu nie dałby fałszywego świadectwa. Ależ oczywiście, że inaczej być nie mogło, rzecze Don Fernand. Racz przeto, zacny rycerzu, nie odmawiać mu przebaczenia swego i wróć mu łaskę swoją, którą posiadał, nim te czary głowę mu otumaniły. Przebaczam mu! Rzekł Don Kiszot. Pleban natychmiast pobiegł po Sancze, a ten pokornie rzucił się do nóg panu i błagał go, ażeby mu dał rękę do ucałowania. Don Kiszot podał mu rękę i błogosławieństwa udzielił, mówiąc: Nie będziesz już wątpił teraz, synu mój Sancho, com ci tylekroć powtarzał, że czary wszystkim tu rządzą. Nie wątpię już o tym, odpowiedział Sancho, gotowym przysiąc nawet na to, bo widzę już, że i językiem moim rządzą. O tym tylko nie wątpię, co było rzeczywiste i na jawie, że mnie wtedy jak piłkę w górę podrzucali, bo dobrze to w kościach czułem. I temu nie wiesz, jak i wszystkiemu, Rzeczę don Kiszot. Bo gdyby tak było, byłbym cię zaraz pomścił i teraz jeszcze mógłbym winnych ukarać. Ale ani wtedy, ani teraz nie mogę znaleźć nikogo na kim bym pomstę wywarł. Całe towarzystwo chciało się koniecznie dowiedzieć, co to było za podrzucanie i gospodarz musiał im opowiedzieć co do Joty, jaką to zabawkę wyprawiono sobie z Sanczą. Ale Sancho pękał ze złości i byłby pękł pewno, gdyby pan mu nie zaręczył, że to wszystko czary. Dwa dni całe bawiła już w gospodzie ta miła kompania. Wszyscy uznali, że czas by się już rozjechać i obmyślali środki skłonienia Don Kiszota, by wrócił do domu, gdzie pleban z balwierzem mogliby skutecznie nad wyleczeniem go pracować, a Dorota z Don Fernandem uszliby podróży, ułożonej zrazu niby to dla przywrócenia na tron królewny Miko Mikony. Siląc się na rozmaite pomysły, postanowiono nareszcie wejść w układy z wieśniakiem, który przypadkowo przejeżdżał tamtędy z wózkiem swoim, żeby go odwiózł do domu w sposób następujący. Zrobiono coś na kształt klatki kratkowanej, dość wielkiej na wygodne pomieszczenie człowieka. Don Fernand ze swoją drużyną, ludźmi Don Ludwika, łucznikami i gospodarzem, przebrawszy się uciesznie za radą plebana, który głównie rzecz prowadził, Weszli cichutko do izby Don Kiszota, gdzie on po trudach spoczywał. Zbliżyli się na palcach do śpiącego, któremu ani się śniło, co go teraz spotka. Związali mu ręce i nogi tak doskonale, że gdy się obudził, podziwiać mógł tylko stan, w którym się znajdował, i naiwnie przypatrywać się cudacznym, otaczającym go figurom. Jak zwykle wyobraził sobie natychmiast, że to są duchy zaklęty zamek ten zamieszkujące i że sam zaklęty został bo nie mógł ani się bronić ani palcem ruszyć pomysł plebana udał się jak spłatka ze wszystkich obecnych sam jeden sancho zachował zwyczajną postawę i sam jeden może najwięcej miał zdrowego rozumu chociaż mało brakowało żeby w głupocie wyrównał panu poznał przecież wszystkie te przebrane figury ale tak był odurzony, że nie śmiał gęby otworzyć i czekał tylko, jak się ten figiel z Don Kiszotem skończy. Pan jego, nic także nie mówiąc, czekał rad, nie rad, co się z nim dalej stanie. Przyniesiono klatkę, wsadzono go w nią, a obiwszy mocno deskami, żeby niełatwo było rozerwać, przebrane poczwary wzięły ją na ramiona i kiedy miały wynosić już z izby, Dał się słyszeć głos potężny, na który tylko majster Mikołaj mógł się zdobyć, w ten sposób przemawiając. O rycerzu Posępnego oblicza: nie dziwuj się swojej niewoli, musiałeś w nią popaść, abyś dzieła, którego się w wielkości swojego męstwa podjąłeś, mógł prędzej dokonać. Dzieło to wielkie do końca doprowadzone zostanie, kiedy ogromny lew zmęczy i biała gołębica z tobozo poddadzą wspaniałe głowy pod słodkie jarzmo hymenu i złączą się z związkiem szczęśliwym, z którego wynijdą na świat dzielne lwiątka, co pójdą w nienaśladowane tropy nienaśladowanego ojca. A to się stanie, nim jasny luminarz, ścigający nimfę poranną przed nim uchodzącą, po dwakroć obierzy zwyczajnym pędem świetne znaki zodiaku. A ty, najwierniejszy i najpoczciwszy z giermków co kiedy pałasz u boku włosy na brodzie a rozum w nosie nosili nie smuć się i nie rozpaczaj że przed światła oczu twoich tak cudownie znika kwiat błędnego rycerstwa bo nim kilka przejdzie księżyców ujrzysz się jeżeli tylko wszechmocny architekt przyrody na to zezwoli wyniesionym na tak wysoki stopień po drabinie szczęścia że sam się nie poznasz i błogo używać będziesz szczęśliwych skutków nieomylnych przyrzeczeń swojego pana. Jeszcze raz cię upewniam imieniem mądrej prorokini mentironiany, równie wielkiej i prawdziwej jak meluzyna, że herkulesowe trudy twoje nie zostaną bez nagrody i że w swoim czasie ujrzysz obfitą zapłatę. Idź zacny giermku, trop w trop. Za niezwyciężonym, a zaczarowanym teraz rycerzem. Bo trzeba, żebyś go nie odstępował, dopóki obydwaj nie dojdziecie do celu, który wam wyższe wyroki przeznaczyły. A że mi nie wolno więcej mówić bywaj zdrów, niech cię Bóg prowadzi. Ja wracam, gdzie byłem. Balwiesz doskonale naśladował głos wyroczni. Don Kiszot uradował się aż do głębi duszy z zapowiedzianych mu obietnic, pojmując ich znaczenie i ciesząc się, że nie za długo połączony zostanie węzłami małżeńskimi z drogą swoją Dulcyneą Stobozo, która ku wiecznej chwale krainy Manczy wyda mu na świat dzieci Lwiątka. Wierząc w te wszystkie przepowiednie, równie niezachwianie jak w księgi o błędnym rycerstwie, Westchnął głęboko i zawołał: O ty, istoto nieznana, co mi tak wielkie przepowiadasz rzeczy, błagam cię, uproś ode mnie czarnoksiężnika, co losami mymi kieruje, żeby mi nie dozwolił zginąć w tym haniebnym więzieniu, nim się spełnią obietnice twoje. Cieszyć się będę z ciężkiej niewoli swojej, jeżeli się tak stanie. A to twarde i ciasne pomieszczenie swoje poczytam sobie za mękę i słodkie łoże małżeńskie. Dziękuję ci z całego serca za pociechy, których tak uprzejmie udzieliłeś giermkowi mojemu, Sancho Pansa. Tak mocno ufam wierności i przywiązaniu jego, iż pewien jestem, że mnie nie opuści w złej doli, jak mi towarzyszył w szczęściu. Bo, choćbym nie był w możności dać mu wyspy przyobiecanej i dotrzymać innych ważnych przyrzeczeń, to zawsze mieć będzie zasługi regularnie wypłacone, bo w testamencie zastrzegłem, żeby mu wyliczono, co mu przeznaczam. Choć to zaiste bardzo mało w porównaniu z wielkością usług jego. W każdym razie jest to bardzo wiele stosunkowo do teraźniejszego majątku mojego. Sancho Pansa, rozczulony dobrocią pana, skłonił się nisko i pocałował go w obie ręce, bo jednej z powodu związania nie mógł osobno do ust donieść. W tejże samej chwili duchy postawiły klatkę na wóz. Rozdział dziewiętnasty W którym opisuje się rozmaite rzeczy. Don Kiszot, rozmyślając nad dziwacznym zamknięciem swoim i wcale niemiłą podróżą, mówił do siebie. Czytałem wiele historii o błędnych rycerzach, ale nigdy w życiu nie zdarzyło mi się widzieć, czytać ani słyszeć, żeby tak nędznie i powolnie zaczarowanych rycerzy przewożono. Zwyczajnie porywano ich w powietrze, ciemną osłaniano chmurą lub sadzono na wóz ognisty hipogryfa lub innego podobnego stwora. A mnie wiozą takim woziskiem i wołami. Ach, umieram ze wstydu. A może teraźniejsza rycerskość i dzisiejsze zaczarowania nie trzymają się prawd dawnych. Może dla mnie wynaleziono nowe sposoby czarów i przewożenia dlatego, że jestem teraz jedynym rycerzem błędnym na świecie i żem pierwszy wskrzesił zapomniany ten zakon. Jak tobie się też zdaje, mój przyjacielu Sancho? Mnie się nic nie zdaje odpowiedział Sancho. Bo ja nie czytałem tyle, co wy, panie, tych pism błędnych. Ale, mimo to, przysiągłbym, że te wszystkie mary, otaczające nas, nie są bardzo katolickie. Miły Boże, Cóż ty gadasz? odrzecze Don Kiszot. Jakże mają być takimi, kiedy to są przecie duchy, fantastyczne ciała poprzedzierzgane, żeby mnie w ten smutny stan wprawić? A jeżeli się sam chcesz o tym przekonać, to tylko ich dotknij, Sancho. Złap je ręką, a obaczysz, że to są istoty powietrzne, żadnego ciała nie mające, a kształty ich są złudzeniem. Przyznam się, wielmożny panie, odpowiedział sancho, żem ja już łapał je ręką i przekonałem się, że te diabły, co cię tak turbują, mają ciało jak się należy i wcale nie żywią się wiatrem, a co więcej, nie słychać ich ani siarką, ani innymi plugastwami, tylko pachną piżmem i wonnościami, że aż w nos bije. Sancho stosował to głównie do don Fernanda który, będąc wielkim panem i wielkim elegantem, lubił się zapewne perfumować. Nie dziw się temu przyjacielu Sancho, rzeczy Don Kiszot. Diabły mędrsze niż ty myślisz. A chociażby mieli przy sobie wonności, nie mogą niczym pachnąć, bo zawsze czuć ich piekłem, którego nigdy pozbyć się nie mogą. Miłe wonie przyjemnymi są dla zmysłów a one pozbawione są na wieki wszelkich przyjemności jeżeli zatem zdaje ci się że te diabły pachniały piżmem i wonnościami to albo masz katar albo zostałeś przez nich omamiony żeby ich nie poznać kiedy pan ze sługą tak rozmawiają don fernand i Cardenio, bojąc się żeby don kiszot nie poznał że go oszukują chcieli się zaraz usunąć Kazali więc gospodarzowi osiodłać Rosynanta i okulbaczyć osła Sanczy, a pleban zgodził ławników, żeby do samego domu odprowadzili zaczarowanego rycerza. Cardenio zawiesił miedniczkę, rapier i spise przy siodle Rosynanta i dał go prowadzić Sanczowi, który, siedząc na ośle, jechał przodem, kiedy dwaj łucznicy po bokach wozu straż trzymali. Nim woły z miejsca ruszyły, gospodyni, jej córka i mari trona wyszły pożegnać się z don kiszotem udając że są bardzo zmartwione jego wypadkiem nie płaczcie dostojne damy rzekł do nich przygody podobne nieodłączne są od mojego powołania i gdyby mnie nie spotkały nie mógłbym się poczytywać za tak wielkiego rycerza gdyż podobne rzeczy nie przytrafiają się nigdy małoznacznym i podrzędnym rycerzom, o których nikt się nie troszczy. Jest to udziałem rycerzów najsłynniejszych, których męstwa i przymiotów zazdroszczą książęta i inni rycerze, a nie mogąc im dorównać, czyhają na ich zgubę. Z tym wszystkim cnota jest tak potężna, że mimo magii przez Zaroasta wynalezionej przezwycięży wszelkie zapory i świecić będzie na ziemi, jak słońce na niebie. Błagam Was, piękne Panie, przebaczcie mi, jeżeli mimowolnie przykrość Wam jaką wyrządziłem i bądźcie przekonane, że umyślnie nigdym jeszcze w życiu nikogo nie uraził. Błagam was także módlcie się za wolność moją, którą niegodziwy i sławy mej zawistny czarnoksiężnik tak haniebnie mi wydarł. A przysięgam wam, że całe życie pamiętać będę łaski w tym zamku wyświadczone i niezatartą wdzięczność za nie zachowam. Kiedy ugrzeczniony kawaler, takie komplementy prawi damom, pleban i balwierz pożegnali się z Don Fernandem i jego towarzyszami, z kapitanem, audytorem i damami, a najczulej z Dorotą i Lustindą, z którymi bliżej się znali. Wycałowali się serdecznie i obiecali sobie wszyscy nawzajem do siebie pisywać. Don Fernand wskazał plebanowi doskonałą drogę, którą listy dochodzić go mogą, prosząc, żeby mu donosił wszelkie szczegóły o Don Kiszocie i obiecując mu nawzajem donieść o wszystkim, co by go interesować mogło. O swoich zaślubinach z Dorotą, o chrzcinach Zoraidy, o miłostkach Don Ludwika z piękną Klarą i tak dalej. Raz jeszcze się uściskali i nowe zapewnienia przyjaźni zamienili. Na samym odjezdnym Karczmasz dał plebanowi jakieś papiery, które znalazł w owym kufrze, gdzie była historia natrętnego ciekawca. Pleban podziękował mu, przejrzał je natychmiast i obaczył, że znajduje się w nich rzecz pod tytułem Historia Rinconeta i Cortadilli. Pomyślał sobie, że ta powieść nie musi być zła, bo jest tego samego autora, co poprzednia, a tamta wszystkim się podobała. Pleban z balwierzem wsiedli na koń w maskach i jadąc zawozem, dopełnili wyżej opisanego orszaku. Cały ten korowód postępował poważnie i majestatycznie noga za nogą, stosując się do ciężkiego chodu wołów ciągnących wóz. Don Kiszot siedział w klatce oparty o kraty, z rękoma związanymi, tak spokojnie i milcząco, jak gdyby był z kamienia. Dwie, mile tak jadąc, przybyli na dolinę, gdzie podwodnik chciał popaść woły. Ale balwierz mu radził, żeby jechał trochę dalej, gdyż zaraz za górką jest piękna łąka, gdzie znajdzie lepszą dla swoich bydląt trawę. Jechali więc dalej, gdzie pleban obejrzawszy się spostrzegł sześciu czy siedmiu ludzi na koniach w ordynku za nimi jadących. Można się było spodziewać, że niedługo ich dojadą, bo mieli doskonałe muły kanonickie i widocznie spieszyli się do gospody o milkę jeszcze stąd odległej. Zrównawszy się, grzecznie zamienili powitania, a jeden z podróżnych, który był kanonikiem Stoledo i panem tych ludzi, widząc tak osobliwą i pocieszną procesję około człowieka zamkniętego w klatce, zapytał się, co znaczy ta ceremonia i dlaczego tak go wiozą, domyślając się zresztą po łucznikach, że musi to być jakiś wielki rozbójnik, którego ukaranie do świętej Hermandady należy. Czcigodny Dobrodzieju, odpowie łucznik, którego pytał kanonik. To wam chyba sam ten rycerz odpowie, bo my nic nie wiemy. Zacni rycerze! zawołał don Kiszot, słysząc zapytanie. Znacie może ustawy błędnego rycerstwa? Wyznajcie mi, czy je znacie, bo w takim razie nie będę się wzbraniał opowiedzieć swoich nieszczęść. Jeżeli zaś ich nie znacie, nie myślę sobie próżno psuć gęby gadaniem wam rzeczy, których nie zrozumiecie. Bogiem, prawdą, mój bracie, odpowie kanonik, czytałem ja więcej ksiąg rycerskich niż brewiarzów. I jeżeli ci jedynie idzie o to, możesz mi jak najotwarciej opowiedzieć, co tylko chcesz. Kiedy tak. To co innego, rzeczy Don Kiszot. Chętnie wam historię swoją opowiem, ale bardzo proszę nie tykać mnie bratem. Trzeba wam tedy wiedzieć, mości rycerzu, że złość i zazdrość przeklętych czarnoksiężników zaczarowała mnie w tej klatce, bo cnota doznaje zawsze więcej prześladowania od złych, aniżeli miłości od dobrych. Jestem błędnym rycerzem. Nie należy do liczby tych, o których sława nie wie i o których ani śladu w wiekopomnej pamięci nie zostanie, ale do tych, co pomimo zawiści niechętnych i wbrew wszystkim magom perskim, wszystkim brahmanom indyjskim i gimnosofistom etiopskim, ryją swe imiona i dzieła na spiżu świątyni nieśmiertelności. Dla przykładu wiekom potomnym, dla wzoru i prawidła rycerzom błędnym, którzy zechcą dostąpić szczytu sławy wojennej. Dostojny rycerz Don Kiszot z Manczy dobrze mówi, odezwie się pleban, który zaraz z początku rozmowy kanonika z więźniem umyślnie razem z Balwierzem zbliżył się do nich. Został on zaczarowany na tym wozie, nie ze swojej winy, ani za złe uczynki, ale przez podstęp i zdradziecki gwałt tych, którym jego męstwo i cnota były solą w oku. On to jest owym rycerzem posępnego oblicza, o którym zapewne już słyszeliście, którego czyny waleczne i dzieła niesłychane po wiek wieków jaśnieć będą na spiżu i marmurze, mimo zawiści i zawziętości nieprzyjaciół, co by radzi w niepamięć je zagrzebać kanonik i cały orszak jego niemało się zdumieli słysząc, że człowiek wolny tak samo od rzeczy mówi, jak i uwięziony i sami nie wiedzieli, co o tym mają sądzić. Ale Sancho Pansa, zbliżywszy się do nich i widząc ten kłopot, chciał rzecz objaśnić. Dostojni panowie, rzeczę więc. Posłuchajcie mnie i czy wierzyć będziecie czy nie temu, co powiem, ja zawsze swoje wygadam, bo mi sumienie tak każe. Oto pan, Don Kiszot, tak jest zaczarowany jak ja albo osioł, na którym jadę. On całkiem zdrów i ma zmysły jak należy. Je, pije i wszystkie funkcje odbywa jak inni ludzie, jak przedtem odbywał, nim go wsadzono w te kluby. Co to za gadanie, że on zaczarowany? Nie głupim, żebym temu wierzył. Alboż ja to nie wiem, że opętani nie jedzą, nie śpią ani nie mogą gadać? A gardło dam, że jak pan mój zacznie rozprawiać, to go nie przegada stu patronów i tyleż przekupek, choćby mieli po sto języków w gębie. Mówiąc to, sancho obrócił się do plebana. A, mości plebanie, mości plebanie! Czy to, Dobrodziej, myślisz, że ja go nie poznał i że nie miarkuje, co się święci w tych czarach? Próżno tam, jegomość, twarz sobie zakrywasz. Znam ja cię lepiej od mego osła. Na nic się nie przyda ta maskarada. Wiem dobrze, że to oszukanie. Ja się na to nie złapię, jak wróbel na plewy. A pamiętaj, Dobrodzieju, że gdzie obłuda i zazdrość panuje, tam się cnota prześladuje. Niechaj diabli porwą te figle. Żeby nie wy, dobrodzieju, z tymi przeklętymi niby czarami, to pan mój byłby się już ożenił z królewną Mikomikonu, a ja bym został co najmniej hrabią, co się to za wierność moją i usługi należy. Ale widzę ja, że to wielka prawda, co mówią, iż fortuna kołem się toczy i że ci, co wczoraj byli na wierzchu ozdobni, dziś na spodzie w błocie leżą, łazarzom podobni. Najbardziej mnie to gniewa, że wrócić muszę do żony i do dzieci lichym masztalerzem, kiedy oni spodziewają się powitać mnie królem albo władcą jakiej wyspy. Nie mówię ja wam tego, dobrodzieju, byle gadać, ale że powinni byście przecie mieć sumienie i wstydzić się tej psoty panu memu wyrządzonej. Bo pamiętajcie, że przed Bogiem ścisły zdacie rachunek. Czy to na tym, czy na tamtym świecie, za to wszystko i za to, że mu nie dajecie spełniać dobrych uczynków, wspomagać wdów i sierot, wspierać nieszczęśliwych i karać niecnoty. — Otóż to, mości Sancho — przerwał Balwierz. — Jestem w domu i widzę, że waść także z tego zakonu, co i twój pan. Wielka mnie przeto bierze ochota zamknąć cię z nim do klatki i zarzeknąć jako członka błędnego rycerstwa. Czy czasem nie jesteś brzemienny wyspą, która ci tak ciąży na sercu? Gotów jestem przywołać akuszerki. Nie jestem wcale w ciąży, odparł z gniewem Sancho. I kwituję z tego, chociażby mi książęcia nawet w żywocie moim nosić proponowano. Jestem biedny, ale poczciwy, prawy chrześcijanin i w niczym nie krzywdzę sprawiedliwości. Jeżeli pragnę wyspy, to drudzy więcej jeszcze żądają. Boć na to góra grzebie, żeby ziarnko wygrzebała. A zresztą każdy człowiek może być papieżem. dlaczegożbym ja nie miał zostać władcą jakiej wyspy, kiedy ich pan mój tyle podbić może, że nie wiedziałby, co z nimi zrobić? Powiedz, no, co mądrzejszego, mój mości cyruliku, jeśli możesz, bo to jeszcze nie rozum umieć brody golić. Człowiek a człowiek to diabelna różnica. Znamy się, Bogu dzięki, bardzo dobrze. Wiesz, że niewiele ze mną wygrasz. Co się tycze zaczarowania mojego pana, Bóg to najlepiej wiedzieć raczy. Ale nie naruszajmy smrodu, bo jeszcze bardziej śmierdzieć będzie. Balwierz nie chciał już odpowiadać sanczowi, lękając się, ażeby nie wygadał więcej i całej tajemnicy nie odkrył. Pleban, który także się tego lękał, Wyjechał umyślnie z kanonikiem i jego ludźmi naprzód i opowiedział im rzecz całą. Opisał Don Kiszota, jego stan, życie, obyczaje, przyczynę i początek jego szalonych urojeń, ich następstwa, i przygody, aż do ostatniej awantury z klatką ułożonej umyślnie, żeby go do domu ściągnąć, i próbować, czy się ta jego choroba nie da wyleczyć. Kanonik i Orszak jego. Z wielkim zadziwieniem przysłuchiwali się historii Don Kiszota. A gdy pleban skończył, kanonik w te słowa się odezwał. Przekonuję się coraz bardziej, że te księgi rycerskie nie tylko się na nic krajowi nie zdały, ale są mu nawet bardzo szkodliwe. Pozaczynałem czytać wszystkie, jakie tylko wyszły, ale żadnej dokończyć nie mogłem, bo mi brakło cierpliwości. Wszystko jedno w kółko prawią, a z żadnej najmniejszej nie wyciągniesz nauki. Pleban, wysłuchawszy pilnie kanonika i widząc jego rozsądek, odpowiedział mu, że podziela zupełnie jego zdanie, że taki ma wstręt do podobnych książek, iż ogromną bibliotekę Don Kiszota, z nich jedynie złożoną, spalić kazał niedawno. Opowiedział mu, jakie książki zostawił, Wyłuszczając ku temu powody i co Don Kiszot myślał o stracie swojej biblioteki. Kanonik i orszak jego, aż się za boki trzymali, tak się z tego opowiadania naśmieli. Z tym wszystkim, mój dobrodzieju, rzecze Kanonik, choć ja na te książki powstaję, to jednak widzę w nich to dobre, że ludziom dowcipnym dają pole do popisu i sposób okazania dowcipu. Jest to pole rozległe i wielkie, po którym pióro biegać może jak chce i wybierać, co mu się podoba, czy to opis burzy i rozbić, potyczek i bitew, czy też wizerunki wodzów wielkich ze wszystkich ich przymiotami, czujnością i zręcznością w uprzedzeniu nieprzyjaciela, wymową w ujmowaniu żołnierzy, doświadczeniem i przezornością w Radzie. Bystrością umysłu w kierowaniu wojną i dzielnością w wykonaniu. Może znów opisywać, jaki smutny lub przyjemny wypadek, kobietę piękną ze wszystkimi jej powabami, rycerza walecznego, zręcznego i szlachetnego, barbarzyńcę dumnego i zuchwałego, ojca narodu mądrego i umiarkowanego, który myśli jedynie o dobru swoich poddanych i pilnie przestrzega, aby wierność ich i zasługi należną otrzymywały nagrodę. Autor może się tu popisywać ze wszelką uczonością, może wybierać, jakie mu się podoba sztuki, nauki, może malować w bohaterach swoich zręczność i wymowę Ulissesa, uczciwość Eneasza, waleczność Achillesa, przyjaźń Euriala, wspaniałość Aleksandra, rozum i męstwo Cezara, łagodność Augusta, dobroć trojana, wierność zopyra, mądrość katona, słowem wszelkie owe przymioty dusz wielkich, które człowieka czynią znakomitym. Tym sposobem, mając styl łatwy i czysty, a przy tym talent i sztukę w wynalezieniu i zachowaniu prawdopodobieństwa wypadków, ułoży on z rozmaitych kawałków całość przyjemną, wystawi obraz wykończony, który każdemu podoba się i nauczyć go czegoś musi, a ten jest cel, który przed oczami każdy piszący mieć powinien. Rozdział 20 Dalszy ciąg tego, co kanonik mówił o powieściach rycerskich. Zaprawdę doskonale pan mówisz, rzecze pleban. Autorowie jednak książek tym podobnych jeszcze więcej zasługują na nagane, że nie zważają wcale na żadne przepisy sztuki, których zachowaniu dwaj najznakomitsi poeci starożytni sławę swą winni. Miałem ja kiedyś ochotę, odpowie kanonik, napisać powieść rycerską podług tych reguł, i jużem był nawet nakreślił kilkadziesiąt arkuszy, a chcąc się przekonać, czy początek odpowiada mojemu życzeniu, pokazywałem ją ludziom wytrawnym i lubiącym podobne utwory jako też i ludziom ciemnym, którzy się jedynie w głupstwach kochają. I jednym i drugim podobała się moja powieść. Przestałem jednakże pisać dalej, nie tylko dlatego, że to jakoś nie bardzo zgadza się ze stanem duchownym, ale głównie dlatego, że głupców na świecie daleko więcej niż rozumnych. A chociaż daleko lepiej i przyjemniej mieć za sobą pochwały małej liczby rozumnych, niż przeciw sobie przygane całej masy głupców, nie chciałem jednak narażać się na sądy lekkomyślnego motłochu, ślepo za takimi książkami goniącego. Najbardziej wszakże odstręczało mnie od pisania to, że wszystkie niemal komedie dzisiejsze, czy to historyczne, czy zmyślone, choć tak śmiesznie głupie, wszelkim regułom przeciwne, i przez wszystkich rozsądnych potępione, znajdują przecież mimo to najdoskonalsze u ludu przyjęcie. Widzę przy tym, że i autorowie ich, i aktorzy utrzymują, że inne być nie powinny, dlatego, że publiczność nie chce innych i że sztuki prawdziwie piękne podobają się co najwięcej trzem lub czterem osobom ukształconym, a ogół brzydzi się nimi. Po cóżbym więc łamał sobie głowę i tracił czas na ułożenie powieści odpowiadającej przepisom sztuki, kiedy to wcale książce mojej nie zjedna pokupu. Wolę patrzeć, jak ci nędzni autorowie wydzierają grosze z całej masy głupców, niż ściągnąć na siebie szyderstwo tej masy i zawiść tamtych. Przedstawiałem nieraz tym autorom, że zjednaliby sobie daleko więcej i widzów, i sławy, Gdyby pisali komedie, przypisom sztuki odpowiednie, ale znalazłem ich tak przy swoim obstających i upartych, że nic ich z błędu nie jest w stanie wywieść. Pamiętam, że kiedyś mówiłem do tych uparciuchów: proszę pana, przypominasz pan sobie zapewne, że kilka lat temu przedstawiono w Hiszpanii trzy komedie wielkiego poety naszego. I co one zjednały sobie podziwu i najlepszego przyjęcia u wszystkich bez wyjątku słuchaczów, a komendianci zyskali na nich daleko więcej niż na trzydziestu innych, które potem ułożono? Pamiętam to dobrze, odpowiada mi Pan autor. Chcesz Pan mówić o Izabelli, Fildzie i Aleksandrze? O nich właśnie, odpowiedziałem. No i cóż, przyjrzyjże im się Pan dokładnie, alboż nie napisane według reguł sztuki. A jednakże podobały się bez wyjątku wszystkim. Nie należy zatem winy przypisywać publiczności, że ją same głupstwa bawią, ale temu, że brak autorów, którzy by coś lepszego napisać umieli. Nie ma żadnych głupstw w ukaranej niewdzięczności, w numancji, w kupcu zakochanym, a tym mniej w sprzyjającej nieprzyjaciółce, ani też w mnóstwie sztuk pięknych, które przyniosły sławę autorom i ogromne pieniądze aktorom. Wiele jeszcze mówiłem i zbiłem zupełnie pana autora, ale mimo to wszakże nie zmienił zdania ani trybu pisania. Mości kanoniku, rzecz pleban, dotknąłeś tu materii, która budzi w moim umyśle dawno już oburzenie przeciw modnym dziś komediom, którymi tak samo się brzydzę, jak i tymi powieściami rycerskimi. Komedia bowiem powinna być zwierciadłem życia ludzkiego. Przykładem obyczajów i obrazem prawdy. A dziś cóż w komedii przedstawiają? Same głupstwa najnieznośniejsze, obyczaje najgorsze i obrazy sprośności niesłychanej. Czyż może być co głupszego, na przykład, jak przedstawiać w pierwszej scenie dziecię w kolebce, a w drugiej kazać mu się bić jako rycerzowi? Czyż może być większe wariactwo, jak wystawiać stuletniego starca tchórzem, pokojowca oratorem? Pazia doradcą, króla komediantem a królową pomywaczką. Ale najdoskonalsza rzecz, jak to się tam akcja toczy? Widziałem komedię, w której pierwszy akt odbywa się w Europie, drugi w Azji, a rzecz kończy się w Afryce. I gdyby sztuka miała więcej nad trzy akty, to pewno by i Amerykę do kontrybucji powołano. Jeżeli prawdopodobieństwo ma być głównym warunkiem komedii. Jakże można, żeby w rzeczy dziejącej się za czasów Pepina lub Karola Wielkiego bohaterem był cesarz Herakliusz i żeby mu kazano zdobywać ziemię świętą i z krzyżem wjeżdżać do Jerozolimy, kiedy wszystkim wiadomo, że to było dziełem Gotfryda de Bouillon. Malutka różnica czasu. Nie ma co powiedzieć. Jaki to bigos, jaka mieszanina baśni z prawdami historycznymi. Jaki chaos narodów, charakterów i epok. I jak tu darować błędy tak grube, kiedy na nich ludzie najciemniejsi się poznają, ale to najwyborniejsze, że są ludzie, co wręcz utrzymują, że w tym leży szczyt doskonałości i że chcąc wprowadzić co innego, trzeba cierpieć chyba zachcianki jak kobieta w ciąży? W tym miejscu rozmowy kanonika z plebanem Balwierz zbliżył się do nich i rzekł do plebana. Oto właśnie miejsce dobre na popas, o którym wam mówiłem. Woły będą miały śliczną trawę. Istotnie, że śliczna, odpowiedział pleban. I zapytał kanonika, co zamyśla z sobą robić. Kanonik odpowiedział mu, że bardzo będzie miło pozostać z nimi tak dla piękności doliny, dla rozmowy z plebanem, jak i dlatego nareszcie, żeby się więcej o Don Kiszocie dowiedzieć. Rozkazał zaraz jednemu ze swoich ludzi pójść do gospody po żywność, ażeby cały czas tu pod gołym niebem spędzić. A gdy mu odpowiedziano, że muł z pakunkiem rozmaitych zapasów już nadszedł, odesłał tylko służbę do gospody, a muła z prowizjami kazał przyprowadzić. Sancho tymczasem, widząc, że pleban i balwierz nie bronią mu jakoś rozmowy z panem, zbliżył się do klatki i tak mówił do niego: Panie! — Muszę panu coś powiedzieć. Sumienie mnie daje spokoju, żebym wam nie wyjaśnił tych czarów. — Ci dwaj ludzie, co nas odprowadzają z maskami na gębach, to proboszcz naszej parafii i majster Mikołaj, balwierz z naszej wsi. — Głupi mój rozum powiada, że oni tak pana wiozą z zazdrości o jego wielkie czyny, które ich kolą w oczy. Widzę ja jawnie, że to tak jest i żeś pan tak dobrze zaklęty jak mój osioł. Wprost tylko odużyli was i drwią sobie. A żeby wam dać najlepszy tego dowód, muszę się was tylko spytać, panie, o jedną rzecz. A jeżeli mi odpowiecie tak jak miarkuję, to wam wykażę zdradę jak na dłoni, jasną jak słońce. I sami wtedy wyznacie, że tu nie ma żadnego zaklęcia. Tylko, że się paniskowi w głowie pomieszało. Pytaj się, o co chcesz, mój synu, rzecze Don Kiszot, a ja ci na każde słówko odpowiem. Co zaś do tego, co powiadasz, że ci nasi przewodnicy to są proboszczki balwierz z naszej parafii, to bardzo być może, że tobie się tylko tak wydaje. Ale, powiadam ci, mój kochany, nie wiesz temu, żeby to tak istotnie było. To ci, co mnie zaczarowali, umyślnie na ciebie taki urok rzucają, żeby cię otumanić i wtrącić w taki labirynt urojeń, że nie wyszedłbyś z niego, choćbyś kłębek Ariadny miał w ręku. I dlatego się jeszcze tak przedzierzgnęli, żeby mnie wywieść w pole, bo boją się, żeby mnie odgadł, kto mi się tak przysłużył. W Samej rzeczy ja już tracę głowę. Tu powiadasz mi, że to pleban i balwierz z naszej wioski, tu znów zapakowali mnie jakimś cudem w tę klitkę, a wiem przecie dobrze, że żadna siła ludzka nie byłaby w stanie dokonać tego. Nie mogę więc przypuszczać nic innego, jak tylko że siła mojego zaklęcia jest większa i straszniejsza od wszystkich zaklęć, jakimi kiedy bądź w świecie ulegali rycerze błędni. Nie dusz się więc na próżno, mój kochany. Żeby to był pleban i balwierz. Otumanili cię, bratku, otumanili. A teraz pytaj się o co tylko chcesz. Będę ci odpowiadał, chociażby do jutra. O święty Jacenty, zawołał Sancho, co się z wami dzieje, miły panie? A toż dopiero macie łeb zakuty, żeby nie poznać, że prawdę mówię i że to nie diabły wami się opiekują, tylko ludzie. No kiedy już tak, to ja wam dowiodę, jak palcem namacał, żeście wcale nie zaklęci. Oto powiedzcie mi tylko, błagam was, panie, tak jak pragniecie, żeby was Bóg wydobył z tej biedy i żebyście się ujrzeli w objęciach pani dulcynei jak najprędzej. Dajże już pokój tym zaklinaniom, mój przyjacielu, przerwał mu Don Kiszot. Czyżem ci nie powiedział, że na wszystko, co tylko żądasz, odpowiadać ci będę? O to mi też tylko i chodzi, rzecze Sancho. Otóż wtedy powiedzcie mi, Panie, tylko nie dodając i ujmując ani jotki, ale szczerze i po prawdziwej prawdzie, jak mówić zawsze powinni prawi rycerze błędni, ale przysięgam ci raz jeszcze, że nic kłamać nie będę, odpowie Don Kiszot. Tylko na imię Boże przestań, że raz tych zaklinań, gdyż na śmierć mnie zamęczysz tymi wstępami i błaganiami. A więc już nie będę was zaklinał, mówi sancho, bo wierzę dobroci i szczerości pana mego. Kiedy więc już tak stanęło, tylko pamiętajcie, pytam się was, panie, z przeproszeniem waszym, czy przypadkiem od czasu jak ulegliście temu niby zaklęciu, nie zachciało się wam, jak to mówią, ani grubo, ani cienko. Nic cię nie rozumiem, sancho. Wytłumacz się jaśniej, jeżeli chcesz, ażebym ci odpowiadał. Jak to nie rozumiecie, panie, co to ma znaczyć robić grubo albo cienko? Zapytał zdziwiony Sancho. Chyba drwicie sobie ze mnie. A tocz to pierwsza rzecz, której dzieci uczą. No to się was tak zapytam. Czy się wam nie zachciało pójść tam, gdzie król piechotą chodzi? Aha, aha. Rozumiem cię, Sancho. A do prawdy, że tak i to już nieraz było, mój przyjacielu. W tej chwili nawet właśnie diabelnie mnie przypiera. Pomóż mi, czym prędzej, proszę. Boję się tylko, czy już nie będzie za późno. Rozdział pierwszy O przedziwnej rozmowie Don Kiszota z Sancho Pansą. Aha, aha, złapałem Was, panie, rzekł Sancho. Tego mi tylko trzeba było. Owóż wtedy, miły panie. Nie możecie temu przeczyć, co pospolicie mówią ludzie, kiedy widzą kogo zmartwionego, zbiedzonego, co to jemu jest. Mówią: Nie je, nie pije, nie śpi, nie słyszy, co do niego gadają. Wygląda jak zaklęty. Rzecz więc oczywista, że ci, co nie jedzą, nie piją, nie śpią i nie odbywają potrzeb naturalnych, są zaklęci. Ale nie ci, co mają takie potrzeby, jak na przykład ta, co was teraz przyparła. Co piją i jedzą, kiedy mają co i odpowiadają do sensu. Prawdę mówisz, sancho, odpowiedział don Kiszot. Ale wspomniałem ci nieraz, że różne są rodzaje zaklęć i że z postępem czasu sposoby się ich może zmieniły. I dziś może weszło w zwyczaj, żeby zaklęci robili, co i ja robię, chociaż tego dawniej nie było. A nazwyczaj nie ma rady i nic z niego wnosić nie można. Co do mnie. Wiem pewno, że jestem w zaklęciu, i to mi sumienie uspokaja, bo przysięgam ci, że kamieniem by mi ciężyło siedzieć tak próżno w tej klatce niezaklętemu i świat pozbawić mojego ramienia, którego tyle potrzebują teraz strapieni i nieszczęśliwi. Bądź co bądź, miły panie, rzecze Sancho, warto by dla większej pewności, żebyście spróbowali wydobyć się z tej klety. Ja wam dopomogę a nawet niezawodnie wydobędę. Potem wsiądziecie na poczciwego rosynanta, który także wygląda jak zaklęty, taki smutny i biedny, i pójdziemy znów w świat, raz jeszcze, popróbować szczęścia. A jak się nie uda, to mamy zawsze dość czasu wrócić do tej klatki, w której przysięgam na honor i sumienie poczciwego i wiernego Giermka, że się z wami razem zamknę, jeżeli będziecie tyle nieszczęśliwi, a ja tyle głupi, żebyśmy nie dokazali tego, co myślę. Zgadzam się na wszystko, odpowie Don Masz moją rękę, przyjacielu Sancho. Jak tylko upatrzysz stosowną chwilę, daj mi znać a ja ci będę we wszystkim jak dziecko posłuszny. Ale zobaczysz, mój kochany Sancho, przekonasz się, że cię twój rozum grubo myli. Rozmawiali tak z sobą, dopóki nie dojechali do miejsca, gdzie pleban, kanonik i balwierz stanęli i na nich czekali. Woły wyprzężono i puszczono na pasze. A Sancho prosił plebana, żeby panu pozwolił wyjść z klatki na chwilę, bo mogłoby się co brzydkiego przytrafić i oszpecić ją haniebnie. Kleban zrozumiał Sanche i odpowiedział, że chętnie by na to zezwolił, ale się boi, żeby panu jego nie przyszło do głowy czmychnąć. Ja wam, dobrodzieju, odpowiadam za niego, rzecze Sancho. I ja także, wtrącił kanonik. Byle tylko dał słowo rycerskie, że się bardzo nie oddali. Przysięgam na to, zawołał Don Kiszot. A zresztą, po co tu i przysięga, kiedy zaklęty nie ma żadnej woli i jak ten, co go zaklął, zechce, to się z miejsca i przez trzy wieki nie ruszy. Tak więc, panowie, możecie mnie bezpiecznie wypuścić albo przynajmniej przeprowadzić kazać, bo jakem żyw, pilno mi strasznie i nie ręczę. Kiedy dał słowo, kanonik podał mu rękę i wyprowadził go z klatki niezmiernie uradowanego. Przede wszystkim zaczął od tego, że się przeciągnął kilka razy, a potem zaraz poszedł do Rosynanta i poklepawszy go po krzyżu. — Mam w Bogu nadzieję — rzekł — ty gwiazdo najdzielniejszych rumaków błędnych, że nie za długo się z sobą na dobre połączymy. Ty będziesz pode mną, a ja na twoim dzielnym grzbiecie, pełniąc obowiązki, do których mnie Pan Bóg na tym świecie powołał. — Rzekłszy to? Don Kiszot oddalił się z sanczem na ustroń i po chwili wrócił daleko lżejszy i rozweselony myślą o rychłym ziszczeniu się przyrzeczeń Giermka. Kanonik nie mógł się dosyć napatrzyć naszemu rycerzowi. Obserwował najmniejsze ruchy jego i podziwiał ten osobliwszy rodzaj wariacji. Litował się nad biednym szlachcicem i chciał spróbować, czy by się nie dało wyleczyć go rozumowaniem. Całe towarzystwo zasiadło na trawie, czekając na prowizję, a on tak zaczął do Don Kiszota. Czyż to podobna zacny panie, żeby te nędzne i paskudne romanse do tego stopnia rozum ci pomieszały, iż wierzysz teraz w zaczarowanie swoje i w tyle innych rzeczy rozumowi przeciwnych? Czyż jest kto w świecie, co by naprawdę sądził, że było tylu amadisów, tyle tysięcy różnych rycerzy błędnych? Tylu cesarzów trebizondy, tylu koniuszych, tyle dziewic błędnych, tyle potworów i olbrzymów, tyle przygód szalonych i niepodobnych, tyle czarów, wyzwań, bojów, księżniczek zakochanych, giermków na hrabiów przemienionych, słowem, tyle głupstw przenajrozmaitszych i dziwactw, o których piszą rycerskie powieści? Co do mnie wyznaje, że póki nie pomyślę, że to wszystko kłamstwa, to doznaje nieco przyjemności w czytaniu ich, ale jak się zastanowię, że to same duby smalone, najmniejszego do prawdy podobieństwa nie mające, to każdą taką książkę rzuciłbym zaraz w ogień jak oszusta, który korzysta z łatwowierności motłochu. Nie jest, że to rzecz sromotna, wynajdywać tylu bajecznych bohaterów, jak gdyby męstwo prawdziwe ludziom było nieznane, i jak gdyby trzeba było koniecznie uciekać się do bajek, żeby dać o nim wyobrażenie? Chcesz poznać ludzi istotnie wielkich? Tomasz w Grecji Aleksandra, w Rzymie Cezara, w Kartaginie Hannibala, w Portugalii Wiriata, masz w Kastylii Gonzalesa, w Walencji Cyda. W Andaluzji hernandesa, w Estremadurze paredesa, w Toledzie Vargasa i Garcillasa, w Sewilli Manuela de Leon, których dzieje przedstawiają obrazy cnót prawdziwie heroicznych, wzbudzających zarazem podziw i szlachetną emulację, i dających najpiękniejsze przykłady do naśladowania. Takimi to książkami, mości Don Kiszocie, powinien się bawić umysł tak zacny jak twój. One cię nauczą dziejów świata. Wyćwiczą w rzemiośle wojennym, pokażą, jakim być powinien wódz doskonały, i przedstawią cuda waleczności nie nadprzyrodzone, ale prawdziwe i ludzi nad motłoch wynoszące. Don Kiszot przysłuchiwał się z niezmierną uwagą mowie kanonika, a zastanowiwszy się chwilę, tak mu odpowiedział: Jeżeli się nie mylę, mój miły panie, to cała ta oracja dąży jedynie do tego, ażeby mnie przekonać, że rycerze błędni nigdy na świecie nie istnieli, że księgi rycerskie są fałszywe, kłamliwe, niepożyteczne i krajowi szkodliwe, żem źle zrobił czytając je, jeszcze gorzej, wierząc im, a najgorzej, biorąc za wzór w swoim powołaniu. Że nareszcie nie zgadzasz się pan na to, aby kiedykolwiek istniał jaki Amadis, czy to grecki, czy galijski, ani innych mnóstwo rycerzy, których historia nam pozostała. A tak jest, i to najświętsza prawda, odpowie kanonik. Mówiłeś pan jeszcze, dodał Don Kiszot, że te książki wielką krzywdę mi wyrządziły, gdyż mi rozum pomieszały i z ich przyczyny w tej klatce mnie zamknięto. I że daleko lepiej bym zrobił, gdybym czytał książki poważne i rozumne, które razem przyjemność i naukę by mi dały. Tak jest. Wszystko to prawda, rzecze kanonik. A ja, mój panie, zawołał Don Kiszot, dobrze rzecz zgłębiwszy. Widzę jawnie, że to ty jesteś zaczarowany. I rozum masz pomieszany, kiedy śmiesz tak zuchwale bluźnić przeciwko rzeczy przez świat cały przyjętej i tak dalece uznanej, że kto jej przeczy, tak jak ty, godzien jest kary tej samej, na jaką ty wskazywałeś te książki, kiedy cię nudziły. Bo chcieć kogo przekonać, że nie było nigdy na świecie Amadisa, ani innych błędnych rycerzy, o których księgi wspominają, jest to takie same szaleństwo. Jak chcieć dowieść, że słońce nie świeci, albo że ziemia się około osi nie obraca? Może mi kto powie także, że historia infantki Tlorypy i Guja z Burgundii nie jest prawdziwa? Albo że to kłamstwo, co Fierabraz dokazywał na moście Mantilli za czasów Karola Wielkiego. Jeżeli to kłamstwa, to i nieprawda, że była wojna trojańska. Że było dwunastu parów Francji, że istniał Artur, król angielski, co dziś jeszcze żyje pod postacią kruka i którego co chwila wyglądają w jego królestwie. Może mi także powiecie, że historia Guarina Meskwina albo historia damy saint są także fałszywe. Że miłostki Don Tristana i królowej Izoldy albo romans pięknej Ginewry z Lancelotem wymyślone. A przecież żyją jeszcze na świecie ludzie, co pamiętają i widzieli damę Kwintanone, co się lepiej znała na winach niż najpierwszy pijak Wielkiej Brytanii. I ta historia jest tak prawdziwa, że ja sam, co mówię to do was, pamiętam dobrze, jak mi babka powtarzała, widząc te panie z wielkimi welonami na głowach. Patrz mój wnuku, to idzie matrona podobna do damy Kwintagonny. A z tego wnoszę bardzo naturalnie, że znać ją musiała, albo przynajmniej jej portret widziała. Tego by tylko jeszcze brakowało, ażebyście zaprzeczali historii Piotra z Prowansji z piękną Magieloną, kiedy do dziś dnia jeszcze widzieć można w skarbcu królewskim gwóźdź od podkowy konia drewnianego, na którym ten rycerz jeździł. Gwóźdź większy niż dyszel od wozu, a tak szanowany że go położono obok siodła Babijeki od słynnego rumaka cydowego. Znajduje się także w Wo trąbka Rolanda, tak długa i gruba jak belka masztowa. A stąd dowód oczywisty, że istniało dwunastu parów, że istniał Piotr z Prowansji i Cyt i inni podobni rycerze, których awanturnikami nazywano. Może jeszcze powiecie, że Juan de Merlo, ten dzielny Portugalczyk, nie był rycerzem błędnym, że się nie potykał w Burgundii ze słynnym Piotrem, panem Harny, a potem w Bazylei z Henrykiem de Remezon i że z tych dwóch bitew nie odniósł sławy zwycięstwa. Tego by tylko nie dostawało, żeby za bajki uważać wyzwania i przygody Don Pedra Barby i Gotiera Kichalda, od którego w prostej linii po mieczu pochodzę. A którzy obydwaj wsławili się pobiciem synów hrabiego de Saint-Paul. Tego mi przecież nikt nie zaprze, że don Fernand de Guevara jeździł szukać przygód do Niemiec, gdzie potykał się mężnie z baronem Jerzym, kawalerem znakomitym z dworu austriackiego. Niechajże mi ktoś śmie utrzymywać, że to są baśnie. Owe turnieje suera de Quinon de Pas i Ludwika de Valses przeciwko don Gonzalesowi Guman. Kawalerowi Kastylijskiemu i owych dzieł chwalebnych tysiące, których dokazywali kawalerowie chrześcijańscy ze wszystkich stron świata, a które są tak prawdziwe i autentyczne, iż śmiało powtarzam, że trzeba by rozum stracić, aby o nich na chwilę choć wątpić. Kanonikowi aż się w głowie zakręciło od tego wyliczania Don Kiszota. Zdumiał się nad chaosem tych cytacji historycznych i bajecznych i nadzwyczajną jego znajomością wszystkiego, co tylko o błędnym rycerstwie pisano. Nie przeczę ja mości Don Kiszocie, rzekł, żeby nie było coś prawdy w tym, co powiadasz, a szczególnie w tym, co dotyczy błędnych rycerzy hiszpańskich. Przyznaję, że istniało dwunastu parów w Francji, ale nigdy w świecie nie uwierzę, żeby to było prawdą, co o nich pisał poczciwy arcybiskup Turpil. Co prawda, to prawda, że byli to rycerze wybierani przez królów w Francji, których nazywano parami dlatego, że równi byli stopniem znaczenia, jako też równi walecznością i urodzeniem, a przynajmniej powinni być równi, bo znów nie dałbym gardła za to, że nie tak ich skrupulatnie mierzono. Był to pewien rodzaj zakonu, tak, coś na kształt zakonu świętego Jakuba albo kalatrawy w Hiszpanii. Do którego powinni należeć sami waleczni i wysoko urodzeni. I tak, jak się dziś mówi, kawaler świętego Jana lub kawaler d'Alcantara, tak wtedy mówiono: to jeden z dwunastu parów, bo ich było tylko dwunastu. Co się zaś tycze Cyda, to wątpić nie można, że on istotnie był. Tak samo jak i Bernard de Carpio. Ale nie ma skrupułu nie wierzyć temu wszystkiemu, co o nich piszą. We względzie znów owego gwoździa od podkowy konia Piotra z Prowansji przyznać sobie muszę zupełną nieświadomość i wyraźną ślepotę, boć przecie zwiedzałem skarbiec królewski i siodło babejki doskonale widziałem. A tego gwoździa, choć tak wielki, ani oko. A on tam jest, odpowie Don Kiszot. Jest niezawodnie i tak go nawet strzegą, że go w pokrowiec skórzany włożyli dla lepszego zachowania. Może i to być odrzekł kanonik. Ale ja sumieniem zaręczam, żem go ani widział, ani o nim słyszał. A zresztą choćbym i przystał na to, że on się tam znajduje to jeszcze nie idzie za tym, żebym wierzył historiom tych wszystkich amadisów i całej chmary rycerzy błędnych. Dziwna to rzecz do prawdy, żeby też człowiek uczciwy, rozumny i dobry jak wy, mógł tak ślepo wierzyć w te wszystkie cudackie wymysły głupich owych książek. Rozdział dwudziesty drugi O miłej sprzeczce Don Kiszota z kanonikiem A to dopiero rzecz doskonała, zawołał Don Kiszot, żeby książki drukowane za przywilejem królewskim i pozwoleniem zwierzchności Czytane i rozrywane chciwie przez wszystkich, wielkich i małych, uczonych i prostaków, słowem wszelkie stany i powołania. A żeby takie książki, powiadam, miały być tylko zbiorem kłamstw i wymysłów, kiedy w nich prawda tak jest widoczna i wszystko tak punktualnie opisane, że podają nawet imiona i przydomki ojca i matki, oznaczają kraj, wiek, i krewnych rycerzy, czyny ich, i miejsca, gdzie były dokonane. A to wszystko z taką dokładnością dzień po dniu, godzina po godzinie, że aż miło. Na miłość Boską, zamknij gębę na zawsze i nie wymawiaj bluźnierstw takich, i wierz mi, że ci radzę jak prawdziwy przyjaciel. Zresztą czytaj sam te książki, a obaczysz, ile ci sprawią przyjemności. Przyznaj, bo proszę, Czyż naprawdę może być co rozkoszniejszego, jak widzieć przed swymi oczyma, że tak powiem, niby wielkie jezioro wrzącej smoły, pełne wężów, żmij, jaszczurek, padalców i innych jadowitych i strasznych? Nagle z pośrodka tych wrzących i dymiących się przepaści wychodzi głos żałosny i mówi: O mężny rycerzu, kto bądź jesteś? Co patrzysz na tę otchłań straszliwą, jeżeli pragniesz posiąść skarby niezrównane, ukryte pod tymi czarnymi odmęty, pokaż wielkość swej odwagi i wskocz w te nurty gorejące. Jeżeli tego nie uczynisz, nie wart będziesz oglądać nieporównanych cudów siedmiu zamków do siedmiu wieszczek należących, które na dnie tych mętnych głębin stoją. I zaledwie głos ucichł. Rycerz, zagrzany męstwem, nie bacząc na śmiertelne niebezpieczeństwa, rzuca się natychmiast w płomieniste nurty, Bogu i swojej damie duszę poleciwszy. A kiedy ani wie, co się z nim dzieje i co się dalej stanie, wpływa nagle na przecudną łąkę kwiatami umajoną i tysiąc kroć od pól elizejskich piękniejszą. Powietrze tu zdaje mu się czystsze, i słońce jaśniejsze. Z jednej strony prześliczny lasek z milionem drzew najpiękniejszych okomu mu zachwyca. Po gałązkach skaczą niezliczone roje ptasząt milionem barw lśniących i słodkimi świergotami uszy mu czarują. A z drugiej znów strony kryształowy strumyk płynie wężykiem, sącząc srebrzyste fale po złocistym piasku. Dalej przepyszna fontanna z jaspisu różnokolorowego – Cudnie zbudowana i mnóstwem posągów strojona Dalej jeszcze druga fontanna w guście sielskim Milionami muszli świecąca, kosztownymi kamieniami sadzona Na kształt groty zamorskiej pełnej trytonów i syren Tak cudnej roboty, że kiedy człowieka strach największy przejmuje Na widok tych potworów z jam dziko wyglądających to znów zarazem taka nim rozkosz owłada, że wyjść nie może z tych miejsc czarownych. O podal nagle uderzy go pałac wspaniały, cały ze złota szczerego, gzymsy z diamentów, a drzwi z jacyntów, reszta ozdób z drogich kamieni, a tak przecudnej budowy, że rubiny, szmaragdy, karbunkuły i perły najmniejszą w nim wartość stanowią. Bo misterna robota tysiąc razy więcej warta. Z tego pałacu widzi wychodzących jednymi drzwiami mnóstwo dziewic najcudniejszej urody, w tak pysznych i bogatych strojach, że w tej chwili, kiedy do pana mówię, blask od nich przyciemnia mi oczy. Nigdy bym nie skończył, gdybym wać panu chciał wszystko dokładnie opisać. W Wtenczas jedna z tych bogiń piękności, która się zdaje być panią wśród innych. Bierze za rękę śmiałego rycerza i słowa do niej nie mówiąc, prowadzi go do Złotego Pałacu, gdzie dziewice z szat go rozdziewają i w wannę z wód pachnących wsadzają. Potem go namaszczają kosztownymi wonnościami, olejkami i balsamami. I gdy wyszedł z łaźni, wkładają nań koszulę z lnu, jak jedwa cienkiego, rozkosznymi wonności syconą. Kiedy tak już stoi, Inna dziewica wkłada mu na ramiona płaszcz niezrównanej piękności. Przynajmniej dwa miasta i kilka wsi warty. Tu jeszcze nie koniec. Prowadzą go do innej sali, gdzie bogactwo sprzętów wszelkie pojęcie przechodzi. Tam zostaje stół nakryty. Dają mu do umycia miednicę złotą rzeźbioną diamentami wysadzoną z wodą, bursztynem i aromatycznymi ziołami przejętą. Sadzają go w krześle ze słoniowej kości i wszystkie dziewice służą mu na wyścigi w uroczystym milczeniu. Któż opisze nieskończoną różność potraw, niezrównaną ich wytworność, które mu ciągle podają. Jakież wyrazy dadzą wyobrażenie o wybornej kapeli do stołu przygrywającej? A on nie widzi ani grajków, ani śpiewaków. Po skończonej wieczerzy. Kiedy stoły zabrano, a kawaler wyciągnął się w krześle, dłubiąc sobie w zębach, niespodzianie wchodzi dziewica nieporównanej piękności nad wszystkie, co dotąd widział. Siada obok niego i rozpowiada mu o tym pałacu, że jest w nim zaklęta, i o wielu, a wielu różnych rzeczach, które zachwycają rycerza tak, jak zachwycą każdego, co je będzie czytał. Nie będę więcej rozszerzał się na tym. Myślę, żem dość już powiedział, ażeby dowieść, że najmniejszy ustęp z historii błędnych rycerzów może przejąć każdego rozkoszą i podziwem. Wierzaj mi, panie, weź się sam do czytania tych książek, a obaczysz, jak one błogo na duszę wpływają, jaką radością serce przejmują i jak złe nawet usposobienie na szlachetne przerabiają. O sobie, was panu mogę zaręczyć, że odkąd Bóg mnie błędnym rycerzem zrobić raczył, jestem walecznym, miłym, słodkim, szlachetnym i wspaniałym. Jestem miłosierny, mężny, cierpliwy, niezmordowany i dzielnie znosić umiem tak ciałem, jak i duszą trudy, cierpienia, więzienia i czary. A chociaż mnie widzisz w tej chwili zamkniętego w tej klatce, jak Fiksata, nie rozpaczam przecież i cieszę się nadzieją, że za dni wiele siłą mego ramienia i łaską niebios nieograniczoną zostanę królem nad jakim wielkim państwem, gdzie będę mógł pokazać szczodrobliwość i wdzięczność moją w sercu teraz zamkniętą, bo zaprawdę, panie ubogi choćby najlepsze miał serce wspaniałym i uczynnym być nie może a wdzięczność w uczuciu tylko zawarta jest cnotą martwą jak wiara bez uczynku dlatego tylko jak najprędzej pragnąłbym zostać rycerzem aby pokazać moim przyjaciołom jakie mam serce o dopiero bym ich bogato wyposażył a przede wszystkim tego biedaka mojego giermka co tam stoi poczciwe człowieczysko — Do rany przyłożyć. Muszę mu koniecznie dać, jakie chrabstwo. Dawno mu je obiecał, chociaż się boję, czy na tym stanowisku przyzwoicie się zachowa. — Panie! — przerwał mu Sancho, słysząc, co o nim mówi. — Postarajcie się tylko dać mi owo chrabstwo, na które tak dawno już mam chrapkę, a o resztę niech już was głowa nie boli. Dam ja sobie radę. Wielka tam rzecz — Przecież takich na świecie nie zabraknie, co proszą się u panów o ziemię na czynsz i pracują na nich w pocie czoła, jakby na siebie samych, a panowie sobie hulają w najlepsze i trwonią dochody, o nic się nie turbując. Jako żywo, i ja tak potrafię. Nie tak straszna to filozofia. O, co targować, to się długo nie będę. Raz, dwa, masz dzierżawę, daj pieniądze, a z pełną kabzą będę sobie żył jak król. Niech tam sobie dzierżawcy sadzą kapustę, sieją rzepę. A mnie diabli do tego. Miałbym się też o co troszczyć. Dobrze mówisz, przyjacielu sancho, rzecze kanonik. Ale to tylko intrat dotyczy. Co do wymiaru sprawiedliwości wszakże, to nie tak lekko. W tym względzie każdy pan pilnej musi dokładać staranności. Tu się wykazuje jego rozum, doświadczenie i uczciwe serca skłonności które każdą czynnością jego od początku do końca kierować powinny. Bóg błogosławi zawsze ludziom dobrego serca, a złych zawsze prawie karze. Ja się tam nic na tych filozofiach nie rozumiem, odpowie Sancho. Ale bylem tylko dostał do rączki to hrabstwo, to już wiem, że dam sobie radę i będę dobrze rządził. Jestem tak samo z ciała i duszy jak inni i w moim państwie. Będę takim samym panem, jak każdy w swoim. A jako pan będę sobie robił, co mi się podoba. Będę sobie postępował wedle mojej fantazji. Będę kontent, a jak będę kontent, to już niczego nie będę pożądał. A jak niczego nie będę pożądać, to czegoż mi u diabła więcej potrzeba? Żeby się tylko tego hrabiostwa dochrapać? A potem kłaniam się uniżenie. Bywaj, zdrów, holenderski śledziu, jak mówi przysłowie. Te filozofie jednakże, zagadnął kanonik, nie tak są złe, jak powiadasz, mój Sancho. Niejedno dałoby się jeszcze powiedzieć w przedmiocie owych hrabstw. Ja tam nie wiem, co by się dało powiedzieć, przerwał Don Kiszot. Idę w tym za przykładem rycerzy mego powołania, co nagradzają zasługi giermków, robili ich panami miast i wysp, a niektórzy z tych giermków tak wielką mieli duszę i chciwą ambicję, że po korony nawet sięgali. Oto niedaleko szukając, wszakżeż wielki i nieporównany Amadis z Galii zrobił swego giermka panem wyspy stałego lądu. Czemużbym i ja nie miał dać hrabstwa Sanczowi, kiedy jest niewątpliwie najpierwszym między giermkami całego rycerstwa błędnego? Kanonik nie mógł wyjść z podziwienia, słysząc te ciągłe bziki Don Kiszota. Zdumiał się nad bystrością pomysłu improwizowanej powieści o rycerzu Smołowego Jeziora i nad silnym wrażeniem, jakie czytanie romansów w wyobraźni jego zostawiło. Niemniej podziwiał prostoduszność Sancza, natrętnie dopominającego się o hrabstwo i wierzącego ślepo, że mu je pan jego dać może jakby jaki ogród. Kiedy nad tym wszystkim rozmyślał, służba przyprowadziła muła z żywnością i rozłożywszy pod cieniem drzew kobierzec na trawie, zaprosiła towarzystwo do stołu, którego nie było. Wkrótce, gdy wszyscy zasiedli, usłyszeli odgłos dzwoneczka dochodzący z opodal położonych krzaków i niebawem ujrzeli kozę z rokatą, za którą gonił pastuch, przemawiając pieszczotliwym głosem, ażeby wróciła do trzody. Uciekająca koza wpadła jak szalona w sam środek obiadujących i stanęła. Pasterz wziął ją za rogi i zaczął do niej przemawiać, jak gdyby ona go rozumiała. — A cóż to się tobie stało, moje serduszko? Czego żeś się tak zestrachała? Powiedz, że mi, córuś moja. Albo to, żeś samiczka, to już spokojnie usiedzieć nie możesz? Wracaj, duszko, wracaj! Lepiej ci będzie w oborze między twoimi. A cóż by się stało z twoimi towarzyszkami, gdybyś zginęła ty, co je zawsze prowadzisz? Podobała się kanonikowi ta mowa pasterza, poprosił więc, ażeby się nie śpieszył i kozy zaraz nie zabierał. Mój przyjacielu, mówił do niego, kiedy to samiczka, to trzeba ulec jej kaprysom. Bo choćbyś nie chciał, to ona zawsze tak zrobi, jak jej się spodoba. Wychylno kieliszek za nasze zdrowie i przekąś trochę... A za tymczasem odpocznie. I dał mu udziec na zimno z królika. Pasterz wziął bez ceremonii, wypił zdrowie całej kompanii, po czym rzekł: Niech państwo nie myślą, że ja tak przez głupstwo gadam do tego zwierzęcia. To nie bez kozery. Jestem ja sobie prostak, ale nie taki ciemny, ażebym nie umiał przemówić do ludzi tak samo jak i do zwierząt. Wierzę bardzo, odezwał się pleban. Wiem ja z doświadczenia, że w górach znajdują się czasami ludzie bardzo mądrzy, i w tych chatach góralskich wcale nie trudno o prawdziwych filozofów. A przynajmniej, proszę panów, rzecze pasterz, to pewna, że nie brak tam ludzi z doświadczeniem i zdrowym rozumem. Gdybym tylko nie bał się państwa znudzić, to bym opowiedział małą historyjkę na dowód tego, co wyrzekł ksiądz Dobrodziej i ja za nim. Mój przyjacielu! Odezwie się don Kiszot, zabierając głos za całe towarzystwo. Widzę, że powieść twoja mieć będzie jakiś związek z błędnym rycerstwem. Słuchać cię więc będę z całego serca i jestem pewien, że ci panowie także, bo lubią rzeczy ciekawe i nowe. Zaczynaj więc, mój bracie, wszyscyśmy do słuchania gotowi. Pasterz poklepał kozę po grzbiecie, mówiąc jej, Połóż się przy mnie, srokatko, połóż! Poczekaj, zaraz wrócimy do trzutki. Koza jakby zrozumiała pana. Wyciągnęła się jak długa u nóg jego, a patrząc mu bystro w oczy, zdawało się, że czeka, aż zacznie. On też zaczął w ten sposób. Rozdział 23. Zawierający opowiadanie pasterza. O trzy mile od tej doliny, w jednej z najbogatszych wsi całej okolicy żył poczciwy kmieć kochany i szanowany przez wszystkich sąsiadów, nie tyle dla swojego bogactwa, ile dla uczciwości i dobrego postępowania. Ale on uważał się więcej szczęśliwym z posiadania roztropnej i bardzo pięknej córki niż z całego swojego mienia. Nie miała ona jeszcze szesnastu lat a odgłos o jej dziwnej urodzie rozszedł się nie tylko po sąsiednich siołach, ale i do najodleglejszych dochodził okolic, co pobudziło do takiej ciekawości, że z dalekich nawet stron zbiegano się, ażeby ją zobaczyć, jako cud piękności. Ojciec strzegł jej, jakby oka w głowie, a ona żyła cnotliwie i skromnie. To też mnóstwo młodych ludzi ze wsi, i z okolicy zwabionych zamożnością ojca, wdziękami córki, a nade wszystko dobrą ich obojga sławą, przybiegło w zaloty, i żądając wszyscy jej ręki, kaduczny ojcu sprawiali kłopot w wyborze męża. W liczbie wielbicieli, ja byłem może jeden, który mogłem się spodziewać przychylnego skutku z tej samej wsi, nadto dobrze znany ojcu, który wiedział, że pochodzę z rodziców. Najmniejszą nieskażonych plamką, znał mój majątek, wiek, a do tego mówiono w całej okolicy, że mi nie zbywa na rozsądku. Wszystko przemawiało za mną, ale znalazł się drugi parobczak z tej samej Włości, imieniem Anzelm, którego wszyscy bardzo chwalili, i on także myślał o Leandrze tak było na imię dziewczynie. Poczciwy ojciec nie wiedział, któremu z nas dać pierwszeństwo. Obu nas zarówno cenił i, nie mogąc się ku żadnemu przechylić, wybór między nami całkowicie zostawił córce. Chodziło mu także i o to, ażeby własnym wyborem skłonności jej serca nie urazić. Nie wiem, co odpowiedziała Leandra, ale od owego czasu ojciec jej tak się zręcznie z nami obydwoma wywijał, tak nam często powtarzał, że córka jeszcze za młoda, iż obu nas trzymał z daleka. Ani przyciągając, ani odpychając. Kiedy nas wodził w ten sposób, przybył do wioski niejaki Wincenty Róża, syn ubogiego wieśniaka z tej samej osady. Kapitan wojsk królewskich, przechodząc tędy ze swoją kompanią, zwerbował go do żołnierzy, kiedy miał lat dwanaście. Po upływie drugich lat dwunastu, nawłóczywszy się po Włoszech i po innych dalekich krajach, Wrócił do nas ów Wincenty, wystrojony po wojskowemu, upstrzony w różnobarwne płatki, jakby jaki indianin, i mnóstwem fatałaszek szychowych i świecących poobwieszany. Dzień w dzień inaczej się przebierał. Dziś brał na siebie jedno ubranie, jutro znów inne, a wszystkie niewiele były warte. Na wsi, zwyczajnie jak na wsi. Każdy lubi drugiemu przypiąć łatkę a że to i roboty nie ma wiele i język świeżbi do złego, wszyscy więc przypatrywali się tej jego elegancji i w końcu przekonali się, że całej parady ma tylko trzy ubrania z odmiennych materii, licząc w to spodnie, podwiązki i resztę przyborów. Wszystko trochę podszarzane, tak sobie od biedy. Ale umiał tym rupieciem tak jakoś kręcić, przeplatać i mydlić ludziom oczy, że każdy by przysiągł, Iż ma ich po dziesięć sztuk przynajmniej. Nie dziwcie się państwo, że wam o tych fraszkach mówię. Obaczycie później, że nie bez przyczyny o nich wspomnieć musiałem. Wojak nasz zwykle siadał na ławeczce pod rozłożystym wiązem po środku wsi stojącym i rozpowiadał tam swoje przygody, przechwalając się walecznością i czynami swoimi. Nie ma konta na świecie, ażeby w nim nie był, nie ma batalii, ażeby do niej nie należał własną ręką nawybijał Maurów więcej niż ich żyje w Maroko i Tunisie. Gante, Luna, Diego de Garcia, de Paredes i tysiące innych głośnych wojowników, których z imienia i nazwiska wymieniał, nie odbyli tylu bitew, co on, a zawsze zwycięsko i tak szczęśliwie z nich wychodził, że ani kropelki krwi nie uronił. Rozpowiedziawszy nam tak walne wyprawy, Pokazywał niby to blizny, których nikt dojrzeć nie mógł, i kazał nam wierzyć, że je od kul muszkietowych w rozmaitych potyczkach otrzymał. A żeby go już całkiem odmalować, muszę i to powiedzieć, że był tak dumny i taki ton sobie nadawał, iż każdego od razu tykał, jeśli był równy, a z ludźmi od siebie stateczniejszymi za pan brat sobie poczynał. Mawiał także, że oręż był mu ojcem, a czyny. Rodowitość mu dały, że jako żołnierz nikogo wyższym na świecie nie uznaje. Przy całej tej chępliwości fanfaronik ten umiał trochę śpiewać. Brzdąkał niby to na gitarze, o której opowiadał, że ją dostał od jakiejś księżniczki. I tymi sposoby tumanił głupców tak, że go za dziwowisko świata poczytywali i bawił wszystkich mieszkańców wioski. I więcej jeszcze talentów miała ta lala. Był nadto poetą i z najbzdurniejszego wydarzenia w okolicy składał wierszami sążniste piosenki. Tego to wojaka, tego wincentego Róże, trefionego gacha i junaka, obaczyła przez okno Leandra. Świecidełka w oko jej wpadły. Piosenki, które na wiele rąk rozpisywał i szczodrze rozdawał, zawróciły jej głowę. I opowiadania bohaterskich czynów, którymi szafował w wojnie, zachwycały ją. Słowem, podobał jej się paliwoda. Diabeł się wdał jakoś i zakochała się na zabój, nim jeszcze sam ośmielił jej się miłość swoją oświadczyć. W miłości wszystko piorunem idzie. Nikt się z nas jeszcze nie spostrzegł, ale Andra z Wincentym na piękne się już kochali i tak mądrze rzecz prowadzili, że nie trudno im było dokonać, co sobie zamierzyli. Leandra jednego dnia uciekła od Ojca, który ją kochał nad życie i poszła za człowiekiem, którego prawie nie znała. A Wincenty róża pewno był szczęśliwszy w tej wyprawie niż w tych wszystkich, z których się tak hełpił. Wszystkich zadziwiła rzecz tak niesłychana. Ojczysko się zmartwił śmiertelnie, a my z Anzelmem z rozpaczy ledwośmy nie pomarli. Krewni tymczasem, strasznie oburzeni, poszli ze skargą do sądu i wysłano natychmiast w pogoń strażników, którzy obsadzili wszystkie wąwozy, wszystkie drożyny w lasach, a że dobrze byli zapłaceni, tak się uwinęli, że we trzy dni znaleźli Leandrę w jaskini w jednej tylko koszuli i obraną zupełnie ze złota i klejnotów, które od ojca zabrała. Przyprowadzili biedaczkę do ojca. Wyznała, że wincenty Róża zwiódł ją, obiecując się ożenić i namówił, żeby jechała z nim do Neapolu, gdzie, jak powiadał, wielkie ma stosunki. Tym sposobem niegodziwiec ten, kazawszy jej zabrać wszystkie kosztowności i klejnoty, wyprowadził łatwowierną w góry i tej samej nocy jeszcze, kiedy uciekła, zamknął ją w jaskini tak, jak ją znaleziono. Nie żądając nic więcej od niej i żadnego nie zadając gwałtu. Trudno było wierzyć, żeby młody junak tak był obojętny i wspaniałomyślny. Ale Leandra zaprzysięgła się na wszystkie świętości biednemu ojcu, a on w tym zapewnieniu córki znalazł pociechę strapionego serca i Bogu gorące składał dzięki, że ją tak cudownie od hańby uchronił. Tego samego zaraz dnia, kiedy wróciła Leandra. Ojciec ją cichutko wywiózł do pobliskiego miasta i zamknął tam w klasztorze, żeby czas zagładził plamę, którą tak nieroztropnie się skaziła. Ci, których ona mniej obchodziła, tłumaczyli młodością jej lekkomyślność, ale ci, co ją lepiej znali, nie mogli przypisywać tego błędu jej nieświadomości i składali go raczej na przyrodzoną pochopność kobiet ku nierozwadze i płochości. Od chwili, jak Leandra znikła, Anselm wpadł w wielką melancholię i w niczym nie znajdował przyjemności. Dla mnie, co ją tak bardzo kochałem i co ją może kocham jeszcze, nic już nie zostało na świecie. Życie stało mi się nieznośne. Nie powtarzam wam przekleństw, któreśmy obydwaj miotali na bezecnego żołnierza. Nie mówię, jak potępialiśmy ojca, że tak źle córki pilnował i ile jej samej zrobiliśmy wyrzutów. Wszystko to rzeczy zwyczajne u nieszczęśliwych kochanków, a do niczego zgoła nie prowadzące. Obydwaj z Anzelmem, równo strapieni i równo niepocieszeni, usunęliśmy się w tę dolinę, gdzie każdy z nas pasie swoją trzodę. Pędząc życie wśród drzew, wzdychając na osobności, lub też śpiewając wspólnie piosenki na cześć Leandry albo na jej potępienie. Za naszym przykładem i inni kochankowie jej przenieśli się w te góry, by pędzić życie jak my. Tyle się stąd namnożyło pasterzy i trzód, że zrobiła się tu jakby druga Arkadia, o której zapewne nieraz słyszeliście. Odtąd nie ma tu miejsca naokoło. Gdzieby nie rozbrzmiewało imię Leandry. Tu pasterz nazywa ją płochą i lekkomyślną, inny mianuje ją nieroztropną i łatwą, inni znów potępiają ją i usprawiedliwiają razem. Uf opiewa jej piękność i opłakuje oddalenie. Tamten wyrzuca cierpienia, jakie mu zadaje. Wszyscy nią gardzą, a wszyscy uwielbiają, i ten szał ogólny tak jest wielki, że znajdują się tacy, co płaczą na jej obojętność, choć jej w życiu nie widzieli, lub mrą z zazdrości, choć jej wcale nie znali. Słowem, na wszystkich skałach wokoło, pod wszystkimi drzewami i nad brzegiem strumyków, widzisz tu tłumy kochanków, żałośnie rozpaczających. Echa ciągle powtarzają imię Leandry. Jaskinie gór dźwięczą nim bezustannie. Na korach drzew. Wszędzie ono wyryte, i rzekłbyś, że wody strumyków mruczą je tajemnie. Dniem i nocą brzmi tu w powietrzu imię andry, która o nas nie pomyśli nawet może. Wszystkich nas łudzi nadzieja, wszystkich przygnębia obawa, a żaden nie wie, czego się boi i czego spodziewa. Spośród tylu szaleńców, najdziwaczniejszym i najrozsądniejszym zarazem jest zapewne Anselm, współzawodnik mój. Który, mając tyle powodów do użalania, żali się wszakże na oddalenie Leandry jedynie i żale swe rozwodzi pięknymi śpiewami, wturując sobie na skrzypcach, na których gra do zachwycenia. Ja zaś, wcale nierozsądniejszy od innych, pędzę życie, utyskując na niestałość kobiet, na zawodność ich obietnic, na nieroztropność ich w każdym kroku. Teraz, panowie, Macie rozwiązaną tajemnicę słów, którymi strofowałem tę kuskę, kiedym się do Was zbliżył. Bo jako samicy nie cenię jej wiele, choć najpiękniejsza z całej trzody. I nie dziwcie się temu, bo nie wiem, gdzie boleść moją skierować. Nie wątpię, żem Was nie zabawił swoją opowieścią. Lecz boleję nad tym więcej niż Wy sami. Ale jeżeli raczycie uczynić mi prawdziwy zaszczyt i zajść do mego szałasu tuż opodal, Postaram się naprawić wyrządzoną wam przykrość, ugaszczając was skromną biesiadą z mleka, sera i owoców, która może miłą wam będzie. Rozdział 24. O zajściu Don Kiszota z pasterzem i o awanturze z pokutnikiem z wielkim przez kawalera dokonanej trudem. Historię uznano za dobrą, a kanonik, któremu podobała się bardzo chwalił wymowę pasterza, który unikając nieprzyzwoitych i prostackich wyrażeń opowiadał jako człowiek rozsądny i z wyższym o rzeczy wyobrażeniem. Proboż więc miał słuszność, utrzymując, że i w górach znaleźć często można ludzi z dowcipem i znających świat. Wszyscy kwapili się z okazaniem mu uprzejmości i ofiarowali się ze swoimi usługami. Ale Don Kiszot chciał się okazać wspanialszym niż inni. W dziwny wszakże sposób został za to wynagrodzony. Wierzaj mi, bracie, rzekł on, że gdybym był w stanie przedsiębrać jaką awanturę, nie czekałbym ani chwili, żeby ją na twoje poświęcić usługi. Biegłbym co żywo wyrwać Leandrę z klasztoru, gdzie bez wątpienia mimo swej woli zostaje i nie zważając na ksienie ani wszystkie mniszki na świecie, Złożyłbym ją w twoje ręce, żebyś z nią robił, co by ci się tylko żywnie podobało, byleś zachował prawa błędnego rycerstwa, które najmniejszej damom nie pozwalają robić przykrości. A toli mam nadzieję, że moc złośliwego czarownika nie będzie tak silna i że znajdzie się drugi przychylny dla mnie, co złamie jego zaklęcie. A w ten czas bądź pewny moich względów i potężnego poparcia Stosownie do praw mego powołania, które obowiązują wspierać uciśnionych. Pastuch, który dotąd nie zwrócił swej uwagi na Don Kiszota, zmierzył go teraz od stóp do głów i nie widząc, żeby mina jego zgodna była choć cokolwiek ze sposobem oświadczenia się, zwrócił się do balwierza najbliżej siedzącego i rzekł: Mój panie, któż to jest ten człowiek, co tak dziwnie mówi? He, kto on jest? Odparł balwierz. A któżby, jeśli nie sławny Don Kiszot Zmęczy, wielki protektor pokrzywdzonych, pojednawca zwaśnionych, płci pięknej potężny obrońca, postrach olbrzymów i niezwyciężony we wszystkich bitwach zwycięzca. To coś podobnego, rzekł pasterz, do tego, co można czytać o owych błędnych rycerzach, którzy te wszystkie, które wyliczyłeś, mieli przymioty. Ale jak mnie się zdaje, to powiem panu szczerze, że albo sobie ze mnie żartujesz, albo temu poczciwemu szlachciurze brakuje wełbie piątej klepki. — A ty, łajdaku, zuchwalcze! — wrzasnął Don Kiszot. — To ty nie masz ani jednej klepki wełbie, a ja ich mam tysiąc razy więcej niż psia mać, co cię wylęgła, i cały twój ród szelmowski. I to powiedziawszy... Porwał bochen chleba ze stołu i z taką wściekłością ugodził nim w pastucha, że mu nos na miazgę rozbił, a zęby w gębie jak w grzechotce zaklekotały. Pasterz widząc, że to nie żarty, nie rad krzywdy znosić, rzuca się wręcz na Don Kiszota i uchwyciwszy go za gardło, dusi niemiłosiernie. I byłby go pewnie uśmiercił, gdyby Sancho, nie zważając na całą zastawę, Półmiski, talerze, nie schwycił go za kark i w stos rozrzuconych naczyń, butelek i potraw nie powalił. Don Kiszot, oswobodzony z rąk napastnika, chwycił się znów do niego, a ten widząc, że ma z dwoma do czynienia, zaczął omackiem szukać noża około siebie, chcąc się krwawo pomścić za pokrwawioną twarz i potłuczone ciało. Szczęściem atoli kanonik i pleban zawczasu uprzątnęli wszelką broń sieczną. Balwiesz, człowiek bardzo miłosierny, ulitował się nad biedakiem i wziął się do Don Kiszota tak gracko, że go powalił pod siebie i okładał gradem kułaków, a mszcząc się za krew tamtego, tak mu nos oporządził, że obydwaj teraz wyglądali jakby w maskach, ani by ich nie poznał. Kanonik z plebanem pękali od śmiechu, łucznicy nie posiadali się z radości, a wszyscy podżegali ich przeciw sobie, jak psy. Sancho tylko wściekał się z rozpaczy, że nie może iść w pomoc panu, bo go trzymał jeden ze sług kanonika, ale nie mogąc mu być inaczej pomocnym, wołał nań, co gardło wystarczy, ażeby się trzymał ostro i dostojeństwa swego nie dał poterać takiemu świszczy pale, zaręczając, że jak tylko będzie wolny, to go wydobędzie z biedy. Kiedy jedni tak się śmieją, a drudzy za żarcie czubią, Daje się nagle słyszeć odgłos trąbki, tak żałosny i smutny, że wszystkich uderzył, a Don Kiszota najbardziej. I choć zbity na ciele i przywalony całym ciężarem przeciwnika, w duchu porzuca zemstę, a folgując ciekawości. Bracie szatanie, rzecze odważnie do napastnika swego. Bo kim innym przecież być nie możesz, kiedyś tak dzielny, żeś mnie dał radę. Wiesz co? Wstrzymajmy bój, chociaż na godzinę, bo mi się zdaje, że żałosny dźwięk tej trąby na nową wzywa mnie przygodę. Pasterz, dobrze znużony bójką, która i jemu dała się we znaki, puścił go zaraz, a don Kiszot zerwawszy się na nogi i wyprostowawszy należycie, otarł twarz skórzu i zwrócił się w stronę, skąd odgłos dochodził. Niebawem na pochyłości wzgórza pokazało się kilku ludzi. W białe szaty przybranych, jakby pokutnicy lub mary jakie. Z powodu niesłychanej suszy, w tym roku odprawiano w całej okolicy procesje, modły i pokuty na ubłaganie nieba o deszcz. I byli to właśnie mieszkańcy pobliskiej wioski, idący w procesji do świętego miejsca u podnóża gór będącego. Don Kiszot, skoro tylko obaczył niezwyczajny ubiór pokutników, niepomny, że sto razy w życiu ich widział, uroił sobie natychmiast, że to nowa jakaś przygoda, do której on, jako jedyny błędny rycerz w całym towarzystwie, sprawa i urzędu musi być powołany. Pokutnicy nieśli, jak zazwyczaj, święty obraz żałobnym kirem okryty. To jeszcze bardziej utwierdziło go w urojeniu. Zdawało mu się, że to musi być księżniczka jakaś, którą niecni rozbójnicy gwałtem uprowadzają. Tą myślą zagrzany, przypada żywo do pasącego się spokojnie Rosynanta, kiełzna go i wnet dosiada. Giermek broń mu podaje, a zasadziwszy tarczę, gotowy rycerz do boju w ten sposób przemawia do obecnych. Teraz to, zacni i dostojni panowie, obaczycie, ile światu na tym zależy, ażeby się na nim znajdowali ludzie poświęcający się błędnemu rycerstwu. Teraz, powtarzam, poznacie czyny moje, i gdy wrócę wolność tej damie uwięzionej, przekonacie się, jaka cześć należy się tym, których zakon wskrzesiłem. Rzekłszy to, wspina piętami Rosynanta, bo ostruk nie miał i cwałem puszcza się na pokutników, mimo usiłowań plebana, kanonika i sanczy, który z całej siły wrzeszczał na niego. — A gdzież u diabła lecisz znów, wielmożny Don Kiszocie? A czy cię diabli opętali, żeby tak godzić na świętość religii? Alboż nie widzisz, że to pokutnicy idą procesją I że nie żadną damę, tylko obraz Najświętszej Boga rodzicy niosą na barkach Cóż u stu piorunów, czyś się wściekł wielmożny panie, czy co? A dyć panie, panie, panie Dostojny rycerzu, zwierzchniku i łaskawco mój Zastanówże się, co robisz Na próżno Sancho krzyczał, lamentował i rzucał się Panu w głowę wlazło że musi uwolnić damę w żałobie i nie było rady. Sam diabeł już by go nie zawrócił. Przyskoczył do idących procesją, osadził Rosynanta na dwadzieścia kroków przed nimi i wrzasnął na nich chrapliwym i gniewnym głosem. Stójcie, nikczemnicy, co sobie twarz zakrywacie dlatego, że jesteście podłymi rozbójnikami. Stójcie i słuchajcie. Naprzód zatrzymali się ci, co obraz nieśli. Jeden z czterech księży, śpiewający litanie, widząc cudacką postać Don Kiszota, ostrokościstość rosynanta i całą śmieszność jego rycerskiego przyboru. Bracie mój, odezwał się, jeżeli masz nam co powiedzieć, to śpiesz się, bo tym biedakom bardzo ciężko i nie mamy wiele czasu do słuchania. Jedno słowo tylko mam powiedzieć, odparł Don Kiszot. A to jest, abyście natychmiast puścili na wolność tę piękną damę, której łzy i postać bolejąca świadczą aż nadto, że gwałt jej zadajecie i mimowolnie ją uprowadzacie. Ja, com powołany na świat po to, by podobne gwałty karcić, nie mogę was puścić bezkarnie, dopóki wolności jej nie wrócicie. Z takiej przemowy łatwo poznali ci ludzie, że pan rycerz był niespełna rozumu. Zaczęli się też śmiać serdecznie. Tego tylko brakowało. Bohater nasz, widząc takie lekceważenie siebie, dobył miecza i, jak wściekły, rzucił się ku obrazowi. Jeden z niosących go wystąpił zaraz naprzeciw Don Kiszota i grubymi widłami, którymi podpierał obraz w czasie odpoczynku, tak go uraczył za pierwszym zamachem, że widły prysły na dwoje. Pozostałą połową poprawił jeszcze, i tak go dojechał po lewym boku, że tarcza pękła, a Don Quixote runął na ziemię jak długi, ani znaku życia nie dając. Sancho, ciągle pilnujący pana, przybiegł natychmiast zadyszany, a widząc go tak poturbowanym, wołał na chłopa, ażeby mu dał pokój bo to jest biedny rycerz zaklęty, który przez całe życie nikomu nic złego nie zrobił. Chłop. Może by nie zważał na krzyki Sancza, ale spostrzegłszy, że Don Kiszot ani drgnie, sądził, że go zabił. Niewiele więc myśląc, zakasał komrzy i wziął nogi za pas. Drapnął jak oparzony. Towarzystwo Don Kiszota zbliżało się tymczasem. Ludzie z procesją, widząc ich pośpiech, a między nimi żołnierzy z muszkietami, sądzili, że trzeba im się mieć na baczności. Stanęli więc szykiem około obrazu i podniósł podniósłszy z oczu w kaptury, pokutnicy z dyscyplinami, a księża z wielkimi lichtarzami w ręku, czekali ataku, gotowi do obrony. Los szczęśliwy strony, na pozór zwaśnione, przyjaźnie pogodził. Kiedy Sancho myśląc, że pan już nie żyje, Rzucił się na ciało jego i straszne, a śmieszne jęki rozwodzić zaczął. Ksiądz od procesji poznał plebana z przeciwnego obozu. Uspokoiło to umysły obu stron. A kiedy pleban opowiedział koledze, co to za jeden był Don Kiszot, poszli zaraz razem, a za nimi pokutnicy i reszta orszaku zobaczyć, co się dzieje z biednym szlachcicem. Gdy się do niego zbliżyli, zastali Sancze zalanego łzami jakby pogrzebową mowę perorującego w ten sposób. O kwiecie rycerstwa, tobież to ginąć od nędznego kija, o zaszczycie rodu swego, pomniku sławy dla całej manczy i całego świata, który osierocasz swą śmiercią i zostawiasz na pastwę niecnym, co go do góry nogami przewrócą, bo już nikogo bać się nie będą, ażeby karcił ich rozboje. O rycerzu najwspanialszy od wszystkich na świecie Aleksandrów, coś mnie za ośmiomiesięczną tylko służbę udarował najpiękniejszą na ziemi wyspą. O ty pokorny, z dumnymi, z uchwały spokornymi, niebezpieczeństw jak kaniacz łaknący, na ciężką dole cierpliwy, w miłości nieprzenikniony, dobrych naśladowco, a tempicielu złych i wszelkiej niegodziwości wrogów. O rycerzu błędny, Tyś był wszystkim, czym być można na świecie. Jęki i szlochy Sanczy wskrzesiły Don Kiszota. Głębokim, przeciągłym i żałosnym westchnieniem dał pierwszy znak życia i rzekł zaraz. Kto zdala od ciebie, o nieporównana Dulcyneo, ten tylko nieszczęśliwym być może. Na każdym kroku czeka go niedola. Sanczeczku kochany, podźwignij mnie trochę i włóż na wóz zaklęty. Nie jestem w stanie utrzymać bystrego rosynanta, bo ramię mam strzaskane. Z całego serca włożę was, mój miły panie. Co tam? Wracajmy już do wsi naszej, wracajmy. Ci panowie nas odprowadzą. To wszystko przyjaciele wasi. Tam sobie ułożymy lepszą wyprawę, która nam więcej sławy i pożytku przyniesie. Słusznie mówisz, Sancho. Odpowie Don Kiszot. Roztropność każe unikać fatalnego gwiazd wpływu i strzec się złej godziny. Kanonik, Pleban i Balwierz potwierdzali to jego zdanie, a ubawiwszy się serdecznie gadaniną Sancza, usadowili Don Kiszota na wozie tak samo jak przedtem. Procesja ruszyła porządkiem do miejsca świętego. Pasterz, pożegnawszy kompanię, poszedł w swoją drogę. Strażnicy, widząc, że już niepotrzebni, wzięli zapłatę od plebana i odeszli także. Kanonik, uściskawszy się z plebanem i uprosiwszy go solennie, żeby mu donosił, co się stanie z Don Quixotem, pojechał dalej w swoją drogę. Wszyscy się rozjechali i został tylko pleban, balwierz, Don Quixot i Sancho z nieśmiertelnym rosynantem, który w tylu obrotach nie mniej dał dowodów cierpliwości niż pan jego. Wielkiego, słynnego i niezwyciężonego Don Kiszota usadowili w klatce na wiązce siana. Podwodnik zaprząkł woły i ruszył drogą, którą mu pleban wskazał. Jadąc noga za nogą, szóstego dnia przybyli do wioski pewnego szlachcica. I gdy wjeżdżali w samo południe, że to na szczęście była niedziela, wszystko co żyło zebrało się przed wieś i z wielkim dziwowiskiem witało współrodaka którego zaraz poznali. Kiedy tłumy ludzi obległy wóz i jedni przez drugich dopytywali się Don Kiszota, co się z nim działo, a tych, co z nim stali, dlaczego wiozą go tak dziwacznie, jakiś chłopak pobiegł uwiadomić ochmistrzynie i siostrzenice, że pan ich przyjechał do wsi na wozie wołami zaprzężonym, rozciągnięty na sianie, mizerny i wychudły jak szkielet. Biedne kobieciska przelękły się strasznie i aż litość brała słyszeć ich krzyki. Widzieć, jak włosy sobie z głowy rwały, jak okropnie te diabelskie księgi przeklinały. A wszystko to było niczym, dopóki nie obaczyły wchodzącego Don Kiszota i nie przekonały się, że jeszcze nędzniej wygląda niż im doniesiono. Na wieść o przybyciu szlachcica jedna z pierwszych przybiegła żona Sancho Pansa. Żeby ich powitać. I zaraz na wstępie, spotkawszy Sancze, pytała. No i cóż, mój mężulku, jakże się miewa nasz osioł? Miewa się lepiej, niż Pan jego, odpowiedział Sancho. Bogu najwyższemu chwała, że mi takiej łaski dał doczekać. Rozpowiedz, że mi zaraz, mój miły, coś zarobił na tym swoim koniuszostwie brudnym czy błędnym. Gdzież masz suknię dla mnie, gdzie trzewiki dla dzieci? Nie mam żadnych fatałaszków, odpowiedział Sancho. Ale przywożę za to daleko ważniejsze rzeczy. Aha, to co innego, aż mi serce rośnie, rzecze żona. Pokaż, że mi te ważne rzeczy, mój maleńki, pokaż zaraz, niechże sobie czym serce pocieszę, bo nie wiem, dlaczego od czasu, jakem twego pyszczka nie oglądała, ciągle mi tak smutno i przykro, że sobie rady dać nie mogę. W domu ci je pokażę, kobieto, odpowie Sancho. Trochę cierpliwości miej teraz, a za Bożą Pomocą mam nadzieję, że ruszymy jeszcze raz na wyprawę. I jak wrócę, zobaczysz mnie hrabią albo władcą wyspy. Ale to wyspy, co się nazywa wyspy porządnej, lądowej, nie takiej tam, co to tuzinami po morzu się walają. Dajże ci panie Boże, mój mężu, rzecze kobieta. Bardzośmy też zabiedzeni. Ale co to te zaspy, czy wyspy, mój miły? Bo ja to jakoś tego nie rozumiem. Nie dla psa, kiełbasa — odpowie sancho. Przyjdzie czas, to się dowiesz, moja kobieto, i ślepie wytrzeszczysz z dziwowiska, jak cię wasale jaśnie Wielmożną zwać będą. O dla Boga, sancho, co też to ty gadasz? Mnie jaśnie Wielmożną będą nazywać wasany? zapytała zdziwiona juana pansa. Takie było imię żony sancha. Nie dlatego, że byli krewnymi, ale że jak powiada Benengeli, zwyczaj jest w Manczy, Iż kobiety przybierają nazwisko męża Nie kwap się tak zaraz wszystko wiedzieć, odpowie Sancho Czekaj czasu, jak Żyd szabasu Poprzestań na tym, że ci to mówię i zamknij gębę Tymczasem tylko niech ci będzie wiadomo Że nie ma nic milszego w świecie, jak być koniuszym u błędnego rycerza, który goni za przygodami Prawda, że nie wszystkie przytrafiają się tak Jakby człowiekowi było pomyśli i że ze 199 bywa takich, co ci kością w gardle staną. Doświadczyłem ja tego, moja kobieto. Bogu dzięki, kosztowałem ja ich dosyć. Ale i one mnie też kosztowały, a nieraz i ugryzły porządnie. Bywało wszystkiego nieskąpo: to mnie w powietrze wyrzucali, to znów kijami na leśne jabłko zbili i to nieraz. Ale to się zapomni, i mimo całe złe, nie bacząc krzywdy i bólu, rzecz nad wszystko rozkoszna gonić za fortuną po lasach, borach, górach, głogach i przepaściach. O, żebyś to ty była wiedziała, w jakich się to zamkach bywało, po jakich gospodach stawało, i bez grosza w kieszeni, najesz się, napijesz, a zapłacisz tyle, co się z diabłem podzieli. W ten sposób rozmawiał Sancho ze swoją kobietą. Ochmistrzyni zaś z siostrzenicą rozbierały tymczasem Don Kiszota i położyły go w łóżku. On się przyglądał jednej i drugiej i poznać nie mógł. Pleban zalecił mocno siostrzenicy, żeby pilnowała wuja, a szczególniej, żeby mu nie dała znów się z domu wyruszyć, i opowiedział jej, ile mieli biedy ze sprowadzeniem go na powrót. Tu znów poczciwe kobieciska szlochać zaczęły. Znów najokropniejsze przekleństwa miotały przeciw księgom rycerstwa i do tego stopnia się uniosły, iż zaklinały niebo, żeby ich autorów w piekielnych przepaściach pogrążyło. Z całych sił wzięły się teraz do czuwania nad biednym szlachcicem. Pielęgnowały go jak mogły, drżąc ciągle ze strachu, żeby im znów nie uciekł jak tylko trochę do zdrowia powróci. Autor tej historii pomimo najusilniejszych starań o wyszukanie akt i dokumentów dotyczących trzeciej wyprawy Don Quixota, nie mógł nigdy ich znaleźć, a przynajmniej nie był nigdy w stanie powziąć autentycznych wiadomości o tej wyprawie. Sława jedynie przechowała w pamięci ludów Manczy, że Don Quixot, wyruszywszy po raz trzeci z domu, Przybył do Saragosy i był uczestnikiem w wielkim turnieju, gdzie dokazywał cudów godnych swej waleczności i doskonałości swojego rozumu. Autor również nie mógł się nic dowiedzieć o innych jego przygodach, ani jaki był koniec życia jego i nic by o tym wszystkim dotąd nie wiedział, gdyby szczęśliwym trafem nie był się spotkał z pewnym starym doktorem, który miał u siebie skrzynię ołowianą. Jak powiadał, znalezioną w fundamentach dawnej pustelni, świeżo odbudowanej, w której to skrzyni zamknięty był pergamin, a na nim spisane wiersze hiszpańskie greckimi literami opiewające niektóre wypadki z życia Don Quixota, wychwalające piękność z Stobozo, dziarskość Rosynanta i wierność Sancho Pansy, a oprócz tego wiele innych, nader ciekawych rzeczy wspominające. Pilny i wierny autor tej niesłychanej historii podaje tu wszystko, co tylko się daje z tego pergaminu wyczytać i za całą nagrodę trudów swoich w wertowaniu archiwów manczy, żąda jedynie od czytelnika, ażeby historii niniejszej wierzył, tak jak poczciwi ludzie wierzą księgom rycerskim, tyle dziś kredytów w świecie używającym. Nic więcej nie żąda. To mu aż nadto wystarczy na zachętę do nowych trudów i nowych poszukiwań, do wynalezienia rzeczy nie mniej prawdziwych, a co najmniej równie uciesznych.